Ale nie wiadomo, Hania jeszcze nie wie. Halo, halo, nie wiadomo, co robi Hania, więc jeszcze nie powiem głosu. Zaraz będziemy. Mam włączone góra. Zaraz poprawimy głos. Kochania przyjdzie. Rozbawi mnie komentarz. Gosia, hej, po raz trzeci. No bo w sumie trzeci lajk dzisiaj. Czam. Uwaga, headsety włączone. Przestań nie obgadywać widzów. Siema widzowie. Będziemy dzisiaj nagrywać odcinek. To będzie odcinek pilot. Pilotowy, czyli tak jak są seriale, na przykład jest pierwszy sezon pilotażowy, czy się przyjmie, czy nie. Tak samo dzisiaj ten odcinek nagramy z wami razem na live, żebyście się też o nim dowiedzieli, bo to wy przede wszystkim możecie brać bardzo czynnie udział w nagrywaniu kolejnych odcinków. A jak to zrobić? Co zrobić? To się dowiecie, więc musicie proszę być... To jest seria przeznaczona dla dwóch kategorii ludzi, można tak powiedzieć. Dwóch kategorii ludzi. No nie, żartuję. Dla dwóch grupy zainteresowanych. Jedna grupa to jest ci dla ludzie, którzy... Dla dwóch zainteresowanych. Grupy zainteresowanych. Jedna grupa to ludzie ci, którzy zawsze chcą mieć jakieś zdobienia na paznokciach i chcą sobie sami narysować i żeby im ktoś odwzorował te zdobienia, czyli to jest dla osób, które chcą być inspiracją dla innych. A druga grupa to jest dla osób, które chcą być... które mają już produkty jakieś w domu, które mają pędzelki, mają żele, mają akryl-żele, mają... co jeszcze mają? Pyłki, mają topy, żele kolorowe, hybrydy, cokolwiek masz w domu, żeby to narysować. Namalować, tu się nie rysuje, przepraszam. Malujemy. Znaczy rysować też może, jak masz jakiś pisak. Tak? Szukam kosza, nie mamy tu koszadyta? Nie mamy tutaj, musisz przynieść jakiś i co? I potem jak to narysujesz, namalujesz, nie wiem, czy tam Hania coś nie gada. Stworzysz z inspiracji, to rzucasz w kolejną grupę. I chcemy z tego zrobić taki turniej. Wyłonić najlepszą osobę w Polsce, najlepszego widza, który zrobił najlepsze zdobienia przez 3 rundy. Bo pierwsza runda będzie trwała przez 4 odcinki prawdopodobnie. Druga runda będzie trwała przez 1 odcinek i trzecia runda to już będzie playoff, czyli finał. W pierwszej rundzie chcemy wyłonić na przestrzeni 4 odcinków 50 osób, które później 50? Przychodzą. Tak, które później przychodzą do etapu drugiego. I w drugim etapie z tych 50 osób eliminujemy aż 42 osoby i zostaje 8 osób. No to widzowie. 8. Bo tam chyba grubą nagrodę można wygrać. 8 osób jest drabinka, jest taki turniej, playoff, czyli po lewej 4, po prawej 4 i tak się schodzą aż do finału. Ale co trzeba zrobić, Przemku? Co trzeba zrobić, Edyta? Już wszystko powiedziałem, czyli jeszcze raz powtórzę. Trzeba mieć grupę osób, które są inspiracją, czyli ludzie, którzy rysują nam zdobienia, malują, tworzą na paznokciach, rzucają w grupę. I znajdziecie w grupie, trzeba mieć grupę ludzi. Paznokcie. Tak, to jest jedna grupa, a druga grupa to jest namaluj moje paznokcie, pracę, czyli dla osób, które tworzą. Czyli ktokolwiek, kto ma styczność z paznokciami i tworzy jakieś zdobienia, ma szansę brać w tym udział i powinien. Jeżeli jestem na, myślę sobie, nie dam rady, będzie 1000 lepszych osób, właśnie nie, jesteś w błędzie. A dlaczego? No bo jeżeli będziemy mieli grupę osób początkujących, jeżeli będzie wystarczająco osób, dużo osób, to powstanie sezon drugi, trzeci, czwarty. I sezon drugi już może być podzielony dla osób, które są początkujące, które są zaawansowane, które są instruktorkami. Wszystko zależy od was, od waszej mocy. Chcemy z tego zrobić takiego bardziej, taki mocny... Challenge? Taki grup. Ma wyłonić ludzi, którzy są Hall of Fame, którzy zostaną zapisani na zawsze w kartach Hall historii KULO. Z Pawłem gadałem, poprosiłem Pawła, żeby przygotował taką stronę. Będzie nazywała się pewnie kulo.pl/Hall of Fame, coś podobnego i tam zawsze będziesz zapamiętana, na zawsze. Będzie mega giga wyróżnienie. I dodatkowo są jakieś tam marne nagrody w postaci 500 zł, na razie 500 zł na produkty z naszej marki. Możesz sobie wybrać, co chcesz. To są marne Kula albo Drillo. Nagrody. Albo jak nie słychać? Raz. Witaj wspierających, siema, dziękujemy za wspieranie. Odpalamy nagrywanie. Siema. Dobra, Adaś jest Tak, odpalamy nagrywanie.
I dzisiaj zaprezentujemy ale wam, jak to mniej więcej ma wyglądać. Czyli Edyta i Hania na początku stworzą inspirację i będą tymi osobami, które chcą zainspirować inne osoby do malowania. I jednocześnie odpowiadając na pytanie, tak, możesz być w grupie inspiracja, tak, możesz odmalować swoje zdobienie, tak, możesz wrzucić to zdobienie do grupy pracę. To te dziewczyny będą potem jurorkami, które będą odrzucały pracę innych osób. O, tego nie lubię. Edyta, przechodzimy przez cały etap, czyli najpierw się tworzymy inspirację, żeby też pokazać, o co chodzi. To bym sobie przygotowała coś. Ja też nie mam nic przygotowała, nie przygotowałam sobie niczego. Edyta, no właśnie o to chodzi. Chcemy zobaczyć, ile to zajmie, wiesz? Dobra. To jest właśnie o to chodzi. Po to jest live, po to, żeby to pokazać, jak to ma wyglądać, gdzie to wrzucić, jak zrobić zdjęcia, żeby przeczytać te regulaminy, które są jak na pierwszy rzut oka skomplikowane, duże, długie, ale to jest wszystko prościotto. Dobra. Poprawię cię plasterek. Czy każdy z was ma wodę? Hania, masz kubek, nie masz kubka? Mam picie tutaj. Masz? Ty masz tego, to ja idę po wodę jeszcze. Dobra, zaraz zaczynamy, tylko musimy, no troszkę nam się przedłużyły nagrywki innych odcinków. No po prostu zmieniliśmy koncepcję na dziś. W planach się pojawiło coś innego. Ja nie wiem, jak ty to odkleisz, Hania. Jak on się skleił. Ja mówię, co to takie luźne? Już. Pa, Gosia. O, koleżanko, tu się wszystko odpięło. Tak? Tak. Teraz to muszę odkopać. Łotkop to dziucho. Dobra, ja mam wodę, dziewczyny się przygotowują, bo dzisiaj cały dzień nagrywają od rana. Od rana są już nagrywki, wspierające potwierdzą. Twitchowce, Twitcherzy, Twitcherowce potwierdzą. Twitcherowce? Widzowie Twitcha potwierdzą. I teraz tu dziewczyny też potwierdzą, ja potwierdzam. Widzowie na Twitchu, jak chcecie się nazywać? Ej, prawie bym przelał. Ziomki, może najpierw na początku live'a się trzeba przywitać, nie? Cześć, ja jestem Przemek, jestem z pochodzenia Polakiem. Ja jestem Polakiem. Urodziłem się w Wodzisławiu Śląskim, mieszkałem długo w Jankowicach, potem w Rybniku, a potem przeprowadziliśmy takie się... Dane wrażliwe dajemy? Przeprowadziliśmy się na Teneryfę, na Fuerteventura, a potem na Teneryfę. Dzisiaj jesteśmy na Teneryfie. Dane wrażliwe, Przemek, podajesz. Teraz, jaka jest wasza historia? Skąd tutaj jesteś i jak masz na imię? Trzeba scalić grupę, nie? Tam. Dobra, to ja szybko powiem. Bo jeżeli się nie znamy, to jesteśmy obcy dla siebie, prawda? W 2006 roku zaczęłam sobie robić paznokcie u stylistki. Odpadały, po tygodniu zostawały trzy. Czyli miałam, a po co? Pytałaś, co tydzień płacić za przedłużanie, sama sobie to robić, nie? I sobie zaczęłam sama robić. Potem się wkurzyłam, bo mi nie wychodziło i chciałam tym pierdziachnąć, ale mówię, dobra, pójdę na szkolenie, może będzie lepiej. Nie było lepiej, ale nie poddam się, robiłam dalej te pazy. W 2012 otworzyłam salon, miałam potąd klientek, potem od 2014... zatrudniałam pracownic, przez mój salon się przewinęło chyba z kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt różnych stylistek paznokci. Potem co? A, jeszcze w międzyczasie oczywiście salony franczyzowe pomagałam otwierać. Co potem jeszcze? A, kursy stacjonarne prowadziłam, potem zaczęłam nagrywać kursy online. Kulo jest pierwszą platformą kursów online w Polsce, bo już od 2016 roku jesteśmy. No i co, potem się przeprowadziliśmy na Wyspy Kanaryjskie i też tam nagrywaliśmy kursy i zaczęliśmy YouTube'a ogarniać. Fuh, o Jezus, dużo się działo. Odrilo powiedziałaś? O Jezus Maria, Odrilo nie powiedziałam. Masz, do ręki biorę coś. Trochę widok zamazany? To pewnie... Mariola, upewnij się, czy nie masz upieprzonego ekranu. W międzyczasie jeszcze założyłam wraz z moimi przyjaciółmi najlepszymi markę Drillo. Wspólnie pracujemy nad nią po dziś dzień. W 2018 powstało Drillo? Dobrze mówię? Nie wiem, Edyta. Kurde, już tyle lat, że ja po prostu się gubię w tym. Bo się zdenerwowałam. Zarzekaliśmy się z Przemkiem, że my nie chcemy niczego sprzedawać fizycznie, w sensie takim magazyny, remamenty, nie jarało nas to, ale niestety poniekąd zostałam do tego zmuszona, bo produkty, które pokazywałam w kursie i na których miały się uczyć moje kursantki, niestety albo instruktorka rezygnowała z dystrybucji w Polsce, albo się zwijała interes, albo po prostu stworzyła markę, a potem stwierdziła, a wracam do pazów, rozumiecie, i różne rzeczy się działy, dlatego się zdenerwowałam, shoplisty się stawały nieaktualne, dlatego stwierdziłam, że będziemy sama wszystko robić. I po kolei wszystko od frezów się zaczęło i lecimy ze wszystkim, żeby kursantki miały produkty sprawdzone i miały nad czym pracować.
Edyta, ale dałaś historię. Ale w skrócie to powiedziałam. Ty to grubo pojechałaś. Teraz Hania. Tyle słów wypadło z swoich ust, że jestem w szoku. No, ja też. I to i tak jest mega skrótnie. No. Bo jeszcze tam pomiędzy się rzeczy działy. Myśmy byli chyba pierwszą firmą paznokciową, nie firmą paznokciową, ludźmi, co robiły w branży paznokciowej live'y na Facebooku. Z targów, co ja się na potargach nalatałam. Człowieku, wiesz, ile kosztowało pierwsze programowanie do robienia live'ów? Kilka stówek pewnie na miesiąc. Kilka stówek, Edyta. Jak ci więcej? Jak ci pokażę fakturę, nie? To sobie przypomnisz i padniesz. Ej, tu leci ten. Bo kiedyś nie było tak, że odpalasz se, robisz live'a. 2500 dolarów kosztowało. Na rok? No. Ja tak dotknęłam głowy i myślałam, że to z mojej głowy jakiś łupież leci, a to Przemek rusza sufitem i leci po prostu sufit. Myślałaś, że to twój łupież, a to nie łupież. Hania, byś tu łupieżu nie masz. Hania, teraz twoja krótka historia. Moja krótka historia, jak się tu znalazłam? O kurde. Ja się w sumie tu znalazłam przez Edytę i Pawła. Nie z własnej woli. Paweł też współpracuje z Kulo. Od lat. I przenieśliśmy się na... No, od lat. Przenieśliśmy się 2 lata temu na Fuerte, a potem na Teneryfę, żeby móc bardziej współpracować, żeby pomagać. No i siłą rzeczy też tutaj pracuję, pomagam, działam. Jest Hanna artystką. A co robiłaś wcześniej? Przychodziłaś do szkoły, obijałaś się? Wcześniej skończyłam liceum plastyczne i studia artystyczne, więc mam wykształcenie artystyczne, więc siłą rzeczy się wiąże, maluję. Nie dorastam jej do pięt artystycznie. Nieprawda. Nie, no, jakbyśmy na przykład obie poszły na kurs twarzy, dobra, na tipsach malowanych, dziewczyny, to byś na pewno to lepiej zrobiła. Ty byś musiała najpierw namalować pełnowymiarową twarz. Daj spokój, to jest dla mnie, to ja nie rozumiem. Łatwiej. Dobra, a teraz czas na widzów, nie? Teraz myślę, że przedstawiliśmy. Czas, jakbyśmy pierdziachnęły to. Drugi raz. Dobra, ty się wsuń, a potem ja. Ty się wsuń. A teraz odpalić nagrywanie? Będziesz o tym pamiętać? Tak, odpalę nagrywanie, najpierw sobie ustawię kamerę. Checklistę sobie włączę. Nie mam tu chusteczek, Hania. Nie mam checklisty tam żadnej. Dodanej. Dobra, jeszcze tę kamerę chusteczek. Z góry musimy teraz zrobić, pokażcie. Masz tą taką do tabletu tam. Ach, taką chcesz, do tableta. No ja dobra, ja myślałam, strzepnąć, że chcesz z tym, nie wiem, obetrzeć. Strzepnij sobie ucho. Dobra. A czemu ten czat na żywo? Tam w ogóle ktoś po drugiej stronie jest? No i twitchanie, o, może być. Czy się czat zepsuł? Czat nie działa. Czy jesteś teraz w Polsce? Nie, cały czas siedzimy teraz na Teneryfie, bo się przeprowadziliśmy. Coś nie działa. Przeprowadziliśmy się na Teneryfę w zeszłym roku, dosłownie chyba niecały rok temu. No tak. No w sierpień, wrzesień będzie, we wrześniu będzie rok. A wcześniej była Fuerteventura. Zasłuchali się. Czy planujesz wrócić? Tego najstarsi Indianie nie wiedzą. Ale wrócić do czego? Do grania w... No pewnie do Polski, wiesz. Aha. Tak. To na tipsie będziemy robić? Co będziemy robić w ogóle? Jeden kadyta. Najpierw jesteście, wczuwacie się w rolę. Włącz proszę grupę. Najpierw musisz przeczytać zasady w grupie. Dobra. Tak jak każdy uczestnik powinien zrobić, który chce wziąć udział. Proszę czytać zasady. To jest ultra ważne, ziomeczki. Dobra, z zaraz góry macie pokażę kamerę, widzicie jaka jest góra, ale Edyta, nie? Mhm. Będziesz chciała pokazać, co jest blisko, to będzie ta kamera góra blisko, okej? Okay? A czekaj, pokazujemy już, bo jeszcze się nie nagrywa, nie? Nie, jeszcze nie, czekaj, Edyta, chwilę. Poczekaj, aż chwilę. Ja ten. Ale sobie ją znajdę, nie? Masz cleaner. Taki z acetonem może być? No tak. Taki, bo tego mi nie ma szkoda na wzornik. No jest acetonem, więc... Proszę. Może ja ci rozpuścić tipsa. I taką będę mieć paletkę. To se nałóż... Aha. Okay. Bo ty zajęłaś wszystkie fajne, ja jedną sobie też wziąłam do domu i nie. No, ja będę malować na opaskach ściernych. Dobra, tak jakie zawsze macie pytania odnośnie serii? Czy macie, pojawiają wam się w głowie jakieś wątpliwości, pytania odnośnie serii? Do tej pory co usłyszeliście? Czy coś jest takiego, co chcielibyście już o coś zapytać? Żeby rozwiać wątpliwości. Tak. Jak się nazywa ta grupa? Edyta. Proszę. O! Okej. Okay. Namaluj moje paznokcie. Jednak... Dobra, Hania, tu nie ma karty jednej? Nie mam już kart. Nie mam już tylko kart? Takie... Oła! O mniejszej... Dawaj. Inspiracje czy... Inspiracje. Najpierw chodzimy w inspiracje, dobra. Jest teraz to będę czytać. Dajcie temu czas, zarobić wszystko wyjaśniane. Będziesz recenzować każdą stylizację.
Chyba ta. Ale będziemy, to i tak będą... Będziemy na odcinku przeglądać, będziemy dyskutować. Tak, 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 będą grafiki. Już można, można cały czas wstawiać inspiracje i pracę, chociaż nie zamknęłam postu, więc nie wiem, jak to teraz zrobimy. No dziewczynie, mogą dokładnie, do kiedy będzie można wysyłać inspiracje i pracę. Co nagrywki miał być zamykany post i otwierany po nagrywkach, pamiętasz? Na ten przedłużymy, bo jest na razie mało, to nie? Ten przedłużymy. Godzina 52. Czyli musicie cały czas stać, ale najlepiej wysłuchać, o co chodzi. Dobra. Dobra, 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 dobra. Gotowi? Włączamy nagrywanie. Opowiecie o wstępie, że to jest pilot, czy jakie będą kryteria oceny? Co będzie oceniane we wzorkach? Edyta, to już później się zrobimy. To jest, na tym etapie się nie martwimy. Na razie musimy, tam muszą być ludzie. Bez ludzi nie żyjemy. Nie ma ludzi, nie ma serii. Uwaga, odpalam nagrywanie na froncie. Front się nagrywa. Uwaga, nagrywam, odpalam nagrywanie na kamerze, ale z przodu. Ja sobie tu będę tym operował, żoneczki. Tak, dobra. Kamera prawa zza, czyli na Hanie nagrywam. Już mi się odkleiło to, nie? Góra nagrywam. Nie, to ja jestem tak... Góra blisko nagrywam. Prawa zza nagrywam. Dźwięk nagrywam. I co jeszcze, Hania, brakuje? I tutaj nagrywam, tak? Naleciliście 7 kamer, czy nie? Góry obie? Tak, góry obie migają. Jeszcze jeden plaster, to się będzie cały czas... Lewa zamiga. Przemek, podasz plaster? Proszę bardzo, tutaj plaster, ten sam nożyczki. Problem, co ty. Tak. Tak. No, my musimy mieć jakieś ręczniki. Nagrywa się tutaj głos. Dziewczyny się przygotowują, a ja w skrócie powiem, o co chodzi. To jest odcinek pilotażowy, czyli pokażemy wam krok po kroku, jak ma wyglądać seria. Co trzeba zrobić na początku, co trzeba zrobić w środku i co trzeba zrobić na końcu. W skrócie, na początku masz być inspiratorem, czyli wrzucasz prace twoje, które chcesz, żeby były na paznokciach, żeby zmalowały to osoby, które zajmują się malowaniem paznokci, do grupy inspiracje, czyli namaluj moje paznokcie inspiracje. Potem jako artystka szukamy ludzi, którzy są początkujący, którzy mają w ogóle tylko pędzelek i hybrydę. To ci wystarczy na początek, na serio, nie? To tak. Wystarczy. No. Którzy zmalują pracę i wrzucą do grupy namaluj moje paznokcie pracę, a potem przez 4 odcinki będziemy odrzucać wszystkie osoby, aż zostanie 50. W drugiej fazie będziemy odrzucać z tych 50 42 osoby, aż zostanie 8. 8 aż zostanie. I na końcu będzie finał, tabelka będzie, playoff będzie. Po lewej 4 osoby, potem z tych 4 zostaną 2, tak, z tych 2 zostanie 1. Jedna wygra, będzie hall of, to będzie osoba, to będzie pierwsza... To będzie czyli, najważniejsza czekaj, od osoba dołu. Tej serii. Zapamiętają każdy. Pierwszego Big Brothera kto wygrał? Pierwszego... Nie wiem, jakiej jeszcze serii kto wygrał, ale, ale się zdychałem. Dobra. Jeżeli pragniesz sławy i docenienia, witaj. Jest. Jaka słaba ostrość. Emil, umyj sobie telefon. Emil, przepraszam. Żartuję. Ostrość jest dobra. Czyli bardzo dobra. Dobra, albo uwaga. Lepiej, zwiększ sobie jakość wideo. Tak. Z 240 YouTube... na wyżej. Dokładnie tak. Dobra, zaczynamy. Edyta. O co tu Hania. Chodzi? Hania i Edyta mają przed sobą ekrany, monitory. W sensie monitory. Czekaj, czekaj, Edyta. No. Edyta. Teraz sobie tam wpisz. Teraz wpisuj, bo było widać na live. Aha, bo to nie ten... O, już cię spalcowałam. Wejdź sobie, Hania, w grupę też. Ja nie umiem tego obsługiwać. Tu musisz od samego dołu. Aha. A, dobra, tu paluchem musisz zrobić. Facebook grupa. Było. Było, było. Było, było, było. Grupę. Łapki dajcie, kotka. Siema, kotka. Jezu, co tu się dzieje? Dobra. Gotowa, Hania? Tak. Tak jest. Włączam kamerę z góry. Dziewczyny mają teraz grupę. Kulo na mailu moje paznokcie. I to jest grupa, która nazywa się Inspiracja. Ta pokaż gdzie. Jest ta nazwa. Tutaj. Proszę bardzo. Namaluj moje paznokcie, myślnik inspiracje, czyli tutaj będziecie wstawiać graficzne inspiracje, które później ja albo Hania, którąś z tych prac, zmalujemy. I widzowie. I widzowie. Czyli a widzowie tak. Mogą sobie wybrać, którą chcą inspirację, czy tylko tak. Tą, co my tak. Wybierzemy? To możecie stąd brać, co chcecie. W całej tej serii chodzi o to, żeby połączyć tych ludzi, którzy... Chcą mieć jakieś inspiracje. Jest 1000 osób, które chcą mieć jakieś inspiracje namalowane i stylistka przychodzi, tego nie potrafi wykonać, prawda? Mm-hmm. Więc jest dużo ludzi, którzy chcą mieć jakiś pomysł na paznokcie, czy to będzie fajnie wyglądało, czy to jak to stylistka zrobi. Są ciekawe te osoby, nie? A można na tipsach to robić? Na 5 tipsach obok siebie? Czy Edyta. Trzeba na paznokcie? Hania ci zaraz pokaże. Hania, wszystko pokaż. W zasadach. Hania, możesz za chwilę ruszać, tylko sobie tutaj dam bardziej na ciebie. Tak, tak.
Widać od Hani ekran? No, musiałaby Hania zrobić screena. Jest ostrość? Może zrobić screena i powiększenia. Jak się robi screena na tym urządzeniu? Chyba tak i tak. Te dwa na górze. Powiększ sobie. A to nie jak w tej grupie. Aha, ty masz tę drugą grupę. Dobra. Dobra, jest pięć zasad. To jest ta druga grupa? Jaka grupa? Paznokcie? Czy inspiracje? Inspiracje. Inspiracje. Dobra. Jesteśmy, Edyta. I zasady są bardzo proste. Pierwsza zasada to pomysł na zdobienie musi być narysowany na zdjęciu twojej dłoni. Przykład takiego zdjęcia znajdziesz na dole tego posta. Nie to teraz tutaj. Moją przemień Przemku tak. Kamerę. Czyli bierzesz po prostu swoją dłoń na jakimś fajnym tle. Żeby dwa namaluj zdobienie. Najlepiej jakimś jednolitym i fotografujesz, żeby wszystkie paznokcie były widoczne. Na przykład tak ja mam białe paznokcie jasne, to mam tło czarne. Nie zrobię sobie na białej ścianie, bo by paznokcie nie było widać, więc tło jest kontrastowe. I tutaj mamy zdobienie. Tylko, to że tu jest kwadrat. Przykładowe zdobienie, tak? Tak. Hania. Drugi punkt. Ale się dziwnie zrobił ten screen. Rysunek i zdjęcie dłoni musi być twojego autorstwa. Czyli nie kradniesz czyjejś pracy, nie kradniesz czyjegoś zdjęcia, najlepiej po prostu bierzesz swoją dłoń. Możesz wziąć dłoń partnera, partnerki, siostry, ale zdjęcie wykonujesz sama. Czyli jest twojego autorstwa. I tak samo rysunek. I teraz tak, punkt trzeci. Zdobienia muszą być namalowane odręcznie. I masz na to dwa sposoby. Odręcznie, czyli albo bierzesz jakiś prosty program, typu Paint. Nie wiem, jakie są jeszcze proste programy chyba na tabletach. Chyba Paint ma każdy, a na tabletach to chyba zależy od tabletu. Bo na przykład, jeżeli chodzi o tablety Apple, to podczas robienia screena masz już od razu narzędzia różne, w których możesz malować i tu sobie malujesz. Zazwyczaj każde urządzenie ma jakiś taki jakby systemowy program do rysowania. Nawet tak na telefon rysujesz. Można jakąś prostą aplikację ściągnąć i rysować też na telefonie. Nawet w Messengerze się da, ale tam może być trochę problem z szczegółami. Dobra, pytanie do widzów. Czy macie teraz jakieś pytania odnośnie tego, jakie zdobienia mogą być, jakich nie powinno być? Czy powinno być na pięciu palcach, czy powinno być na dwóch palcach? Macie jakieś pytania? Piszcie teraz w komentarzu. A ja za chwilę przeczytam. A Hania, a ja jeszcze dokończę o drugim sposobie. Nie musi być to cyfrowo na komputerze, może być to po prostu fizycznie, biorąc papier i kartkę. Papier i kartka. Długopisy, kredki, mazaki i po prostu drukujesz sobie te zdjęcie i malujesz na tym zdjęciu, albo malujesz na papierze, wycinasz i przyklejasz do tego zdjęcia. Czy muszą być wszystkie kształty paznokci identyczne? Myślę, że nie, bo będziemy i tak potem jeden malować. Więc będziemy jeden paznokcie, a, czy ale potem widzowie. Widzowie muszą, praca widzów musi być na pięciu paznokciach, czyli całe zdobienie. Czyli więc wybierasz sobie jeden kształt tak, i robisz na pięciu paznokciach. Chyba, że chcesz mieć pojechane i chcesz sobie, jak nie potrafisz sobie wyobrazić, jak będzie wyglądało pięć paznokci w jednym, w różnych kształtach. W sensie, wiesz, na przykład migdał, kwadrat i migdał sobie zrobisz, takie życzenie masz? Oczywiście możesz zrobić, nie? Dowolna inspiracja jest dowolna. Możesz pomieszać kształty, to nie musi być wszystko w jedno. Okay. Czy można w Procreate, możesz robić w czym chcesz, Aniu, w czymkolwiek ci się zauważy. Jakimkolwiek, program do rysowania. Na tu będziesz miał odcinek, więc posłuchaj teraz dalej, a w odcinku będziesz miał początek, więc będziesz wiedział od początku. Bo nie możemy powtórzyć, bo nagrywamy odcinek, wiesz? Dobra. Zróbmy teraz przykładowe zdjęcia, co zrobili dziewczyny i ludzie w grupach. Może ludzie w grupie już to zrobili? Czy nie? Czy Hania chcesz jechać dalej z tym? Dokończę, bo to jest takie, myślę, że będzie spójnie. Dobra, czwarty punkt to w swoim rysunku wykorzystaj takie kształty paznokci jak migdał, owal, kwadrat, szpic. I przykłady tych kształtów są na drugim zdjęciu pod postem. Edyta? Tutaj macie kształty, z których możecie korzystać i albo po prostu ręcznie je powtarzacie, rysujecie, albo możecie sobie je albo wyciąć w programie, albo fizycznie wydrukować, wyciąć i poprzyklejać szpic, na zdjęcie. Migdał. Dlaczego takie kształty? Kwadrat, ponieważ owal, większość ludzi takie kształty rozpoznaje, większość ludzi, osoby, które będą brały od was inspirację, chętnie je zmalują, niż jakbyście dali jakieś wymyślaty. To by musiała być też balerina. Wymyślaty kształt? Więc jak będzie balerina, to się nic nie stanie. Dobra, Hania, jaki masz kolejny punkcik? I ostatni punkt. Zdobienie powinno mieć prostą formę, nie wklejaj na nie gotowych grafik, zdjęć i tak dalej. Czyli po prostu rysujemy odręcznie, one mają być proste w takim znaczeniu, że no po prostu nie bierzemy jakiegoś zdjęcia, nie wklejamy czegoś. Wszystko robimy ręcznie, masz namalować. Proste, czyli nie przejmujemy się, że jak nie ma jakichś cieniowań i tak dalej. Może być po prostu linia, plama.
Taki przykład zrobił Paweł na przykład. Paweł zrobił bardzo przykład, fajny. Na przykład. Paweł zrobił, nawet okrasił to swym komentarzem. Lato, plaża, piwerko, atrakcje, szmery i bajery. I wkleił to wszystko na kwadracie. Widzicie? Uwaga! To jest paintem nie robione. Nie uwierzycie w to. W to na serio nie uwierzycie. O co zakład... Nie. Bo nas panu... Nie uwierzycie. Czekaj. Zgadnijcie, jakim programem malował Paweł. Patrzcie na zdobienie. Przemek nie mógł w to uwierzyć. I zgadnijcie, jakim pięknie programem to malował to Paweł. Ja nie potrafiłem w to uwierzyć. Ja siedziałem 3 minuty, patrzyłem się w twarz z twarz Pawła z gębą otwartą, z niedowierzeniem, w czym on to namalował. To jest niemożliwe. Ja powiem, że Paweł poświęcił na to 30 minut, a on zawsze robi takie zadania ekspresowo, więc 30 minut na Pawła to jest kupa czasu, więc poświęcił na to dużo czasu i pracy. Kanwa. Ale mnie jest efekt. Szczerze, program mnie nie dziwi, mnie coś innego bardziej dziwi. Co cię dziwi? Że to nie było, bo mamy tablet, mógł wziąć tablet i malować to, wiecie, ten. A on to myszką robił, nie? I to jest malowane myszką. Ja powiem, że Paweł zawyżył poziom od razu na początku. Ta palma to w ogóle ten ocean. Ale ten portret. Ta babka z piasku. Ten portret. Talia nawet została uwzględniona, te proporcje. Mnie inny bardziej zaskoczył. Faktycznie jest babka z piasku? No. Jest to babka z piasku. No paintem, dokładnie. Malował to paintem. Wyobraźcie sobie. Gościu, który nie jest ekspertem w paintowaniu, pierdzielną takie coś. Dobra, lećmy dalej, Edyta. Gratulacje, Pablo. Potem Krystek zrobił. Poziom rysowania 0 na 10. Przedstawiam moje zoo. Bardzo ładne. Tu mamy jakiegoś motylka, tu mamy pieska, tu mamy biedronkę, tu mamy kurczaczka, a to jest... Musiałabym się zastanowić, swoją co to jest. Ten palec, jak się nazywa, Dyta? Serdeczny. Na serdecznym Paweł i Krystek namalowali ptaka. Co to jest? To jest wąż. A nie jest to żyrafa? Albo żyrafa, mi się też tak kojarzy, no. To jest Viva Piñata, żyrafa. Albo Viva Piñata jakiś taki, nie? Bardzo ładnie, więc widzicie, wszystko malowane. Taki też jednolity styl. No, fajnie, no, no. To wszystko tak pasuje i gruba wygląda. Gruba linia, cienka linia. Elegancko, nie? Gruba i cienka. Hania, co masz u ciebie za kolejne zdobienie? No, to najpierw powiemy kto. Patrycja Duda. Oto moja inspiracja. Lama. Paznokci w motywie termowizji. To mnie zaskoczyło. Bardzo mega, ładne. Mega kreatywne. Bardzo ładne. Dobrze to jak wygląda. Myślisz, co to jest? To jest postać. Pięknie namalowana uda, talia, tors, tutaj troszeczkę, wiecie, tego karku. Naprawdę to dobrze wygląda. Tu odbicie dłoni, bardzo ładne. No i piękna praca. Kolejna osoba, która dała inspirację. Przemysław. Przemek. Czerwone. Uwielbiam czerwony, lubię prostotę. Wybierz mnie. No, ja wiem już, że Przemek zachęcił nie tylko migdałem siebie do zmalowania, ale jeszcze kogoś innego. No, migdałem i kolorem czerwonym. On mnie dobrze zna po prostu. Jakie buźki. No i te buźki, nie? No, troszeczkę muszę powiedzieć, że mam wrażenie, że Przemek najmniej czasu poświęcił ze wszystkich na to, ale też doceniam kunszt i to, że wybrał jednak to nie jest konkurs, że masz najwięcej czasu poświęcić. To ma być fajne i ciekawe. Dla mnie to jest bardzo ciekawe i proste i mi się takie coś podoba. Każdy ma swój świat w głowie, prawda? Tak. Dobra, Edda, co tam masz kolejna jest Sylwia z inspiracją w klimacie morskim i Arielka, ale tutaj mam wrażenie, że to chyba zostało skopiowane, albo ktoś ma taki talent do malowania, bo to tak troszeczkę wygląda jakby, bo też trochę pikseloza jest, nie? Trochę jest pikseloza. Tak jakby... Czy może być takie skopiowane, bo Hania mówiła o obrazie w sensie takim, ja myślałam, że zdjęciu takim, jakby to powiedzieć, obraz, jak idziesz z aparatem, robisz sobie zdjęcie krajobrazu. Też może być, czy nie? No może być chyba. No nie wiem, bo tu na przykład nie ma tych szczegółów pokazanych, pokaż, bo jest pikseloza tutaj. Nawet nie wiemy, jak nos wygląda, więc tu by musiało być troszeczkę lepsza jakość zdjęcia, żeby to było dobrze widoczne. Aha, że ty chcesz jakby lepsza malować, jakość zdjęcia. Problem polega na tym, że jeżeli ktoś będzie malował z inspiracji, to nie namaluje tego zdobienia, ponieważ brakuje w nim szczegółów, tak? Szczegółów i najgorzej się maluje z takiej pikselozy. Mają być widoczne szczegóły. Można coś uprościć po tym na paznokciu. Ja mam inne doświadczenie. Tak? Tak. Mi się dobrze będzie z takiego malować. Właśnie jest mało szczegółów, więc jest mniej do odwzorowania.
Ale to potem nie będzie dobrze wyglądać całościowo. Dobra, jak no nieważne. Macie na przykładzie, co człowiek to obyczaj, tak można powiedzieć? No. Edyta woli szczegóły, Hania nie. Więc myślę sobie, Hania, że ta zasada, że zdjęcie, możemy jakoś tam przymknąć oko, niech jest zdjęcie. Myślisz, że tak? Najwyżej ale ktoś, jak... wiesz, najwyżej ktoś nie odmaluje i tyle. Najwyżej, jeżeli stwierdzimy, że raczej tego się nie da namalować na paznokciu. Wypuszczę. No. Naszym zadaniem jest wybrać najlepszą osobę, która najlepiej odwzoruje, która będzie najbardziej czuła klimat wszystkiego, w której wszystko będzie pasowało i zrobi lepiej niż inspiracja, pewnie domyślam się, nie? Hania, kogo masz następnego? Następna jest Ula Kapuścińska i dodała inspirację w stylu pastel gold. Tutaj fajna praca. Tutaj mamy też, widzicie, tu chcę zwrócić uwagę, że paznokieć jest bokiem, ale jest fajnie odmalowany na wprost, mm-hmm. że wiemy, jak to namalować. Nie, jest napisane, nie? I jeszcze są notatki. Tak. Elementy 3D żel i tutaj, że kokardka też jest 3D. Bardzo ładnie to jest zrobione. Bardzo ładnie to jest zrobione. To mi się tutaj mega podoba. Te brokaty wokół białych serc. Śliczne to jest. I tutaj, że to jest tak, to tak trochę wygląda albo taki gotowy łańcuszek zrobiony w kształcie serca, albo też tak można namalować. Mm-hmm. I takie ombre dookoła różowe, a tutaj dookoła białe. Super to wygląda. No to zakontynuuj kolejną osobę. Świetna praca. Kokardka 3D. Co to było? I teraz mamy Julię. To też będzie bardzo łatwo odwzorować, bo tu mamy, widzimy, że to jest srebrna kreska, czyli już wiem, czym to zrobić. To jest mokre na mokre. Perełki jakieś, wszystko mamy. Bardzo fajny, szybki, prosty wzór. Dobrze to wygląda bardzo. I Hania, leć z kolejną osobą. Następną osobą jest Baldier Ashot Rozjew. I ja stwierdziłem, że zrobię stylizację w sposób rysowania na papierze zdobień. No i tutaj fajnie, tutaj mamy inny sposób, jest sfotografowana dłoń i są tutaj doklejone... kartki papieru. Tak, które... najpierw myślę, że one były narysowane na papierze i potem w programie dorysowane jak najbardziej, tak, że tak można zrobić, bo tutaj jak wejdziemy dalej, to tutaj są rysunki zdobień. Ale nie wiem, czy ja bym dała radę namalować to, bo tu tak do końca nie widać szczegółów. Edyta, ty i te szczegóły. No, ale to skąd mam wiedzieć, jak bo to... jest, moim zdaniem to jest tylko inspiracja. Tak? Mhm. No dobrze. Musisz sobie poradzić. Cześć, Nicole. O, mamy też nazwy zdobień. Tak? Pierwszy to Wrona, drugi Wrona, to Tadżykistan, Lasy Teneryfy, Wschód Kwiatów i Nietoperz. I wszystko jasne. Kreatywnie. Informacja dla ciebie jeszcze, ziomeczku, żebyś stawiał zdjęcia pionowo, nie poziomo dłoni. O tak. Będzie się dziewczyną lepiej pobierało i masz większe szanse na to, że wybiorą ciebie. Dobra, Edyta, kogo ty masz? Teraz mamy Marikę, która napisała, że to są krajobrazy, to jest to. Na paznokciach też. Zamiast czerni fajnie by było pokryć to jakimś pyłkiem holo lub złoty. Aha, i tutaj to już jest jakiś, zobaczcie, to już jest jakiś obrazek, ale mimo wszystko, widząc mym okiem, jestem w stanie to odmalować. Widzę, że te wzorki są na tyle proste, na tyle takie graficznie niewymagające, że to spokojnie można odwzorować i widzicie, że to ładnie tworzy fajną tutaj całość, nawet jak się tak zrobi. Uwagę na, że jest bardzo dobre jakościowo po prostu te wzorki. Tak. My widzimy wszystko. Nawet po powiększeniu pięknie widać wzory. Teraz i one, jak tak zrobisz, to one właśnie tak będą tworzyć coś takiego, nie? Teraz się trochę zastanawiam, że sobie utrudniliśmy wstawiając tak zdjęcie, bo wszystkie wzorki są w tą do góry stronę, nogami, no. A tutaj właśnie Marika tak fajnie odwróciła. No ale to sobie poradzimy, odwrócimy sobie. Więc tutaj Marika, bardzo doceniam to, że pomyślałaś i u góry wstawiłaś inspirację, tę samą inspirację w tym sposób, tak jakby myśmy patrzyły na tipsy. Jest to początek sezonu, więc wszystkie niedogodności będą poprawione w kolejnych edycjach. Będziemy levelować go. Pięknie. Dobra. Następną osobą jest Klimuk Karolina. I Karolina pisze, moim zamiarem był napis Kulo Queen. Stylizacja na obu dłoniach, napis można wykonać czarnym kolorem, natomiast te kuleczki narysowane to mogą być cyrkonie opalizujące w kolorze różowym. O, mam takie. I tu też zdjęcie fajnie jakby było bardziej w, jakby to nazwać, w ale pionie. Tu akurat nie trzeba, bo tu w sumie to są napisy. I tutaj też mamy wersję papierową. No ale jest większa szansa, że komuś, wiesz, popatrz, przez to, że wrzucisz zdjęcie bokiem, to ktoś może powiedzieć, a nie chcę się tego malować, no bo muszę odwracać. Znowu jest taki, wiesz... Mam więcej roboty. No ale żeby namalować literę O, to ja nie muszę odwracać, żeby wiedzieć, że to jest litera O. Rozumiem.
I tutaj mamy drugie zdjęcie. Pierwsze to jest Kulo, napis, a tutaj mamy Queen. Czyli w tej samej. Też fajny pomysł. Dłonie. Widzicie, jakie mają różne opcje widzowie? Różne są tutaj do dyspozycji sposoby na pokazanie inspiracji. Następna inspiracja jest od Pauliny, zmalowana po obejrzeniu bajki z synem, czyli to była bajka Minionki, przypuszczam. No i też fajne, proste rzeczy, banana, bardzo fajna inspiracja, podoba mi się. Myślę, że to będzie bardzo fajne do odmalowania, na paznokciach będzie się to pięknie prezentowało. Dobra, myślę, dziewczyny, że już trochę tych prac przeszło, nie idźmy już dalej. Mamy początek pokazany, jak to może wyglądać. Wiemy, że potrzebujemy ludzi, którzy potrzebują, którzy zrobią nam inspirację. A dzisiaj zobaczymy, jak wy zrobicie sobie z inspiracją do grupy, więc zapraszamy. Zdjęcia i malujemy inspirację, a ja tutaj będę operował kamerą. Nie jestem przygotowana, ale będę robiła to. Nie musicie być przygotowane. Gdzie jest ten aparat? Tu, z tej strony. Kto powiedział, że musi być przygotowane? A nie lepiej telefonem sobie przesłać? Po prostu bierzesz, robisz zdjęcie, no, malujesz. Damy rada. Ja już mam zdjęcie w sumie zrobione. Hania ma zrobione. Więc zobaczymy, jak dziewczynom pójdzie taka inspiracja, ile im to czasu zajmie. Ej, widać tę drabinę w tle? Nie widać chyba, nie? No nie widać tutaj. Nie. Mogą być wszystkie podglądy w tle, czy nie bardzo? No Edyta, jak Edyta powiedziała, jak Hania powiedziała, jakie zrobiła reguły? Masz tutaj takie tło, popatrz, a ty robisz na tle z telewizorami. No Edyta. Jeszcze raz zrobię. Reprymenda. Proszę pani, pani Edyto. To proszę, zejdź mi z tła, Przemysławie. Proszę ogarnąć to. Dobra, co wy nie ma to jak robić kamerę. Zdjęcie tabletem, nie? Proszę, Przemysławie, zejść mi z tutaj. Jeszcze mam zejść? Dobra, jest lepiej. Dobra, i dziewczyny robią pierwszy etap, czyli zrobienie zdjęcia własnej dłoni, własnym paznokcią. Ania, dotkniesz mi, żeby i mi się i zaraz zobaczymy, jak dziewczyny będą rysowały. No patrz, jaka pikseloza, o co jestem chodzi? Ciekaw, skąd... Czekaj, może brudny. Może brudny. Skąd wezmą inspirację i co narysują, jaki jest ich poziom rysowania? Czekaj, możemy przecież wyjść stąd, nie? Możemy zrobić. Stąd wyjść, no przy... No tak. Oczywiście, albo wyjechać trochę chociaż. Jeżeli teraz masz chwilkę czasu, możesz zrobić krok po kroku to, co robią dziewczyny. Zaangażuj się, bądź z nami. Potrzebujemy cię. Im więcej inspiracji, tym więcej będzie miało osób do wyboru do zmalowania, bo zasadą jest taką, że w grupie z pracami odrysowujemy inspiracje, a nie rysujemy sobie, malujemy sobie to, co chcemy, to, co sobie wymyśliliśmy. Więc żeby oddać pracę, żeby przejść do etapu dalej, to musi być inspiracja czyjaś z grupy. Chodzi o to, żeby pokazać, jak jako stylistka paznokcia, bo jako osoba, która zajmuje się malowaniem, albo jako interesuje się tym, jest hobbystką, amatorką, potrafi sobie poradzić z takimi prostymi pierwszymi wyzwaniami, jakie czekają cię w późniejszym etapie kariery, jeżeli taką rozpoczniesz. Z drugiej strony sprawdzić, czy to jest dla ciebie, czy to cię interesuje, czy to cię relaksuje. Edyta, ale ty zrobiłaś jednolite tło, no hit. Cicho. Zobaczcie, Edyty, nie? Jednolite tło. Cicho. O Boże, Edyta, tak nie róbcie. Tak nie proszę. Róbcie. Dobra, to robię nowe. To jest jak nie robić. Zróbcie takie jak ja. Hania, do kamery? Nie, przepraszam, coś tu się włączyło. Czekajcie, nie widać. Zaraz tu sobie zarzucę na tablet i będzie widać. Czy ja mogę to, Przemek, wysłać na twojego Messengera i możesz, sobie odebrać? Jasne. Możesz. Tylko... Mów, żebym ten, nie? Żebym tak, pokazał, tak. Co tam mam. To robię jeszcze raz. Jednolite tło. No bo pod lampy to tak nie szło zrobić, no. To tam masz tło, Edyta, czarne. Dobra, Przemek, jakby co to... Dobra. Chyba, że mam w ogóle... Jak są tylko dwa na papierze, to zróbcie pracę tych dwóch na papierze. Co można myśli, Kreciak? Hejka, zdążyłam właśnie, skończyłam lekcję drugiego Nail Campu. No i pięknie. A jak ktoś będzie chciał namalować z inspiracji, to trzeba wszystkie pięć. Tak, Wiktoria, namalujesz z inspiracji, malujesz to, co ci pokazał, to, co pokazała inspiracja. Czyli ty masz być osobą, która w przyszłości ta seria jest taka ukryta misja tej serii, żeby już nauczyć osoby, które się interesują stylizacją, umieć odwzorowywać to, co ci przyniesie klient, żeby ten klient był ciekawy, bo jak widzimy, co chciałam, co dostałam, to nie zawsze jest ciekawie, prawda? A to nam powinno to ułatwić w przyszłości. Więc takich sezonów chciałbym zrobić więcej, zaangażować więcej osób. No, chyba tyle, nie? Jak to się robi? Yes. No to jest ja bym proste, chciała prawda? Mieć na paznokciach. Masz gdzie to się zapisało? W zdjęciach powinno być. Nie masz, ten twój pen nie działa, to na moim. Po prawej stronie, trzeci od lewej, czwarty od lewej. Tutaj? I teraz jak chcę rysować, to muszę co nie zrobić? Nie wiem, czy masz takiego screena. Pyk.
Szybko łapko, no. I teraz masz. I teraz dobra. Rysuję. I dziewczyny mają teraz sobie swoje zdjęcia zrobione. Edyta, popatrzmy, jak twoje wygląda. No zdecydowanie lepiej, prawda, Edyta? No, przyznasz rację, czy nie? I od Hani wygląda tak, dłoń. I to są paznokcie Hani i Edyty. No. I teraz, jeżeli dziewczyny sobie chcą zrobić trochę inaczej te paznokcie, przedłużyć, to zawsze mogą sobie dorysować ołówkiem. I teraz sprawdźmy, jak sobie we dwójkę poradzą. Wiem, co zrobię. Jaką macie inspirację? Macie już w głowie jakąś inspirację, ja czy nie? Ja mam w głowie, no. Nie, ja mam pustkę na razie. Ja już wiem, może dziewczyny, podpowiedzcie, chłopaki, podpowiedzcie, co by mogła namalować Edyta. A mogę się telefonem wesprzeć? No oczywiście, że możesz, Hania. No to tego mamy telefony, prawda? Dobra. Nie pokażę w kamerze kodów, bo już tam widać coś, wiesz? Musisz kryć się przed kamerami, Hania. Muszę wyjechać. Tu jest zawsze to, co jest na live. Dobra. Haniu, twoje paznokcie są super. Marta, Harry, Mehendi. Edyta, dziękuję. Dużo cukoni. To ty sobie podziękuj, bo dałaś inspirację. Ty ją znalazłaś. Aha, no, ale ty ją chciałaś, więc no. Dobra, co teraz robisz, opowiedz. Maluję tak, najpierw stwierdziłam, że zrobię tło, bo wymyśliłam sobie, że czarne paznokcie chcę zrobić. I chcę tutaj graficznie zrobić coś, co zawsze chciałam namalować na paznokciach, a niestety nie do końca miałam czas albo tam chęci to zrobić na paznokciu, na tipsie. A myślę, że uda mi się to świetnie tutaj odwzorować na paznokciu graficznie tak samo. No, bo będzie zasada tworzenia tego wzoru będzie bardzo podobna jak zasada malowania go tu. A już masz jakąś inspirację w głowie, tak? Tak, mam inspirację w głowie, coś co już od... Kurde, chyba ze dwa lata mi po głowie chodzi. Co? Ze dwa lata mi ten sposób po głowie chodzi. Widziałam coś takiego, ale nie w paznokciowym świecie, tylko widziałam to w świecie malarza. Co ty gadasz? A ja wiem chyba, co ty będziesz robić. I dopiero ta seria sprawiła, że... No, że to w końcu to zrobię. Po dwóch latach się wykluło? No, to znaczy to jest wyklute dawno, tylko tego nie, tylko nie zrobione, nie? To dziewczyny piszą, ojoj, Edyta, sobą widać będzie na ciemne tło masz. Co ty na to? Jak się tego odniesiesz? Aha, bo w tej kamerze, ale w innej kamerze będzie lepiej widać, mam nadzieję. Czyli ty widzisz różnicę pomiędzy czarnym i czarnym? Ja widzę. Dobra, to jak ta widzi, to będzie okej. Okay. Ale nie wiem, jak tam dziewczyny. Hania, co u ciebie jest? Ja kombinuję na razie, nad inspiracją. Motyw, tak. Czyli od czego zaczynasz? Szukasz motywu, tak? Tak, szukam jakiegoś motywu. A to motyw typu co? Daj jakiś landscape. Landscape? To co ostatnio malowałaś, tylko jakiś inny. A to co podpowiadasz takie... Bo ja lubię takie rzeczy malować, ci robić. Ale chcesz, żeby było inny landscape niż wtedy malowała? Mhm. Rozumiem. Zobaczmy. Ziomeczki, dajcie jakieś podpowiedzi, co może Hania tam narysować. Lepiej by się to malowało już ma, Hania Adobe Illustratorze, bo mogłabym tło zmienić na jakieś inne. Tak, Adobe Illustrator. No. Bo niestety już nie ma Adobe Sketch. Nie ma? Mojego ulubionego, tak. Zamienili to na Illustrator. Ojejku. Tak, Hania mogłaby w sumie przedłużyć i namalować coś na jednym paznokciu dla kontrastu. Jakiegoś zwierzaka. Namalujcie kulkę. O kurde. Nie wiem, czy byś kulkę zdążyła zmalować. Ja się męczę zrobieniem tła, nie? I kamery troszeczkę są za ciemno ustawione, Przemku, zobacz. Widzisz? Jakbyś troszeczkę dał jaśniej, to by tło też było widoczne i by widzowie widzieli to, co ja. Myślisz, to robię tak już. Ja myślałam, że zostawisz taki fręcze swojego zdobienia. Tak, no nie mogę się aż o tak. Chodzi? A którą kamerę robisz? Pod kątem, Edyta, ten teraz jest okej, okay. Ale ja mówię o kamerze mojej, wiesz? No, o kamerze twojej? Lewa zza. O, mogłabyś jakąś różę namalować. Ja tak nie lubię kwiatów malować. To nie, to wiem co, to co na obrazie malowałaś. Jabłko namaluj. Popatrz tak, Edyta? No, teraz jest troszeczkę lepiej. No już jest bardziej to... Takie jak ja widzę, bo ja tu widzę bardzo dobrze, gdzie jest tło. Hania, kosmos w żelu dawaj. Przemek, chodzi mi o to, żeby były tylko dwie prace na papierze zrobione, więc może te dwie, by Edzia i Hania, odzorowałyby, wyglądało to na trudniejsze niż obrazka. Czekaj, jeszcze raz. Dobra. Przemek, chodzi mi o to, że były tylko dwie prace na papierze zrobione, okej? Okay. Czyli osoby, które wrzuciły do grupy, chodzi o te osoby, ci, które wrzuciły do... Dobra. Jeszcze raz, chodzi ci o te osoby, które namalowały na papierze, czyli na kartce i wrzuciły te zdobienia do grupy, więc może
Te dwa by Edzia i Hania odwzorowały, bo wyglądają na trudniejsze niż z obrazka. Ale to już mamy kolejny etap. Kreciak, na razie mamy ten etap inspiracji. Więc tak malujecie. Albo po prostu wpańcie myszką na swoim zdjęciu, albo pożyczacie tableta od kogoś i na tablecie malujecie, bo moim zdaniem tak chyba najłatwiej jest. Dla mnie. Nie wiem, jak tam dla was. Niektórym będzie łatwiej po prostu myszką może, no nie wiem. Dobra, Paweł dał radę myszką, więc nie bądź gorszy od Pawła. Nie bądź gorszy od Pawła. Bądź lepszy od Pawła. Może jakieś ombre namaluj swój znak zodiaku, Hania, są propozycje. Ja już tutaj zainspirowała mnie Paula i robię kosmos. I wiesz co sobie rób, Hania? Na przykład ja zrobiłam teraz tło, nie? I ja sobie zapisuję, żeby jak będę zmywać... Dobra. O! To, żeby mi się tło nie zmyło, rozumiecie? Protip. Czyli co jeszcze czasem to możesz o tym powiedzieć? Ja sobie zrobiłam tak. Najpierw sobie zrobiłam zdjęcie paznokci, pokolorowałam je. I żeby malować na tym wzorki, jak mi coś nie pyknie, to będę chciała usunąć, nie? To sobie zrobiłam screena tego. Żebyś móc wrócić. Żeby po prostu móc... O, dobra, już pokażę, o co mi chodzi. Żeby móc... Dlaczego to gumuje? Coś tu namalować, coś mi nie pykło, gumuje bez tła. Musisz chyba sobie wziąć na rękawiczkę, żeby ci nie gumowało. A nie ja taką. Nie wiem, czy ta działa. W mojej szufladce... Ja mam do siebie, idę do siebie. Więc ty tam będziesz musiała mówić, albo przełączyć kamerę na z góry, obie, żebyś ci widziały. No dobra, przełączę kamerę i Hania, biegnę ci z pomocą. Proszę. Damę unratu. Dobra, chyba u góry najlepiej. Jaki kształt wybrać? Szpice. No migdał, no szpice, no of course, że tak. No ja owal będę. Ty owal? No bo ty masz coś w sumie najłatwiej, to po prostu to, co się ma na paznokciach zrobić. I teraz no, tak. Muszę się teraz zastanowić. Jak się cofa? Tu musisz to rozwinąć. Aha, jest. Rozwiń i cofnij, no. Dzięki. I masz gumkę tutaj. I masz no, już różne... przez przypadek ją włączyłam. Ale różne masz, nie? Możesz mieć malutką, a możesz mieć dużą. Dobra, dziękuję. A jak mam... Aha, dobra. Uwaga, Hania, idzie... Rzucam ci rękawiczkę. Dziękuję. Wyzwanie. Dobra. Czyli co, pokazać, co robisz, to tak? Ale jak mam teraz na przykład zrobić, żeby móc przesuwać, a nie rysować? O, tutaj mi się coś... Palcami, Hania. Ale wtedy A, dobra, nie rysuję. Zobaczcie, i taki ala neon chce zrobić, nie? Tylko to będzie chyba... Nie widać tego. Widać trochę. Chcę taki neon zrobić, nie? A możesz to może... napisać na boku, że to jest neon. Jeszcze wszystkie programy zrobię. Graficzne dozwolone. Tak, a shot. Nikola, na miejscu Hani narysowałbym krzyk Van Gogha. O, jaki neon, nie? Wiktoria, może Hania by sobie zwiększyła zdjęcie, to by miała łatwiej. Potem mamy co? Jest na kanale jakiś filmik o najlepszych frezach i lampach UV albo ogólnie o przyborach do paznokci. Moja droga, jest. Wpisz sobie w playlisty. A dzisiaj temat live'a to zdobienia i nasz nowy projekt Namaluj moje paznokcie. Wersja Hall of Fame. Wersja zdobądź swojego, bądź mistrzem tej serii. Wersja, jaka jeszcze to możemy ją nazwać? Czekaj, ja się skupiam, dobra, przepraszam. Widzę. Paulina, hej, ja bym zaproponowała opcję, żeby pobierać zdjęcie dłoni Edyty z pierwszego postu i na zdjęciu zmalować inspirację, ewentualnie dodać jeszcze jedno zdjęcie na jasnym tle. Paulina, powiedzmy sobie, że jest to pierwszy nasz taka seria, więc jeżeli tak ci jest łatwiej, to sobie pobierz i wrzuć. Jak najbardziej. Można, czemu by nie? Powiedzmy sobie, że w tej pierwszej delikatnie możemy nagiąć zasady. Na razie wymyśliliśmy, żeby był jakiś porządek, ale możemy gdzieś tam delikatnie nagiąć sobie te zasady. W tej pierwszym odcinku. Potem już będziemy kontrolować coraz bardziej, aby to miało jakiś sens, ręce i nogi. No i oczywiście, tak jak mówiłem na początku, ta seria, jeżeli będzie zbyt duża różnica poziomu malowania, to stworzymy po prostu grupy, poziomy. Poziom początkujący, poziom stylistka, poziom instruktorka. To jest bardzo rozwojowe, więc spokojnie widzowie, my się będziemy do was dostosowywać. O, takie neony na pazach. Więc w całym jednym sezonie ma powstać w 6 odcinków. 4 eliminacyjne z pierwszej grupy, 2 potem faza druga, 1 odcinek i faza
Trzecia, czyli finał, jeden odcinek. 6 razy odcinków ma być. Czy malując na tipsach trzeba zachować kształt paznokcia tipsa z inspiracji? Aniu, jeżeli ci wyjedzie się trochę poza, tak jak trochę Pawłowi w tym kształcie, nic się nie stanie. Oczywiście wiemy, że osoba, która ma malować pracę, będzie malowała kwadrata na przykład, prawda? Jeżeli masz coś innego na myśli, to dopisz. Wersja zostań czempionem stylizacji paznokci, Ashot. No tak, wiesz, to jest takie trochę nad wyraz użyte, zostań czempionem stylizacji paznokci, bo na przykład przedsiębiorcą jest każdy. Osoba, która zaczyna działalność gospodarczą dzisiaj i osoba, która ma milionowe dochody. Jest takie uogólnienie przedsiębiorca. A tak naprawdę w tym świecie stylizacji paznokci, no to jak byś to musiała nazwać? Zostań mistrzem odwzorowania paznokci? Jak to zapisać? Zmniejsz sobie to. Mhm. Mistrzem malowania z inspiracji? Zachowaj w zdjęciach. Masterchef paznokciowy. To znowu nie jest masterchef, bo jakby masterchef odnosi się do stylu gotowania. My tu nie będziemy robić kształtów paznokci, malujemy na tipsach, tak? Zachowaj w zdjęciach? Jest to trudne do zrobienia, trudne do określenia, ale myślę, że damy radę. I teraz, żeby malować znowu? Master. Screena. Znowu master art jest zbyt takim mocnym, no bo master art to jak już taki, że malujesz, wiesz, każde zdobienie perfekcyjnie, niezależnie jaką techniką. Tu trochę coś w tym jest, no bo różne będziesz miał inspiracje, ale może okazać się, że tym mistrzem zostanie osoba, która, wiesz, nie dość, że ładnie odwzorowała, to jeszcze dodała może coś od siebie, albo może upiększyła to, bo pamiętajcie, to pierwsza grupa to jest inspiracja. Znowu z drugiej strony nie wolno zbyt dużo zmieniać, powiedzmy sobie, w ilu procentach byście mogły pozwolić na zmianę zdobienia. W 20%? 30 się tak dopuszcza. 30 się dopuszcza? No, ja bym tak zrobiła, że... Ja bym tak zrobiła 30, no. Tylko jak to ustalimy? Wizualnie na twoje oko. No oczywiście nie będzie perfekcyjne, precyzyjne. Będą odczucia, prawda? Edzia, super pomysł i ładnie wychodzi, pewnie o to chodziło. Dobra, ktoś mierzy czas z dziewczyną, ile im to zajmuje już? Hania, robisz mleczną drogę, rozumiem? Tak. No nie chciałam. Ania, mamy tips tylko owale. I czy mogę wziąć inspirację narysowaną w kształcie kwadrat lub migdał, czy lepiej dokupić inne kształty tipsów? Ani, myślę, że w tym pierwszym etapie jak najbardziej możesz tak zrobić. Czy inspiracją może być inny kształt? No trochę powiedzmy sobie, że są dwie ścieżki, a nawet trzy. Jedna to jest taka, że zrobisz to lepiej, ładniej i na tym kształcie to wyjdzie ładniej, bo masz taką wizję i czujesz to lepiej i tak to zrobisz. Z drugiej strony może ci wyjść gorzej i znowu komuś się to nie będzie podobało. I z trzeciej strony no, możesz połączyć te dwie rzeczy, tak? Czyli jak masz kwadrata, to ściąć tego kwadrata pilnikiem i wyjdzie ci migdał, czy nie wyjdzie? Tak głupio myślę, czy bardzo głupio? No, wyjdzie. No nie będzie jakiś super, ale to nie musimy patrzeć od boku na te paznokcie, nie? No. Więc są różne opcje, Ania. Każdy z nich jest dobry, każdy ma z nich jakieś konsekwencje. Edyta, kurczę, zaskoczyłaś mnie tym neonem. Nie wiedziałem, że tak się tworzy neon tak, w taki tak. prosty sposób. I to robisz tym samym kolorem, tylko rozrzedzonym topem, nie? Tak. I taki ala neon masz. I tak, nie wiem, czy już tego nie robiłam czasem Natce, jak robiłam jej malowałam świąteczne paznokcie, tej takie lampki malowałam. I żeby one takie miały poblask, kurde, za dużo czasu by mi zajęło znalezienie tego wzorku. Co to jest, bogat? Biały? Biały? Wiktoria, a będzie coś do odtwarzania dla początkujących? Wiktoria, wszystko jest dla początkujących. Jeżeli wejdziesz sobie w grupę inspiracje, znajdziesz na pewno coś dla siebie. I możesz potem tutaj zmieniać na przykład, nie? No mam. Mhm. Niezależnie, które zdobienie namalujesz, zawsze będzie dobrze, bo już masz pierwszy krok, już coś zrobiłaś. A my będziemy widzieć, że w grupie jest na przykład 1000 osób, które wrzuciło początkujące osoby, to przerzucimy was do grupy namaluj moje paznokcie dla początkujących. I nie wrzucimy wam tam, wiesz, instruktorek, ludzi, którzy malują już 10 lat, prawda? No bo to było bez sensu. Totalnie by się mijało z celem. Nie miałoby to żadnego fanu, radości, ciekawości. Byłoby to bardziej demotywujące niż motywujące. Hania, no coraz lepiej ten kosmos tam już widzę. Na początku tak mówię, no kombinujesz. Dobra, Vinci tego! Czego Vinci? Muszę zobaczyć, jak to będzie. Chciałam wziąć udział w waszym konkursie, ale zabrakło mi czasu. Aleksandra, aha, jeszcze jest czas chyba, nie? Ty mówisz o tym, że Paweł was chciał zachęcić bardziej, żebyście szybciej wrzuciły i dorzucił wam bonusa, ale już ten bonus nie istnieje z tego, co mówiłem z Pawłem, więc możesz wziąć
udział, jak najbardziej. Ale bez bonusa. Tak? Ale bez bonusa. Czy trzeba mieć jakieś super umiejętności malarskie, żeby tworzyć ładne wzorki na paznokciach? Trzeba trenować. Popatrz na, popatrz na moją gębę, nie? Czy ja ci wyglądam na malarza, a zobacz sobie serię trzech facetów, no, gdzie malowałem. Człowieku, czy z prostszej ci się wydaje? Potrenować, trochę rękę wyrobić sobie. Dobra. Jadę. Ktoś wytłumaczy, o co tu chodzi w tym konkursie od A do Z? Paulina, będzie taki odcinek dedykowany temu, który dzisiaj nagrywamy. Teraz skrócie, to tłumaczymy, no. W skrócie, w ultra skrócie. Potrzebujemy ludzi, którzy są w grupie inspiratorzy? Inspiratorzy? Osoby inspirujące. Osoby, które inspirują, czyli robią to samo, co Edyta i Hania, malują zdobienia, które chciałyby, żeby osoby, które malują, które zdobią paznokcie, odwzorowały to faktycznie na tipsach i zobaczyły, jak to wygląda. To jest krok pierwszy. Krok drugi to są osoby, które malują i pracują, czyli na nich się bardziej skupimy, żeby one mogły odwzorować to, co sobie zażyczył widz, obserwujący, człowiek, który chce mieć jakiś tam wzór na paznokciach i nigdy nie wie, jak to będzie wyglądało, jak pójdzie do stylistki. To jest druga grupa. I z tej drugiej grupy wybieramy przez 4 odcinki 50 osób, które powiedzmy zgłosi się do, w grupie będzie 1000 prac i Hania przez, i Edyta przez 4 odcinki będzie odrzucała te 1000 osób do momentu, w którym zostanie 50. Kolejnym etapem, to już to się będzie działo przez 4 odcinki, kolejnym odcinkiem będzie numer 5 i w numerze 5 w odcinku będziemy odrzucać osoby, które... Prace. Prace, przepraszam. Bo to tak zabrzmiało. Przepraszam. Prace, które... Prace osób, które zostały wybrane w pierwszej fazie eliminacyjnej, czyli z 50 zredukujemy do 8 prac. I finał to jest 8 osób, które bierze udział w tym challenge'u. Jedna wygrywa, która zostaje zapisana na kartach historii KULO. Nawet na stronie. Tak w skrócie. Zerknij sobie w opis tego live'a. Tam to jest dokładniej opisane. Tak, znaczy nie, tam jest opisane jak Hania, tam był chyba ten skrótowy opis jeszcze, bez kroków, nie? Ale uogólnione jest to w opisie tego live'a. Patrzcie na Edytę, kurczę, ty, jak tam patrzy, jaka dumna z siebie. Ładnie to wygląda, nie spodziewałam się, ale ładnie. A myślałam, że o czymś innym mówisz, jak wtedy mówiłaś o tej, że ci chodziło po głowie to. Inspiracje, namaluj moje pazy. Opis serii jest też pod filmem, dokładnie, Adrianna, dzięki, że zejrzałaś. Aleksandra, wezmę na pewno, trzymam, chciałem powiedzieć kciuka, trzymam skrzyżowane palce. Może już po urlopach będzie mniejszy Saigon w robocie, to coś tam stworzę w wolnym czasie. No polecam. I pięknie. A mogą być już świąteczne wzorki? Aleksandra, no, możesz zrobić coś. Dlaczego nie? Super. Jeżeli macie tak, że na przykład klientka do was przychodziła, to mówicie, jeżeli Aleksandra pracujesz w zawodzie i masz klientki, klientka ci przyszła z taką pracą i ci się coś tam spodobało, skojarzyło ci się, to trochę będziesz miała... No nie ukrywam, łatwiej, bo już kiedyś coś takiego robiłaś, więc możesz poprosić klientkę. Ej, ziomeczku, tam Aniu albo tam Kasiu, wrzuć w grupę, wrzuć tę pracę, którą mi przyniosłaś do grupy jako inspirację, a ja sobie, że już to malowałam, umiałam, to sobie to namaluję jeszcze raz. To jest taka pro tip, podpowiedź, nie? Niektórzy mogą mieć łatwiej, ale my jako osoby, które będą za tym stały, będziemy sobie wybierać w późniejszym etapie poziom, jakoś sobie określimy to. Tylko najpierw potrzebujemy mieć z czego to wybrać, prawda? No tak. Edyta, chcesz ja mam, opowiedzieć? No tak, w różnych tych. Oj. W różnych formacjach. Od góry, od boku, od dołu pokazane. Bo umiałam to tak zrobić na szybko. Więc tak, ja wybrałam coś, co jest bardzo proste. Na pierwszy raz stwierdziłam, że zrobię coś prostego, coś, co już wcześniej chciałam zrobić i chciałam odmalować to, więc zainspirowałam się pomysłem, który zobaczyłam na Instagramie u artysty, który maluje właśnie farbami. Kurczę, już dawno go nie obserwowałam, więc nie pamiętam, jak się nazywa ten artysta. On właśnie malował tego typu rzeczy i wyglądało to a la neon. I mówię, dlaczego tego nie przenieść na paznokcie? Bardzo dużo rzeczy przenosiłam od artystów malujących. Coś na płótnie, na kartce, na paznokcie, na przykład całe Cute Animals, to mam wykupione prawa do wzorków od bardzo zdolnej artystki, Likane się nazywa, z Niemiec pochodzi, z Niemiec, chyba ostatnio ślub brała. Tak? No, było widać zdjęcia, tak jakby ślub brała. I całe Cute Animals to są właśnie jej projekty, prawie 1:1, tak? Może 5% jest tam różnicy w całym wzorze. Edytka, może dodaj cienką, białą kreskę na środku napisu i będzie lepszy efekt neonu. O, też można tak zrobić, ale od początku mogłam zacząć od, popatrzcie, mogłam zacząć od nie, białej kreski, a dobra, zrobię tak,
Mogłam zacząć od białej kreski i na tym zrobić. Zaraz zobaczymy. Hania, jak tam u ciebie? Co robisz teraz? Trzeci palec. Trzeci palec. Tak, możesz przybliżyć, pokazać widzom, jak to wygląda mniej więcej? Z dala zaż lepiej, a tutaj się tak nie widać. O, moment. Też mam ciemne i teraz średnio widać, a tutaj jest różnica. Kurczę, uważam, na mój chłopski rozum, nie? Uważam, że zdobienie Hani jest 5 razy bardziej zaawansowane niż Edyty. No oczywiście, że tak. A ja mówię, kosmos, tak szybko, ale chcę na wszystkich 5 coś zrobić, ale zaraz przyspieszę. Pazę hobbystycznie i to właśnie głównie wzorki postaci z bajek i tym podobnym. Pracuję w branży, ale jako kosmetolog i menadżer salonu. Właśnie jestem w trakcie przygotowania gabinetu do naszych stylistek. No i pięknie. Gratulacje, moja droga. O, Edyta, co ty tam robisz? A, że robisz to na białym. Dobra, kumam. Już trochę przesadzone to zostało, ale dobra. Dobra. Też ciekawe same czarne. Popatrz, dla prostoty to jest bardzo ładne. 4 paznokcie czarne i 1 z neonem. I też to fajnie wygląda. No. Więc nie musicie malować na każdym paznokciu. Takiego zaawansowanego, nie? Tak. Masz pomysł na coś prostszego? Zrób na jednym i na rano. Takie masz marzenie, takie chcesz mieć paznokcie zrobione. Takie chcesz, żeby ci stylistka wykonała. Wymagasz umiejętności od tej stylistki, żeby miała coś takiego do zrobienia, nie? Tylko nie rób Azteków, bo to stylistki zawsze mówią, że to nie jest proste. Edyta dała napis, a potem znak graficzny, więc też spoko. Da się rozszerzonych kwadratów wychodzić poza opuszek 4 cm zrobić migdały? Wychodzących poza opuszek 4 cm zrobić migdały? 4 cm? Z kwadratów migdały? Raczej nie. Takie bez przepiłowanych krawędzi nie. Da się wszystko, ale jak będzie wyglądało. O ty. Dobra, to ty już masz drugą inspirację, czy o co chodzi? No. Gdy to już jedzie dalej. Ja proste mam rzeczy, dajcie nie? Jeszcze, dam sobie 5 minut i to skończę. Aszot, ja się wczoraj wkurzyłem, bo poszedłem do sklepu kupić cukierki, ale jak zobaczyłem, że pani nie ma rękawiczek i nakładała najpierw rybę, o fuj! Oj. A potem cukierki na gazetę, od razu wyszedłem ze sklepu. Jasny gwint. No, współczuję. To ci się nie dziwię. Muszę sobie ogarnąć rysik do telefonu. O, pomoże. Też można, no, to naprawdę pomaga. Hania, co ty robisz? Błyskawice? Co to jest? Jakieś takie grzmoty? Tutaj to... mam jakieś takie inspiracje. A, na telefonie, dobra, kumam. Tak, więc sobie tutaj... Nie mogę tego, nie widać tego w tej kamerze. Korzystam. Takie błaski, bliski, okej, rozumiem. A więc tak, Hania, możecie się z czegoś zainspirować i sobie to wrzucić na pazy. Mają być takie... Dobra. Nie muszą po prostu... Myślę, że jak wejdziecie potem w grupę i zobaczycie, to będziecie więcej szczegółów widzieć. Albo też tutaj Krystek potem mnie tak stawi już. Kilka inspiracji, tak. Żeby jak to wyglądało. Co można zrobić? Może być prostota, nie musi być prostota. Może być coś zaawansowanego, coś, co wasze wam chodziło po głowie, jak jedycie przez 2 lata, nigdy tego nie wypluła. Dopiero dzisiaj jej to wyszło. Dzisiaj się wykluło. Może być coś zupełnie odjechanego. Może to być na przykład, nie wiem, widzieliście gdzieś na AliExpress jakieś zdobienie. I z tego się zainspirować, tak. Żeby tam był jakiś efekt, coś takiego. No, biały lepiej jest w środku, lepiej to wygląda z białym środku. A pokaż VS drugie, czekaj, pokaż bliska i pokaż drugie. No, jest różnica. No, biały środek jest ładniejszy moim zdaniem. W ogóle przyznać się, kto z was jest tak nocnym Markiem i lajkuje komentarze pod filmem drugiej w nocy, waszej pierwszej. Macie jakiś konkretny powód, dlaczego filmy zawsze o takich późnych porach? No, Krystek jest powodem. Krystek jest nocnym Markiem. Montażyści tak mają, że jak się montuje, to się montuje lepiej w nocy, kiedy ci nikt nie przeszkadza. Można wziąć linijkę do ręki, czy to ma być też takie? Ej, ale serio, takie motywy błysków burzowych mogą super wyglądać. Błysk burzowy, no. Pokaż, tam Hania jeszcze ma. Tam Hania rysujesz, to robię. Malujesz. Jeszcze jeden paznokieć, już tu chyba przesadzasz, że to już za dużo będzie, czy nie? No bo ja prosty, ojej, bo ja prosty mam, to mi trochę wstyd, to już wolę. Czemu ja, wstyd, ja pójdę tak? Trochę ilością. Ilością? No. Ja już tutaj płynę. Co? Magdalena, pozdrowisz? Pozdrowisz. Pozdrowisz. A, właśnie, zapomniałabym. Co? Kamera na mnie. Nie wiem, czy dobrze będę pamiętać. Pozdrawiam Klaudię, ciocię szczura.
Co? Okay. To jest nazwisko czy kogoś jeszcze kogoś? Chciał, żebym pozdrowiła jego ciocię, bo ostatnio bardzo często nas ogląda i stwierdził, że będzie jej bardzo miło, jak ją pozdrowię. Czekaj, Klaudia? Klaudię, tak. Klaudię i ciocię szczura? Nie, Klaudię, ciocię szczura. Klaudię, ciocię przypuszczam, szczura. Że ona będzie wiedziała. Nie rozumiem tego. Nikt tego nie musi rozumieć, byle ona to zrozumie. Dobrze. Michasi przytrafiła się tragedia. Mi się rozwalił ostatnio rysik od iPada, a pieniędzy nie było zbyt dużo, żeby na jedzenie mi starczyło i na rysik. Drogie to pieroństwo, nie? Co powiedziałam, że 5 minut jeszcze... No właśnie, dawno się Krystek na żadnym filmie nie odzywał, trochę go brakuje. No jasne, że brakuje Krystka. Krystek, odezwij się na tym odcinku, jakby coś montował. Wstaw tam jakiś krótką anegdotkę. Zrób widzą dobrze. Do Krystka pokazywa. Dobra, bo się nagrywa. Ja sobie zweryfikuję, czy kamery wszystkie nagrywają, zrobię taki obchód. Lewa zadziała, prawa zadziała, lecam. Dwie góry działają. Hani, została jeszcze ostatni paznokieć. Niech będzie taki. No i pięknie, to się nie nagrywa. Z daleka to dużo lepiej wygląda, bo z bliska... Widzowie, co tu na wskazującym zrobić? A to się nagrywa. Serca mamy, napis mamy, proste linie mamy. Co jeszcze na wskazującym? Takiego walentynkowego, miłosnego. I tu się nagrywa. Co tam dziewczyny piszą? Hania, super ci wychodzi ten kosmos, Paula napisała. Dziękuję. Na szczęście rysik za 10 PLN. Ale to jest taki oryginalny, czy taki rysik, wiesz, rysik, bo jeżeli do iPada, to działa, czy nie działa? Magdaleny też pozdrawiam. Na czacie. Róże, misia. Może misia. Skrzydło. Skrzydło, Edytko. Usta, gwiazdki, misio na walentynki, koperta. Usta. Strzałe, Barbie pazy, usta. Magda, do której live? To pytanie jest bardzo trudne. Do momentu, aż się skończy. A skończy się, o której się skończy? O której się skończy, to? Nie wiem. Albo list miłosny. No nie, no wow, paznokcie nie są przepiękne, ale Edytki też piękne. Misia, Hania, mówiłam ci, ty będziesz brylować. Hania będzie brylować, mówię wam. Róża. I usta jeszcze ktoś dodał. Edytka, buziaka narysuje. Masz buziaka, rysujesz buziaka, tak? Mi się wydaje, że takie przesadzone już są. Jakby same te love i same te serca były, to już były tak. Piękne. Takie dla mnie, facetów. Moja opinia. Dla mnie. A. Proszę. Co tu mamy? O. Jak tam chcesz, to sobie dorysuję, to wiesz tam. Nawet w Turkmenbaszy takich zachowań w sklepach nie doświadczyłem, pomimo, że jest biedniej i brudniej na ulicach. A paczka cukierków kosztuje 2 manty, ale przynajmniej w sklepach jest sterylnie. Do której godziny live? Nie wiem. Tego najstarsi Indianie nie wiedzą moim. Hania już prawie kończy. Już ostatni. Ostatni. Nie mogę tam podejrzeć, jest za daleko, Hania. Ale będzie czadnie, będzie łogień. No i co to się z tym? Ja od razu robię werdykt, Hanna wygrywa starcie. A tu nie chodzi o to, żeby teraz się porównywać i wygrywać, Edyta. To dajesz, to jest twoje zdjęcie do inspiracji. Teraz możesz to ozdobienie odmalować. 10 ale osób, 100 widzowie osób, mogą jedna... napisać, co by nosili chętniej. A no, jak chcecie, tak sobie widzowie, zrobić, ja bym chętnie nosiła to, co Hania namalowała. To jest wyjście poza ramy odcinka i ktoś może... Wyjście poza ramy, no tak, no to masz rację, więc nie pisać. Proszę nie pisać. Dobra, ostatnie machnięcia pędzlem. Ostatnie machnięcia pędzlem. No, wiesz, że tam nie ma pędzla nawet. Aleksandra, kiedyś malowała mi się 3D z efektem cut eye i wyglądało to mega. Idealnie by się wpasował. Pamiętaj o inspiracji. Karolina, ja początkująca w zdobieniach malowanych, więc ja team Edzia, haha. Edyta już godzinę się inspiruje. Niech widzowie głosują w ankiecie. Tylko ktoś by musiał zrobić ankietę. Pablo, jesteś? Możemy zrobić widzom ankietę. Niech jest, widzimy poza ramy, Edyta. Niech będzie po twojemu. Trzymam twoją stronę. Patrzcie na wzrok Edyty. Patrzy z zazdrością na pracę Hani. Patrz, z zazdrością patrzę. Dobra, teraz top dodała, blik z topu. Muszę tu jeszcze drop. I możesz sobie jeszcze, Hania, odwrócić tak Edyta z dobienie. W sensie... Możesz najpierw zapisz. No to tam z tamtego paznokcia dobra, ci się... Dobra, pokaż, czy... Dobra, zapisać, muszę zapisać. Okej, nie? No, okej. A to muszę to jeszcze wykadrować? Możesz, ale nie musisz. Zachowaj w zdjęciach. I nie ma, znikło. Znikło, serio?
Nie, żartuję. Teraz ty też możesz zrobić... Wiecie, jak ja się musiałam śpieszyć. Zrób sobie screena i możesz obrócić ręką w drugą stronę, nie? I zapisz go? Zapisz go? Okej, zapisz. I masz go tu, nie? I tu sobie możesz dać, jak tu, jak pykniesz, dasz edycja. Edycja. To tu masz różne opcje. Na przykład tu masz... Tutaj jest obracanie? Tak, tak. U góry jest obracanie, a potem jest lustrzane odbicie też. Czekaj. Tu? Nie. Tu obracasz, tu? A, tu, dobra, sorry, nie chciałam. Ale możesz sobie pokombinować, bo tam jest dużo fajnych opcji, Hanno. Dobra. Najbardziej mi się podoba tak po prostu. Dobra, uwaga. Nie, czy coś... Stawiamy teraz do grupy? Tak. Do grupy, tak? Tylko daj mi chwilę, Hania, zrobię ankietę, poszła ankieta. Ja sobie to muszę wysłać na swojego, żeby jako ja wstawić, nie? No jak najbardziej, tak. Poszła ankieta, ziomeczki. Ja dam, czekajcie, Hania, pokażcie może te zdobienia do, teraz do góry, z góry. Uwaga, pokazuję zdobienie Edyty. To jest zdobienie Edyty, czyli Edyta, opowiedz o tym, jaki miałeś zamysł. Moim zamysłem jest tutaj zrobienie paznokci z imitacją neonów. Czyli takich, wiecie, jak macie na przykład podwieszone pod szafkami takie neony, to taki napis neon, albo takie napisy na neonowe, albo jakieś znaki neonowe, to coś takiego chciałam zrobić na paznokciach. Żeby to tak wyglądało, że świecące paznokcie, nie? Hania, twoja wersja. Możesz tak do kamery bardziej pokazać, tak bardziej odwróć, o tak. Właśnie chcę tak, ale spalcowany. Dobra, idę zrobić ostrość, żeby ostrość widzieli fajnie. O, teraz bardziej widać tą różnicę między tłem... No i kolory ładne. Moim zdaniem najlepiej się prezentuje, jak po prostu tak widać, ale... Jaki był twój zamysł, Hania, inspiracja? Mój zamysł był, na czacie Paula mnie zainspirowała, żeby namalować kosmos. Ja lubię kosmos i po prostu zrobiłam tutaj różne konstelacje gwiezdne, czarne dziury, planety i inne. Ej, fajne. Jest identyfikowane. Wygląda jak ptak. Ciała niebieskie. To wygląda jak ptak? No, faktycznie. Oko i dziubnie. I tutaj jeszcze kciuczek, taki błyszczący. Gwiazdkami. Kosmos na szybko. A więc, moi drodzy, czas na wybór, kto zrobił według waszym zdaniem ładniejsze zdobienie, inspiracje. Mi się bardziej twoje podoba. A mi się twoje bardziej podoba. Ja bym twoje nosiła. A ja bym twoje nosiła. Na razie drużgocąco wygrywa Edyta, tylko 46 głosów. Bo oni by to łatwiej... Ziomeczki, bijcie w ankietę i zróbcie hałas w tej ankiecie. Łatwiej namalować, nie? Wizualnie? Druzgocząco przegrywasz, Edyta, 80 głosów. To jest łatwiej namalować. A nie, Hania głosów wygrywa, dobrze, ty się pomyliłeś mówiąc, że... Druzgocząco ty przegrywasz. A ja myślałam, że powiedziałeś, że wygrywasz. A może tak powiedziałam, przepraszam. A mogłam ja źle usłyszeć, W każdym razie, no nie dziwię się. Edyta, wrzucaj teraz zdjęcie prac do grupy, ja dam kamerę z frontu, wygłosujcie dziewczynę. Potrzebuję pomocy, jak to się wysyła tutaj, ja totalnie na takiego tabletu... Musisz być w Messengera i daj zdjęcie sobie. Aha, dodaj. Dobra, no tak, faktycznie. I teraz 71 głosów mamy w ankiecie, 75% do 25%. Głosujcie, wbijcie ziomeczki, to jest ważny moment. Zobaczmy, czy zagłosuje przynajmniej 200. Ile osób w ogóle na live? Dajcie mi znać, bo nawet nie wiem. Jest tam 10 osób? Nie no, 70 jest głosów, to powinno być 70 osób, nie? Jaki pokazuje stan licznik live'a? Ile jest osób w ogóle? Napiszcie mi ktoś w chat na czacie. Nie ma ani telefonu, a tu na kompie nie widać. Teraz jest 246 osób jest. Halo! Ziomki, wbijcie w ten, w głowę. 78 osób zagłosowało. Halo, ziomeczki, na telefonie, na tablecie, na komputerze kliknij. Głosuję. Zdobienie Edyty albo zdobienie Hani. Już 84 głosy. Dobijemy do setki, brakuje 16. 250 osób prawie na live, a tylko 85 głosów. Jest i Paweł. Siema, Paweł. Korona, uśmiechnięta twarz. 89. Jeszcze 11 brakuje do setki. 92 głosy. 8 brakuje do setki. Przekroczymy setę, kończę ankietę. 95 głosów. Hania, wygrywasz. Wygrywasz. Druzgocząco. Druzgocząco wygrywasz? Edyta, druzgocząco przegrywasz. No nie, bo 30% jednak to nie aż tak. Czyli gdybyśmy mieli przed sobą 100 osób, to 70 osób wybierze zdobienie Hani, a 30 zdobienie Edyty. Aha, czekajcie. Zgadzam się z tym. Gdybym mogła zagłosować, to bym tak zagłosowała. Okej, dobra. Dziękuję wam za udział w ankiecie. Kończę. Ankietę. Ojej. Pyk. Dobra
Możesz mamy... to mi wysłać, ja to szybko wstawię. Dam se radę. Wow, co to było? Nie chciałem tego tak zrobić. Dobra, wracam do komentarzy. Czyjegoś komentarza nie przeczytałem, wrzucajcie w grupę. Wrzucajcie w czat. Polecam picie wody, bo ostatnio mój koleżanka dzwoniła i trafiła na tydzień do szpitala. O kurde. Bo edytki piękne, ale coś bym zmieniła. Muszę też powody. Można, też można. Jak najbardziej żółte, zielone albo żółte i fioletowe. Dobra, i oto tych dwóch członkiń, użytkowników, ludzi, postaci. Te dwie artystki. Wykonały, zrobiły pierwszy krok, który w naszym challenge'u, w naszym całej serii Namaluj moje paznokcie, o który nam chodzi, czyli namalowały inspiracje i teraz wrzucają te inspiracje do grupy. Jeden komentarz i w odpowiedzi do komentarza Edyta, zdjęcie. Dawaj, wrzucę, jesteś już jako osoba. To jestem na samym dole, bo tu jako ostatnia wstawiłam. Wstawiłam swój komentarz, napisałam, że zawsze chciałam... Czekajcie, może zrobimy powiększenie, bo tu mało widać. Zawsze chciałam przetestować, jak to zrobienie będzie wyglądać na paznokciach. Świecące paznokcie, neony. I oczywiście zdjęcia paznokci pod spodem, pod swoim komentarzem, żeby się nie przesypały. Żeby się, wiecie, paznokcie nie pomyliły. I jeszcze zrobiłam w drugą stronę, żeby się łatwiej malowało potem osobie, która to będzie chciała odwzorować. Dobra, dziękuję ci, Edyta. Mam szybkie Hania, jak zanim sobie jeszcze przyjdziemy do ciebie, to mam jeszcze pytanie od Nikoli. Jeśli dobrze zrozumiałam, to znaczy, że mamy odwzorować inspirację Edytki lub Hani i umieścić je w poście, żeby wziąć udział w konkursie, czy mamy tam wstawiać zdjęcie swojej inspiracji? Moja droga Nikola, Edyta, jedno i drugie tak naprawdę, bo możesz zrobić własną inspirację, a możesz skorzystać z czyjejś inspiracji i ją odmalować i wstawić do grupy. To nie musi być ani moje, ani od Hani zdjęcie. To może być zdjęcie, a właściwie inspiracja któregoś z widzów. Uwaga, tutaj było pytanie, żeby wziąć udział w konkursie. A żeby wziąć udział w konkursie, musisz zmalować na tipsie, czyli do tej drugiej grupy wrzucić. No, ale to nie wyklucza, że możesz wrzucać też inspirację. Dokładnie. Czyli tak. Do drugiej grupy, czyli bo tutaj mamy grupę z inspiracjami. Zobacz, jak się nazywa. Tutaj są tylko inspiracje, a jest jeszcze druga grupa, namaluj moje paznokcie. Myślnik pracy. I tu musisz pisać pracę. P-R-A-C-E. Edyta wpisuje. A, bo to jest szukaj w tej grupie, to ja muszę wyjść po prostu z grupy. Też się tak zawsze mylę. Mhm. Namaluj moje paznokcie. Tu będzie pracę, nie? Pracę. Tam za chwilę przejdziemy. Nie pokazuję jeszcze Edyta. Dobra. Czy to odpowiedziało, Nikola, na twoje pytanie? Czy już wszystko jasne? Joanna, czy możecie przyjąć ludzików do grupy? Jasne, Joanna, że możemy. Zrobimy to oczywiście trochę po live, no bo jesteśmy tutaj. Chyba, że tam Paweł ma chwilę czasu, to powrócę was. Przejdźmy już dalej, Przemku. Bo... Teraz jeszcze Hania Edyta pokaże. Też rzuciłam komentarz, napisałam... Możesz Hania zrobić screena i powiększyć, wiesz, bo tam na kamerze słabo widać to. Też rzuciłam już do grupy komentarz ze swoją inspiracją. I tutaj napisałam, moja inspiracja, kosmos, gwiazdy, planety, droga mleczna. I tutaj zdjęcie. Możesz wyjść i po prostu wejść na zdjęcie, bo chyba wtedy będzie najłatwiej je powiększyć. Uwaga, pytanie do was. Ktoś już wyżej pytał, ale czy odtworzenie pracy z inspiracją Przemek ma być 1:1? Proszę. I tutaj zdjęcie. Zapraszam do grupy, żeby zobaczyć na własne oczy. Może można zmienić, ile powiedziałaś? 30% można zmienić, myślę, tak? Myślę, że tak ustalmy, że tak na oko 30%. Jasne jak słońce, pięknie. Okay. A kolorystykę można zmienić? Można. Tak, myślę, że kolorystyka to jest. Dobra, i teraz mamy 10%. Tak, pierwszy etap mamy za sobą, czyli znaczy pierwszy etap w naszym teraz programie, w sensie naszym takim informacyjnym odcinku. Jak ty mówisz, to byś musiał gdzieś chyba tutaj stać, żeby nie było takiego głosu. Czyli dziewczyny już są osobami, które chcą mieć, żeby stylistki albo osoby, które robią zdobienia, namalowały zdobienia dziewczyn, które one same zmalowały własnoręcznie. To już widzieliśmy. Czas na etap drugi, czyli czas na to, aby dziewczyny wybrały sobie inspirację z grupy, w której teraz są i odwzorowały jakieś zdobienie. I zrobimy to znowu na żywo. Ale ty będę jeszcze teraz malować zdobienie? No tak. Oczywiście, że tak, Edyta. Widzieliście mnie na Edyty? Dobra, możemy już? No oczywiście, że tak, Edyta, ja czekamy. Ja bym poprosiła Pawła o 2 Red Bullki. Nie ma tu dopingu. Jedziesz na tym, co możesz. Dobra.
Paweł się pyta, czy będą wszystkie 5 malować z danej inspiracji, czy tylko jeden? Ja myślę, że 5, bo tak jak powinno to być zrobione. Dobrze. Czyli co? Tak wygląda zdobienie na może zacznijmy po kolei. No dobra, to lecisz. Czyli post w drugiej grupie. Muszę czyli znowu zrobić screenę. Zamieniam się w etap, że jestem teraz, chcę wygrać nagrodę, chcę być w Hall of Fame, chcę, żeby wszyscy ludzie mnie słyszeli, chcę, żeby każdy znał moje zdobienie, chcę wiedzieć, że wygrałem pierwszy program Namaluj moje paznokcie, że potrafiłem najlepiej odwzorować zdobienie, najlepiej od inspiracji, jak tylko mogłem, jak tylko mogłam. I juniorki stwierdziły, że wygrywam ten program. I spływa na ciebie chwała, pieniądze i... I sława. I sława. Dobra. To mogę zacząć od zasad, tak? Proszę. W drugiej grupie. Zasady dodawania prac. Wchodzisz do grupy Namaluj moje paznokcie, myślnik inspiracje, czyli w tej grupie, której byliśmy przed chwilą i tam malowaliśmy. Tutaj macie linka od razu, więc nie musicie szukać. I wybierz inspirację, którą chcesz odtworzyć. To jest pierwszy krok. Potem tak, odtwórz wybraną pracę w całości, 5 zdobień. To już chyba rozwiało wasze wątpliwości, że nie malujecie jednego zdobienia? Ale ile te będą nagrywki trwać? No to wybierzemy szybkie, no. Tutaj będziemy szybkie wybierać, albo możemy wybierać jedno, a bardziej skomplikowane. Teraz to już jest, to na tym polega cała zabawa. Tu już jest cały, wiesz, całe rozkminianie. Czy ja mam tyle czasu? Czy ja to odwzoruję tak? Jakie mam umiejętności? Skodomy a może proste będzie, może proste będzie łatwiejsze? To jest cały właśnie ten game plan. Ja jak mogę... do niego podejść? I ten cały game plan będziemy rozkminiać w drugim etapie naszego całej serii 6 odcinków, czyli to jest drugi etap, to jest odcinek numer 5. Tam będziesz już poproszony o to, żebyś więcej opowiedział o sobie, jak to wybierałeś, w jaki sposób to robiłeś. Bo pierwszy etap jest inspiracja, czyli dajesz tylko krótki opis i robisz, po czym wrzucasz zdjęcie do grupy. Dziewczyny oceniają, czy przechodzisz dalej, czy nie. Jak przejdziesz, to poznajemy cię bliżej. Co, jaki był motyw, co nad czym kombinowałaś, jak to robi. To jest... To będzie... Tak mi się wydaje chociaż. Dobra, Hania, proszę, leć dalej. Dobra, więc jak już masz wybraną inspirację, to ją odtwarzasz. I pracę zmaluj na paznokciach, u dłoni lub na tipsach. Dowolność dla tego, kto chce na dłoniach, może na dłoniach zrobić, może być na tipsach. Tak, i teraz pokażemy przykłady zdjęć. Myślę, że zaraz, na końcu. No i oczywiście praca musi być twojego autorstwa. Dobra, to tu masz coś przygotowane. Nie wstawiasz pracy, którą ktoś ci zmaluje i ty ją wstawiasz pod swoim nazwiskiem, bo tutaj jest oszustwo w takim razie. I możesz otrzymać bana. To nie jest tak, że bierzesz sobie inspirację, idziesz do stylistki, namaluje ci stylistka i chcesz pracę. To wszystko wyjdzie w szóstym odcinku. Będą kolejne etapy. Którym zweryfikujemy takich mikrooszustów. To życie zweryfikuje. My już to mamy w głowie. Tu nie ma pusto. Czyli ja dobrze rozumiem. Można to od razu na paznokciach zrobić? Tak. A można to zrobić na tipsach i potem sobie dokleić? Możesz. A czy można zrobić tak zdjęcie wrzucić? Tak. Czy musi być na dłoni? No zawsze to jest kolejny punkt. Sfotografuj zdobienia według przykładów zdjęć umieszczonych poniżej. Czyli na dłoni robisz zdjęcie dłoni, tipsów lub tipsów przyklejonych do paznokci. Czyli tipsy też mogą być, tak? Same tipsy, tak. Dobra, czyli same tipsy też mogą być. Tylko tak ułożone, nie? I dłoni też. Dłoni też. Z tipsami? Tak, bo to lepiej też, wygląda w sumie. Bo to lepiej wygląda. Aha, i dłoń i tipsy mają być. I zawsze może ktoś sobie zrobić, wiesz, screena i powiedzieć, o, ta osoba fajnie malowała. Czyli... No dobra. Okay. Rozumiesz, Edyta? No. Czyli po prostu najlepiej to na tasiemkach sobie przykleić, może na tasiemkach takie tipsy gotowe przykleić. Z drugiej strony, patrząc sobie tak logicznie, jeżeli będziecie jurorkami, to łatwiej się będzie wam oceniało tak, czy na paznokciach? No na paznokciach. Czy to potrafisz sobie to wyobrazić, to mam na myśli, to sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało na paznokciach? No trochę ciężko, nie? No lepiej mieć zdjęcie. Więc zwiększasz sobie szansę, jeżeli dasz to na dłoniach. I Hania tam wrzuca już kolejny punkt. W komentarzu, teraz co trzeba dodać, żeby... być tak jakby zgłoszony do konkursu. W komentarzu pod tym postem dodaj zdjęcie zmalowanych przez ciebie 5 zdobień, tak jak wcześniej było opisane, i, co ważne, zdjęcie inspiracji, na której się wzorowałeś z grupy Namaluj moje paznokcie, myślnik inspiracje Kulo. Czyli... Bo musimy wiedzieć, co odwzorowywałeś, żeby potem nie szukać. Dokładnie tak. I za chwilę to pokażę przykłady, czy już teraz, Hania? Komentarze osób niestosujących to już możemy pominąć, bo to... Nie, to jest bardzo ważne. Bardzo ważne? To Hania, dawaj. Komentarze osób niestosujących się do zasad będą pomijane lub usuwane. Proste. Właśnie, potem się denerwować. Czyli potem mamy... Czyli mamy tak. Mi, Hani. Czyli tak mamy jest. Tak. Przemek, inspiracja, zrobił screena, tak?
inspiracji, że to czyli jest tej grupy. Ja wbiłem sobie w grupę inspiracje, zrobiłem sobie screena tego mojego zdobienia i wrzuciłem tu dziewczynom, żeby miały podgląd, czyli jurorkom, mm-hmm. bo teraz w tym momencie dziewczyny zamieniają się jako te dwie dziewczyny zamieniają się w jurorki. Mm-hmm. I one będą oceniać, jak była inspiracja i co mi wyszło. No i teraz możesz zrobić tę przykładową. No i Przemek to namalował na tipsach, przykleił sobie te tipsy do paznokci. Tylko nie umiesz za bardzo ustawić ręki, ale to już pomijamy ten fakt. Z dwóch perspektyw. Ale to są bardzo cenne informacje, które możemy potem już wiesz. I skoro paznokcie są białe na czubkach, to nie róbcie na białym tle na przykład, nie? Popełniłem błąd, prawda? Żeby był kontrast. I są też te same tipsy na wzornikach pokazane, więc fajnie, bo widać te zdobienia, a potem na paznokciach, jak się to prezentuje. Ideolo. Paweł to samo zrobił. Paweł skorzystał z tej samej inspiracji. Ta sama inspiracja, paznokcie. Muszę przyznać, że tutaj, bardzo ładnie. Ale widzisz, Paweł nie przykleił do dłoni, nie zrobił na dłoni zdjęć. Czyli teraz zostaje Paweł dyskwalifikowany, chyba że dorzuci. Zdjęcie paznokci. Ale już nie będziemy wracać, więc jeżeli ktoś tego nie wykona, no to od razu masz bana, od razu jest ban i nie przechodzisz dalej, więc szkoda by tego było, więc... Czemu ban? Ktoś zostanie wyrzucony z grupy czy coś? Z tej edycji konkursu można. Aha, z edycji, z tej edycji na moje paznokcie sezonu pierwszego. Oczywiście będą 4 odcinki, jako te pierwsze 4 odcinki, to będzie zbieranie 50 prac, które są najlepsze, więc jeżeli w pierwszym odcinku zostajesz odrzucony, my to będziemy nagrywać praktycznie na żywo, czyli co wtorek nagrywamy. Będzie to mieszane, tak, Hania? Dobrze pamiętam? Część nagrywamy wtorek, następny wtorek, tak. Część i końcówkę. Początek, końcówka, początek, końcówka. Przez nie, końcówka, dwa tygodnie początek. Będzie. Przez dwa albo trzy tygodnie. Mamy. Więc Hania będzie rzucała posty w grupie i będzie informacja, jeżeli w pierwszym etapie odpadłeś, zawsze masz szansę rzucić. Jeszcze raz. Jeszcze raz? W tym pierwszym etapie, ja mam na myśli pierwszy etap, to jest 4 odcinki, czyli 4 tygodnie. Aha, a ja myślałam, że co tydzień będzie można wrzucać. Co tydzień będzie można wrzucać? Co tydzień? Tą inspirację, którą się zmaluje? Tak. Okay. Co tydzień będzie nowy post. Ten jest do momentu, w którym odrzucicie teraz, wybierzecie. A nie co dwa tygodnie? 12 osób? Na tym etapie, jako wy, osoby, które będziecie jurorkami, wybieracie 12 osób z tego postu, który wrzuciłaś. Tak. Nagrywki tydzień później, znowu wybieramy 12 osób. Nagrywki tydzień później, znowu 12 tak. osób. A, czyli no dobra, tak poście. Razem 50 osób mniej więcej, nie? Które czyli przejdą... się nie musicie poddawać, możecie wrzucić ponownie. Tak. Można czy można zrobić inspirację na przykład swojej autorskiej osoby z grupy inspiracji? Czy można więcej? Myślę, że Nikola, że nie, że na pierwszym etapie robimy to w sposób taki, że wybierz jedną konkretną, odmaluj jedną. Jeżeli nie przejdziesz, wrzuć jeszcze raz. W sensie inną pracę sobie wrzuć, jeżeli... Dziewczyny ci dały jakieś tam wskazówki. Ta powiedziała to, ułożenie dłoni, może to by było lepiej. Posłuchaj rad i wrzuć w drugi post, który się pojawi. Bo pierwsza faza ma 4 odcinki. Z tej pierwszej fazy, jeżeli będzie na przykład tam 200 osób, to z 200 osób zostaje 50. I druga faza to jest jeden odcinek, z 50 osób zostaje 8. Trzecia faza to jest z 8 zostaje 1. Czajcie? Pierwsza faza 4 odcinki, z powiedzmy osób 200 zostaje 50, druga faza to są 4 odcinki, druga faza to jest jeden odcinek, z 50 zostaje 8, trzecia faza z 8 zostaje zwycięzca. Dobra, Hania, lecisz z kolejną osobą? Dobra, Sylwia Górna fajnie bardzo wrzuciła, bo dała najpierw inspirację, widzimy, że inspirowała się tą pracą od Pawła, plażą i tutaj dała wykonanie najpierw samych tipsów, bardzo fajnie, zmalowane wszystko. Mam trochę pomysł. Dajcie mi chwilę. Mega. Fajnie te morze. Uwaga, zamknijcie oczy na chwilę na live, bo może bujać. Nie mogę tego dodać bardziej w lewo, więc muszę trochę tak to ustawić. Jak coś to u mnie też widać. Tak, Hania? Tak. Do kiedy można wrzucać? Informacja jest w poście w grupie, czyli myślę, że do przyszłego tygodnia. Aż dziewczyny będą nagrywać pierwszy odcinek. No bo aż ogólnie nie zamkniemy go. No ale to tak mniej więcej pierwszy odcinek, tak, czyli tak. Poniedziałek, wieczór przyszły albo wtorek rano. Tak. I tutaj mamy, jak Sylwia odwzorowała, tak? Tutaj tipsy przyklejone. Kurczę, do ładnie, nie? No. Dopracowała możesz się. Też na moim pokazać. I Judyty to wygląda tak. Ocean jest mega. Mhm. W ogóle ta chika mi się tu podoba bardzo. Chika, no ja też zwróciłam uwagę na chikę. I piwo Leszek też bardzo ładnie odwzorowany. Angela,
Czy pracę można stawiać przez całą pierwszą fazę, czy każdy odcinek to będzie nowy post? Każdy odcinek to będzie nowy post i możesz w każdym sobie wstawić. Jeżeli zostałaś wybrana, no to potem w tym pierwszym odcinku, jeżeli kojarzy się zostałaś wybrana, no to potem już te z kolejnego postu wyrzuć, no bo jak już zostałaś wybrana, to żebyś nie była podwójnie wybrana, nie? Na przykład Hania oddaje dzisiaj pracę i w przyszłym odcinku Hania zostanie wybrana, ale się bała, że nie zostanie wybrana w pierwszym odcinku i wrzuciła do drugiego, ale w odcinek, który wyleciał kilka dni później, tam powiedzmy, w którym nagrywacie, w czwartek wlatuje odcinek, okazuje się, że w czwartek zostałaś wybrana, no to usuń post z grupy, nie? Tak. No i mamy, kurczę, następną tą. Marika odwzorowała swoją inspirację. Na tipsach i wygląda to bajecznie. Teraz na dłoni patrzcie, jak to wygląda. Mega mi się podoba. Identico. Mega mi się to podoba, nie? Przepiękna jest ta kolorystyka. O, u Hani to ładnie widać, Przemek, włączania. Może troszkę pomniejszyć. Mega. Takie letnie zdobienie. Patrzcie, nawet filmik, ej, mamy. Ej, bo tu są brokaciki w tej palmie. No i to pięknie. Dopiero widać teraz, nie? Jak trochę poruszałaś. Uwaga. Główka pracuje. W wielu głowach może się pojawić, ale ona pięknie zmalowała, ona na pewno przyjdzie i wygra. Spokojnie. Chodzi o to, żeby w tym pierwszym jak najwięcej osób zebrać, żebyśmy mogli podzielić was na grupy. Powiedzmy sobie, ta osoba, czyli kto? Marika. U nas może być już na poziomie zaawansowanym. Tak. To już dziewczyny stwierdzą. Jeżeli ty tego jeszcze nie potrafisz zrobić i my to będziemy widzieć, to zrobimy grupy. Namaluj moje paznokcie. Początkujący... Tak jak na mistrzostwach są... Kategorie. Nie kategorie, tylko to się nazywa jakoś... No powiedzmy kategorie. No, kategorie. To się tak jakoś nazywa. W każdym razie spokojnie. No to co? Malujemy, Hania. Hania, co masz dalej? Pokaż. Jeszcze pokażcie nie, no, malujemy. Dla inspiracji, żeby zobaczyć, co tam jeszcze ktoś inny ma, nie? Co Hania masz tam? No, tu się nie da przybliżyć. Tu następna jest Paulina i ona zainspirowała się pracą Piotrka. Tutaj taki koci motyw i zobaczmy, jak sobie poradziła z tą inspiracją. Tutaj na tipsach, trochę na odwrót będzie. Ale fajnie, bo podoba mi się to, że jest odwzorowana ta taka kreska z tej inspiracji, że jest taka szarpana. Ten styl jest... No. I tutaj mamy na taki dłoni. Taki szarpany styl, no. Widzicie, to nie musi być super do skórek, nie? To tylko ma być prezentacja, jak to wygląda na dłoni, mniej więcej. Tu nie musicie tego po prostu, nie wiem, kleić na kleju. Są takie tasiemki do tych tipsów gotowych. Możecie na te tasiemki to kleić. No i dobra, mamy przykładowe prace, zdjęcia, nie idźmy już dalej, bo już potem nas zachęci to jeszcze bardziej do już odrzucania i przyjmowania do kolejnego etapu. Przejdźmy teraz do etapu, w którym to dziewczyny zamieniają się w stylistki, w osoby, które lubią malować, które próbują malować może pierwszy raz, które starają się odzorować coś. I teraz przejdźmy do momentu, w którym będą wybierały swoje zdobienia z inspiracji, z grupy Inspiracje. Więc Edyta i Hania, przejdźcie do grupy Inspiracje. Musimy się tutaj naradzić, tak? I wybrać wspólnie jedną, którą... Każdy sobie wybiera, co chce. Dobra, okej. Nie musi się naradzać, nie? Korci mnie na szybko namalować moje, nie? Bo to będzie takie szybkie. No Edyta, wiesz ile masz czasu, wiesz jakie masz możliwości. Ile mamy dzisiaj czasu? Możesz namalować ile chcecie, ja tu jestem do nocy z wami. A ja swoje? Może tak zróbmy po prostu, każda swoje. Mam auto, mogę was odwieźć, Hania, więc spoko. Ja bym tak zrobiła. Ja chyba Hania ma trudniejsze dużo. Hania, masz 5 takich trudnych zdobień. No może, ale wszystkie 5? No tak. O, no to nie. Możesz sobie... To hello. Czekaj, ja tu dorzucę jak? Moje. Jak? One chciały... Widziałeś już na jedno? Pierwsze etapie chciały jedno zmalować. No co to? Zobacz, Hania, zobacz. To możesz moje to się zainspirować. A, ty wrzuciłaś kilka. Ale to, Edyta, może swoje tak sobie rzuciłaś? To może od kogoś innego wybierzesz, nie? Co ty sobie swoje? Najbardziej nie, bo tam podobają. Inni to mają takie... A nie, tutaj mamy Frencha kolorowego. Na jakimś konwerku. Też możesz go zrobić perfekcyjnie, docenisz kunszt, linie proste. Tak, to mnie korci, ale tu za dużo roboty z tym jest. To też mnie korci, ale za dużo roboty. Znaczy może nie za dużo roboty. Tutaj długo mnie to korci te moje. Zajmie. To też malowałam na szybko. A
Ale ty długo malujesz, to byś musiała to tak, wiesz, trochę powstrzymać twój perfekcjonizm wewnętrzny. No wiem. Nie, czy to jest możliwe. No właśnie, i to tak zmalować po prostu. Albo od krystka mogę zmalować. Może od krystka też, no. Ale to też może długo trwać w moim nie, wykonaniu. Nie, to będzie szybkie. Jezus, ja chcę od krystka. A jak ktoś ma inspirację w kwadrat, to można zmienić kształt? Można, nie? No możesz sobie zmienić, jak chcesz mieć inny kształt. Ja chcę od krystka. Kryszczyn. Tylko to doceniam ma konsekwencje. Twe. Może wyjść gorzej, może wyjść lepiej. Możesz zawieść osobę, która chciała widzieć, jak to wygląda w tym kształcie konkretnym. No, nie mam takich tipsów na szybko, wiesz, dlatego postanowiłam... Ale bo chyba, że znajdę takie tipsy. To ja idę poszukać. A mamy ten, Hania? Taki coś... Hania jak kombinuje, patrzcie na Hania. Ja już myślę, jak to zamalować, bo tu mam wszystko sobie fajnie zrobiłam w jednej kolorystyce. Trochę głowę? Więc mogę pięć zdobień, czy tam... No, praktycznie wszystkie naraz malować. No dobra, ten kciuk nie będzie aż taki trudny, bo... Tło, trzy kolory, gwiazdki się robi w miarę prosto, kropki też. No nie jest to chyba takie zaawansowane. Co myślisz, Hania? Dobra, dam sobie pół godziny na to. Musimy sobie to jakiś wyznaczyć, Hania, termin. Termin, czyli czas, rozumiem, zakończenia, tak? Ona już poszła szykować, czy co? Nie wiem, po co na początku. Ona sobie poszła. Po tipsy chyba, ja tylko sprawdzę, ile mam. Ale ja czas. Mam tutaj, ale nie nagrywamy mam aż godzinę tyle. 19, więc mam jeszcze 2 godziny na kamerach. Czy sprawdzę, czy się wszystko nagrywa. Nagrywa się, ale chyba zrobię cięcie, żeby tak. Jakby prąd wywaliło, żeby ten moment malowania Hania wywalę. Więc to sobie zrobię pauzę. Ale ja bym tu musiała przykleić wszystko. Wszystko przykleić, żeby naraz malować. Ale ja tego sobie nie przykleję na paznokcie, bo mam już jakie, ale coś damy radę. Pomaluj na swoich, Rita. Nie. Dobra. Nie. Ja cię proszę. Co ty wziąłeś za tipsy? Ty sobie wziąłeś nie kwadraty, tipsy, tak? No bo kwadraty. No, ale tutaj są takie kwadraty. Też są, faktycznie. Ale to no. Dobra, ja sobie wyznę tu, bo tu są jakieś różne rozmiary mam. Nie działa. I żeby to jakoś w miarę wyglądało, ja ale... Kurde, nie zmieszczą mi się, jak będzie za mały pazur, to mi się może nie zmieścić. Uwaga, dobra. Pauza w nagrywkach, Edyta. Mhm. Czy ja mogę wyjść po jednego tipsa? No jasne, że możesz, Hania. O, nie, jasne, że więcej. Możesz, czemu by nie. Nie wiem, Krystek, kamera Alfront nagrywała tylko kilka sekund i się wyłączyła. Dobra, włączam nagrywanie, Edyta. Mm-hmm. Macie godzinkę na to, żeby to ogarnąć, myślę. Ja za chwilę ustawię kamery pod to. Jak macie pytania, to dawajcie na czacie. Możecie malować razem z Edytą i z Hanią. Z inspiracji, jeżeli macie przedmioty przed sobą. Nawet jeśli masz jednego painta albo jedną hybrydę i pędzelek, działaj! To jest początek. No jasne. Działaj, zmaluj cokolwiek. Dobra, mam 5 tipsów. Zobacz, jak to jest. Czy to jest trudne, czy to jest łatwe. Czy coś się uda z tego. Jakieś tutaj są chyba porąbane te... Może tak być. To będzie trochę... To ja to tak wyobrażam, że to będzie trochę jak w Mam Talent, jak już był ten etap eliminacji, gdzie jurorzy sobie stali nad jakimiś zdjęciami ludzi, w sensie jakimiś, nad zdjęciami ludźmi, ludzi przypominali sobie, co oni robili. I pewne jest to, że pewnie wiesz, że jak ktoś nie ma... paintów, nie ma pigmentów i dziewczyny to dostrzegą, to trochę będzie inna kategoria tej osoby, która maluje tym, jeżeli, wiesz, jest to ułatwienie. Więc wiesz, maluj wszystkim, co masz. Im więcej nam pokażesz, tym bardziej będziemy to mogli w przyszłości podzielić. Pokategoryzować, wyznaczyć łatwe, proste zasady w przyszłości dla danej grupy osób, żeby nie było takiej przewagi jakby konkurent, takiej przewagi przedmiotowej, produktowej. Edi, możesz Wizem. No dobra. Tu wszystko ma znaczenie. Tam jest, możesz lampkę, prawda? Włączyć sobie moją biurkową, Hania. Idę po ten. To jakby dziwne są rozmiary. Za duży jest jakby... Czemu spliski takie najłatwiejsze wybrałem? Krecik, mamy tylko ograniczony czas nagrywek. Już siedzimy jest tutaj, jesteśmy tutaj od rana, więc ja się nie dziwię, że one wybrały takie, a nie inne. Choć gdyby było troszeczkę wcześniej. Czy jest to najłatwiejsze. Namaluj taką twarz. No bo wiesz,
Rozmieszczenie oczu jest ważne, nosa, ludzie uszu. Ludzie myślą tylko o sobie, że po prostu oni by chcieli jak najdłużej live'a, okej, ale no jest już późno. A to jest jednak 5 tipsów. Ale to co robisz, powiedz może? Wybieram sobie teraz mniej więcej wielkości tipsów w stosunku do mojego paznokcia, żeby się to szerokością w miarę pokrywało. Niestety jeden z tych tipsów jest za krótki na mój serdeczny palec, więc będzie trochę lipa. No, ale jakoś to ogarnymy. Dziewczyny, jest pytanie. Czy jeśli w inspiracji jest kolor czerwony, a ja mam na przykład inny odcień, to mogę go użyć? Myślę, że najbardziej. Kolory można zmienić. Ja tylko jeszcze zapytam, można zrobić swoją inspirację i potem ją odmalować, czy trzeba wybrać oczywiście do odmalowania czyjąś? Aleksandra, możesz swoją i możesz ją odwzorować, jak najbardziej. Właśnie, ja to będę czynić. Masz? Dobra, to dobrze. Widzisz swoją, tak? Myślę, że ja biorę tak. Krystka. Idę na łatwiznę, nie chce mi się. Dobra, pokaż, co tu widać u Edyty. A mogłabym też twoją w sumie odmalować. Czyli ty sobie przygotowujesz takich 5 tipsów, będziesz sobie przykładała i pokładała. Tak, tak, będę od razu 5, bo już sobie od razu 5 namaluję. To jest kamera do Edyty. Ja będę naraz też malować, no. Hania, u ciebie jak ustawić sobie tak mniej więcej kamerę? No to będzie widać, nie? Tam. Lampa by nam się przydała, nie? Lampy. Teraz no, jedną, ale mamy tu jedną lampę, możemy skorzystać z jednej, myślę, spokojnie. Przemku, jakbyś był tak uprzejmy i ale podłączył. Ja mam tu drugą też, myślisz? No, ale jak tak będziemy wsadzać? Nie, no, drugą. Spokojnie, raz jedna, raz druga. Dobra, dać będziemy, radę, tak? Jak będziemy sobie kolidować, to przyniesie dobra, się. Ja idę zmieniać wam masz jakiś kamerę, pilniczek kadry do tipsów? Mam tu taki. O, proszę. Tym myślę, że możesz spokojnie sobie po. Ciekawe, ile zajmą te proste zdobienia. Czemu dałem taki kadr? Aha, tu chciałem dać całe. No właśnie, ciekawa jestem. Teraz widzicie, jak się też przygotowuję zawsze do treningu ze zdobień. Zawsze sobie najpierw kilka tipsów szykuję. Przygotowuję je matowie, jak potrzeba, żeby było szybciej trenowanie. Nie robię tego za każdym razem. Za każdym wzorkiem nowy tips? Nie, po prostu jadę powiedzmy 10 na raz, sobie przygotowuję i potem sobie szybko mogę trenować. A Hania, ty jednak jedziesz ze swoim zdobieniem? Jadę ze swoim, no. Doceniam. Mamy tu painty? Ja, mamy. Doceniam, kurczę, nie spodziewałem się, że ten. Ja to w pół godziny tak zmalnię, nie? Odliczać? No to challenge będzie. Tylko ma, tak, tu mam, to są moje wszystkie, nie? Tak. Tu mam. Chciałaś paint żele, tak? Tak. Jakie potrzebujesz? Biały, czerwony i niebieski. Aleksandra, no i git, chciałam zrobić inspirację i wrzucić fotkę swojej starej stylizacji, która ma na tipsach, ale nie będę taka. Ale chcę spróbować otworzyć jeszcze raz swoje zdobienia sprzed kilku lat. No jasne, że no możesz, i pięknie. Tylko sorry, no jak tak. Dobra, ja już sobie maluję kolorem bazowym. Trzymajcie kciuki, żebym jutro miała siłę. Ja trzymam kciuki. No kurde. Hania sobie już tak maluje. Czekaj, ja sobie ustawię ci kamerę, Hania, więc tam czuj się swobodnie, a ja się postaram dopasować do twoich preferencji malowania. Hania, tu jest kosz na śmieci jak coś. Dobrze. Uwaga, trochę będziecie mieli szum fal, ale aż ustawię kamerę. A potem 10 minut będę sam kolor nakładać, nie? Szybko albo swoje namaluję. Zawsze to chciałam zrobić na paznokciach. No ja maluję swoje. Krystek teraz taki... Przepraszam, Krystek. Krystek, nagraj swoją smutną twarz. Ale od Krystka też mogę zrobić w neony. Dobra, będzie ej, od Krystka, właśnie. Ale zrobię w wersji neon. To będzie lekkie... Edyta, genialne. Genialne, nie? Ja ci już... Ale teraz pytanie, czy to będzie przechodziło do dalej? Najwyżej nie przejdę. Tak, bo ty zrobisz tylko tak naprawdę... Po światę. Moim zdaniem to jest te 30%. Tak? Chyba, że Edyta jakąś... Przemek, ty powinieneś wybrać 3 zdobienia, ale takie hard. No nie, Kreciak, no na tym etapie moje jeszcze nie. Moje są hard. W sumie u Hani tak. Czy można jak zobaczyć na moje tempo? Jakby było troszkę wcześniej, byśmy zaczęli troszkę wcześniej, och, to bym se poszalała. Ale że już jest późno.
Jadzia, zapytaj się Pawła na Messengerze, albo jak Paweł Tysty ci odpowie, czy można zobaczyć lekcje z grupy Nailcamp w inne dni, na przykład dzisiaj, dzisiejszą lekcję jutro. U nas Paweł jest od marketingu, on przygotuje dla was lekcje, on sprawia wam radość, zaciekawia was tymi kampami, tym, co stworzył. My tutaj mamy trochę inne zadanie, więc my nie jesteśmy w temacie aż tak, wiesz? Nie możemy być od wszystkiego, bo nam by głowy brakło. Dzień ma tylko 24 godziny, a i tak go już rozciągamy do 48 chyba, mam wrażenie czasami, nie, Edyta? Ania? No. Kurde, weź mi to odklej, Przemysław, bo zwariuję. Proszę, zaraz. Co tam masz? Ja rękawiczek nie ubrałam. No to ubieraj. Jeszcze masz czas. Ta taśma jest jakaś einfachowa. Tu, tak, no bo Edyta zamiast wziąć sobie gumę do rzucia, zrobić to raz, dwa, trzy, ja jak ja. Ja mam paznokcie obcięte, tutaj też mi to nie wychodzi. Ona dobra, już bo kolor maluje, poszło. A ja jeszcze... No bo wiesz, jak mi ja wolno robię, poszło. Ja muszę lecieć z koksem. Wziąłem sobie taki granat, ale nałożę drugą warstwę jeszcze, żeby był ciemniejszy. Daj. Dobra, masz. Mam. Wszystkie masz czy nie? Jeszcze ten. Idę po czarny kolor. Czarny kolor potrzebuję. Masz czarny może? Nie. Nie, czarnego dobra, nie mam. Dobra, ja czytam pytanie Karolina. Dołączyłam do was niedawno. Codziennie namiętnie oglądam wasze filmiki. I mój mąż mówi, że w życiu tylu filmików i live'ów z pazami nie oglądałam. Haha! I chyba alarm się włączył, chyba jesteśmy już za późno. I chyba co? Sam zacznie Przemku? Malować. Nie mam tutaj telefonu. Czy byłbyś tak... Aha. No to proszę zaraz zalogować. Policja przyjedzie. Zaraz policja przyjedzie, bo alarm nam się włączył, bo już jest późno, nie? Ktoś musiał się... I chyba sam zacznie malować, także dzięki dziołchy. Aha, popatrz. Super. Masz czy nie masz, Edyta? O, dobra, fajny, chyba wyłączył. Fajnie to tam wygląda, poleciał. Podoba mi się, bo jest taki ciemny granat, jest taka głębia, nie jest czarny, więc myślę, że fajnie daj, będą kolory. Podasz Przemek rękawiczki? Hani też? Ja mam tu już. A podasz dobra. Mi tam rękawiczki? A ty poczytaj komentarze, ta, może odpowiedz na nie. Hania, ty masz? Ja mam. Edyta, ty chcesz czy takie? Czy lepiej Tipsy Clear czy Hold? Czy moim zdaniem Holder najlepiej. Na gumę mi się kompletnie nie trzymają. No to wtedy taka taśma dwustronnie klejąca. Polecam, bardzo fajnie się tipsy trzymają. O, nawet trzymam rękawiczki. Edyta potrzebuje szczoteczkę. Ale taką do zniszczenia. O-o. Taką do zniszczenia? Co ty masz w planach, Hania? Opowiadaj. Ja muszę zrobić szybkie gwiazdy. Taką do zniszczenia. Może Przemek po to pójdzie. No to każdy chyba zna. Dobra, masz. Ja nie wiem, co to jest. Dobra, sposób, to zaraz będzie. Jak pomaluję, to... Przydałyby nam się, wiecie, jakieś maty. To mnie zaciekawiłaś. Biurko ucierpi. Szkoda, że nie możemy sobie jakiejś szybkiej muzyki tu puścić. Od razu by szybciej szło. Tak? No, nie ja, wiem. To ja ten, to ja mogę tu puścić wam jakąś muzę. Ale nie nie, bo to jest muza licencjonowana, więc mogę ją sobie puścić. No to puszczaj. Bo to jest... Widzowie chyba też będą. Ale czekaj, czy my to będziemy słyszeć? Uwaga, wyciszcie sobie mikrofony, w sensie głośniki, bo puszcza muza, nie wiem jak głośno będzie, okej? Okay? Uwaga, halo? Uwaga, będzie być może głośna muzyka. Proszę uważać na uszy. I śpiące dzieci. Jej teraz nie słychać. Widzowie ją słyszą, a wy nie. No to tutaj na tym włącz, tu. Nie mogę tak zrobić, nie, to tak nie będzie działało. Aha. Bo nie, będzie działało. Głos kąp chyba. Uwaga, jeszcze raz puszczam. Nie, nie działa tak to, Edyta. Nie, nie działa to tak. Dobra, pożycz tego silnika, ty już nie potrzebujesz, nie? Nie. Ja to tak upiłowałem, powiem ci choćby wcale, ale dobra. Ja muszę nie tu słychać? Opiłować, bo nie. Tu takie dzióbki są, nie? No, patrz, umie. Ty może brakujące dzióbki, ją wystające dzióbki. Była cisza? No to ciekawe. Powiadacie, nie było słuchać muzyki? Ja wiem, ja pójdę po drugą lampę i przy okazji przyniosę matę, bo będę potrzebować. Bo tutaj trzeba zabezpieczyć. Dobra, to nie jest paznokieć, więc biorę ciciek. Ciciek. Generator cićków? Tak, biorę ciciek, bo to nie będzie przecież dotykało mojej płytki. Piękna z nokciowej.
Dobra, podsuwam je trochę w głąb, żebyś miała miejsce. Dobra, była muza, ale nie było, nie słuchajcie jej. Idę po... staw. Bo wiesz, co mogło być włączone? Bo jak ja daję sobie muzę, to ja już tylko jedną... Cisza się z tego powodu, że my mówimy, wiecie? I chyba dlatego tak to jest. Jak ja ten filtr wyłączę, to będzie ok, czy nie będzie ok? Słychać muzę? Dobrze? No my nie słyszymy niestety. Chyba, że zrobimy tak, że... Aha, to ja wiem, co się dzieje. Dobra, nie zrobię tego tak, żeby dziewczyny słyszały. Więc zostawmy to, jak jest na razie. Dobrze. Słychać głośno. Jest, dobra. Co mogę odłączyć? Tablet mogę, nie? Dobra, była muza, ja na razie ją wyłączam z tego powodu, że tu dziewczyny nie słyszą i nie wiem, jaka jest głośność u was na live, więc nie potrafię tego dopasować. Miałem dzisiaj jechać po te głośniki, dlatego i miałem jechać jeszcze z Pawłem i nic nie zrobiłem. Siedzimy i nagrywamy. Jutro to ogarnę. Cały dzień. Koleżanki, wody. Mógłbyś mi polać, Przemek, wódki? Wódki. A już wypiłaś? No widzę, że wypiłaś. A teraz twoja kamera jest w kadrach. Możesz powiedzieć, co robisz. Teraz maluję sobie tło, bo moje zdobienie, inspiracja jest właśnie na czarnym tle, a zdobienie jest białe. I wybrałam kolor, który już jest od razu bez lepkiej warstwy, już jest od razu topem. Pięknie się poziomuje, więc nie będę musiała ani ścierać lepkiej warstwy, ani topu kłaść. Nic, po prostu już mam pięknie na sucho, nic mi się na lepkiej warstwie nie będzie rozjeżdżać. Więc to jest seria BKT jak coś. Czyli taki kolor, który jest od razu bazą, kolorem i topem w sobie. Czyli można od razu bezpośrednio na płytkę położyć, albo od razu bezpośrednio właśnie na tipsa. No i już później nie trzeba nic na górę kłaść. Skoro to jest przezroczysty tips, to chyba sobie tutaj dwie warstwy rzucę. Bo jedna gruba nie będzie tutaj miała sensu, bo może się nie utwardzić. Więc zrobimy drugą taką ultracienką warstwę. I ja tego piłować nie będę, to jest tips, więc ja sobie pozwolę utwardzić to 30 sekund, bo to jest wzornik, to będzie bez piłowania. To tutaj, czekaj Haniu, uwaga. Przykleiło się. Więc sobie to, żeby przyspieszyć pracę, wrzucam na 30 sekund i zrobię drugą warstwę. Ona będzie na tyle wyglądał, ta hybryda będzie wyglądała na utwardzoną po 30 Nawet sekundach. Czarny? Nawet czarny. Myślisz? Tak. No bo sam wzornik jest przezroczysty, dno jest lustrzane, więc i od spodu będzie się utwardzać i od góry. O, dzielę za wodę. Proszę. Myślę, że ta jedna kamera góra z bliska nie jest nawet potrzebna, bo tak tam nic nie widać, nie? Ale dobra. Potem ją wyrzucę, a nie będziemy. Korci mnie trochę to twoje zdobienie, nie powiem, że nie. Dobra, jeszcze 30 sekund. A dobra, już starczy, starczy. Czasu nie ma. Czasu nie ma. Hania, co ty tam już robisz? Ja już nakładam, przygotowuję sobie kolory. Czy jeszcze będę potrzebować bieli? Gdzie ty masz tło różowe? Myślę, że tak. Jakie różowe tło? Hania ma niebieskie ładne, ty gdzie ty masz? Ja mam czarne. Ale z drugiej strony będę to nakładała na paznokcie naklejkami, więc będę musiała to bardzo dobrze zabezpieczyć topem, żeby wiecie. Albo tak nie dotykać skóry najlepiej. O, nie dotykać skóry najlepiej, jak będę to przyklejać. Na pewno chcesz mieć kosz jako ten kubek? Nie bardzo. No właśnie. Nie przyjmie, ja jestem ciaprok. Dobra, plan działania. Potrzebuję jasny różowy. Biały z czerwonym, no. Ale taki jasno-fioletowo różowy. Zobaczymy, jak to pomieszam sobie. Nie, to chyba... A może, dobra. Nałożę sobie... Szaka. Gdzie masz takie tło, Edyta? Słucham? Gdzie masz takie coś? I flarda. Jakie coś? Takie coś? Te różowe nie wiem właśnie, gdzie jest. Kto nam tu zajmuje? Jest tam gdzieś. Gdzie? U mnie. Tak? A mógłbyś tu zamknąć, Przemku? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pomieszam sobie hybrydy z paintami. A teraz jest twoja kamera, czy... Nie, główna jest, dobra.
O, to chyba jest taki fiolet, co ja potrzebuję. Zobaczmy. Dobra, teraz to utwardzę na 90. A w międzyczasie sobie mam jeszcze. Tą samą bazę chyba. Ten jest troszeczkę bardziej szary. O, to jest jeszcze lepszy. I nie pamiętam, który to był. Ale... Zrobiłam sobie kolor, nie pamiętam z którego, ale okej. Czekajcie, bo ja powiedziałam, że pół godziny, a ja nie wiem, ile już mi minęło, ale teraz dopiero... Oczywiście od teraz, jak zaczynam malować, bo to była... Trzeba było bazę zrobić. No co? No nic, no dobra, no. Ja sobie nałożę twojego białego, który tutaj masz. Dobra, nie za dużo. Dobra, więcej białego jeszcze. Taki do malowania cienkich linii nie będzie odpowiedni. Muszę go rozrzedzić albo białą hybrydą, albo najlepiej topem. Bo on ma po prostu za dużo pigmentu na takie cienkie linie. Będzie się źle malowało, będzie za gęsty. Dobra. Nie wiem, co się teraz stanie. Albo mlecznym połyskiem. Teraz czemu będzie nie? Kontrowersyjnie. Kontrowersyjnie? A Przemek poszedł. Dobra, to sobie jeszcze rozplanuję. To sobie malnę. Dobra, te dwa będzie dużo kropek. Tu będzie powiedzmy średnio, a tu będzie mało na tym. Dobra. To na razie out. Dobra. Jada z tym. Jestem zestresowana, a najwyżej nie wyjdzie. No najwyżej, Hania, no co się przyjmujesz? A dobra, widać, co robię, ba. Ale żeby tu też było widać, więc wkraplam sobie cleaner do tego. Żeby to było bardzo rzadkie. Oj, za dużo chyba, ale dobra. Co? Co ty gadasz? Tam jest aceton, to ja nie wiem. Dużo. To co ty mi tu dałaś? No mówiłam ci, że ten jest z acetonem. Nie wiem. To najwyżej zrobię... O nie, roztopiło się za bardzo. No bo to z acetonem, koleżanko, jest. Jak chcesz rozrzedzić, to topem dobrze rozrzedzić, ale nie, ty jest tak konkret. Tak, bo to musi... Tobie jest za gęsty. Ja nie wiem, czy to się utwardzi potem, ja nie więc... Wiem. Ty to robisz na szybko, na tipsie, więc okej, okay, luz. Ale jakbyś to robiła na paznokciach, to tak... Mi się to za mocno chyba rozpuściło. O kurde. No dobra, mamy tutaj jakąś żyrafę. Ja chcę zrobić po prostu... Nie poddałem się, tutaj znalazłem. Jest! Bardzo dobrze. Wiesz, gdzie było? Działa! Schowane pewnie gdzieś. Tylko... Na górze było. W kamerze to słabo widać, ale działa. Przemek, poczekaj chwilkę, poczekaj chwilkę. Przemek, patrz. Pokaż. Co tam jest, pokaż. Co ty gadasz? Gwiazdy. Pokaż, co ty gadasz? Twardzi. I to już masz gotowe? Nie, no taka baza, no. Nie? Glutek tam jest, glutek tam jest. Proszę. Dobra. To. Patrzcie, Hanie, no tego bym się nie spodziewał. Gdzie się tego nauczyłaś, Hania? Wiesz co, jak byłam w liceum, to było mega modne, się zrobiło galaksji i to jest taki szybki sposób też, żeby zrobić gwiazdy. Gąbeczka by mi się jeszcze przydała, teraz tak myślę. Ale do umywania czy jak? Nie, do ombre. A chcesz, czy nie? Poproszę. O, Edyta mi już wyciągnęła. Dziękuję bardzo. Ha! Mówisz. Masz chwytunkę tam. Dobra. Dziękuję bardzo. Edyta, przybliżę teraz u ciebie trochę tu obraz. Na razie puszczę tą ogólną kamerę, żeby dziewczyny nie zwariowały, chłopaki na live'ie. Jest tam ostrość, Edyta, widzisz? Pierun wie, czekaj, zrobię jakąś linię. Jeszcze. Możesz na tej linii zrobić ostrość. A może wezmę teraz, masz top? A to jest mleczny. Ja mogę, czekaj, może być. Może być, na pewno? Może być, bo tak mam mleczny kolor. O nie. Ej, to jest czarny. Jezus. Ja patrzyłam blaut i mój mózg w ogóle nie... Sorry. Nie, ja też, ja ci pokazałam palcem. Masz. Dzięki. Starą szczoteczką do mycia zębów to można zrobić. Tak, Hania. Tak, dokładnie. Tylko ja nie mam tej szczoteczki do zębów. Hania, ten co mówiłaś, że fajniejszy jest, to jest ten lakier w środku. Szaka? O to chodzi? Nie wiem, nie wiem. Ja też nie wiem, ja już jestem taka zatracona, ja już tu wszystko pomieszam, nie?
Chyba mi się pędzelek poniszczył troszkę. Co ty gadasz, Edyta? Jakiś taki rozczapiżony jest, nie podoba mi się to. Hania, to tam jedzie hurtowo Dobra. Z tymi gwiazdami, Coś nie? z tym włosem jest nie tak. O kurde. Dorota. Hej, kobitki i rodzyneczku. Siema. Kurde, no rozczapiżył mi się włos, nie? Co teraz? Leca takim rozwalonym pędzlem. Patrz na kartę, tam ci jest dobrze ustawić tam? A jeszcze zróbmy tak. O, nie zepsujesz? Tak można zrobić większe. Nie. Co ty gadasz? Już mam drogę mleczną praktycznie zrobioną. I do lampy, pyk. To jest... To się okaże, że Hania będzie szybciej od Edyty. Nie, wątpię. Ale byłoby zacnie. Ale możesz tym jak nie dukać w stół? Dobra, ja muszę zerknąć na inspirację. Kurde, nie mogę tak malować, on jest rozczapiżony. Ciekawi mnie, jak Edyta poradzi sobie w czwartek. A co jest czwartek? Live. A jaki? Paznokciowy. Pewnie. A, dobra. Miałem. chwilowe zapomnienie. No i można wygumować, jak coś nie wyjdzie. Wielofunkcyjna ta szczoteczka. Dobra. Najpierw zrobię tło, a potem będę kombinować. U mnie jeszcze mam wrażenie, że. Ty malujesz tego glizda, tak? Glizda. Pana glizda malujesz? Hmm. Jak klientka będzie chciała identyczny, bo jej dziecko namalowało, to co? Co no namalujesz. Co ty gadasz? Co tydzień nowe pazy? Lipstiki tym razem z zdobieniami wypukłymi? Ciekawe, czy moje się w ogóle utwardzi. Czemu ma się nie utwardzić? Bo dodaję do tego aceton. A, żeby to się tak bardziej rozrzedziło, tak? Cleaner z acetonem. Hania? Tak. To Hania ci długa, nie ja, Edyta. Też. Przepraszam. Ale to nie szkodzi. Nie jest to 1:1, ale można troszeczkę... Czy ty już masz połowę zmalowaną? Ja. A potem ja się wiedziałam, a robisz te wybrać, neony? Nie? Oczywiście. No spoko. Ale aż se sprawdzę... Tej biały. Proszę bardzo. Aż se sprawdzę, czy to mlecznym topem się uda, czy muszę namieszać taki kolor. Dobra, teraz mamy kurczaczka na serdecznym. Ale poszłam na odwiznę, poważnie wam mówię. Ula zapytała, kiedy live z trudniejszymi inspiracjami? Moja droga, takich live'ów nie będzie. Będą z tego odcinki. I to jest pierwszy, w którym robimy taką prezentację, o co w ogóle wchodzi w tym naszym całym challenge'u, całym konkursie, challenge'u, nie wiem jak to nazwać. Namaluj moje paznokcie. Jest to wytłumaczenie. Z tego będzie zrobiony odcinek, też będzie wrzucony na kanał, żeby zaangażować więcej widzów do działania. Edyta, skąd ten pomysł? Barbara, ten pomysł to jest z grupy Namaluj moje paznokcie inspiracje. Widzisz na tablecie po lewej stronie ekranu, tablet u góry ekranu, lewej części ekranu, od środka po lewej. Edyta maluje teraz ptaka, a Hania maluje sobie swój kosmos, który sama namarysowała, a ptak jest od Krystiana. W sensie zdobienie jest od Krystiana. Dobra, za mała głowa jest, muszę sobie to zmienić, bo nie zmieszczę w środku. A skąd pomysł na te lipstiki, Edyta? Nie wiem, skąd ten pomysł. To już nie pytać mnie. Chyba z paznokcie gwiazd. Tam jedna gwiazda miała piękne. Aha, ty będziesz dlatego... robić Wow, co to było? Co to było? To odstrzeliło, bo chciałam, żeby tablet był Aha. pod kątem, żeby było Aha. widać. Nie, no spoko. Aha, bo tam jest to odbicie. Już to zrobię, tak. Hania. Tak. Pokażę. Ty będziesz robić lipstiki jutro na live'ie? No co ty? Jakie jutro? Jutro jest środa. W czwartek? Nie. Dlaczego nie? Kurka. No Przemek, długasz mi cały czas. To nie ja, to Hania ci długa. Ja nie, teraz ty długałeś. Ja muszę konkurencję jeden. Ojejku. Dobra, olać to. Koło fortuny w kole fortuny ta wylosowała. Nie, to dopiero w czwartek będę losować, nie? A na tych odcinkach będą jedynie prace innych, czy dziewczyn też? Dziewczyn też, to będzie taki przekładaniec. Będą dziewczyny kawałek malować, wybierać. Malować, wybierać, malować, wybierać. Dwie rywalizacje. Tak, pomiędzy malować, nami, wybierać. Mną i Edytą i pomiędzy widzami. Dokładnie tak. Żeby nie było tak nudno, to zrobiliśmy taki mamy schemat na razie nagrywek, taki wymyśliliśmy scenariusz.
tak go chcemy zrealizować, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Nie mam tu igły. Liner 9, dobra. Co to za bałwanek, Edyta? Ja tu mam... Ej, przecież mam igłę, ale to dobra. Aha, to nie jest bałwanek, to jest ten ptak. Ptaszek. Super, nie mogę się doczekać. Moja droga, no bierz udział też. Edyta będzie robić pazy Cardi B. Dobra, nie, to tak nie może zostać. To tak nie może zostać, ewidentnie. Idę po pędzelek, bo ten jest po prostu rozczapiżony i ten jeden włos robi to, że momentalnie mam za grubą linię, bo zaczyna tak piu robić na bok. Och. Hania, teraz co robisz? Układam sobie, że jak mi pasuje to tło, które wykonałam i będę malować, nie wiem, które jeszcze, myślę, że... O, na razie wybornie, same gwiazdy. Dobra, myślę, że namaluję sobie, zacznę od... Po kolei będę jechać. Myślę, i, tu, że i tu klimatyzacja działa, nie? Ale nie działa. Nie pomaga. No, działa, ale a nie działa. Sobie bez. To już w ogóle. Tyle lamp, telewizorów włączone i wszystko, Edyta. To tyle etapów, to chyba co najmniej miesiąc będzie trwać. Aleksandra, 6 tygodni. Jeżeli mamy 6 odcinków i to nie będziemy nagrywać jeden, to 6 tygodni. Same odcinki. Czarne rękawiczki, czarny wzór. Czarne tło. No. Dobra, jakiś grubszy pędzelek. Ja maluję bałwanka, a nie kurczaczka. Właśnie widzę też, że to jest jakiś bałwanek, a nie kurczaczek. Ale to tak Krystek widział kurczaczka. Jak jesteśmy w trójkę, to skoczyło do 28,5. No kurde. Krystek się na pewno nie spodziewał, że ja go wybiorę. Za mała klima na takie pomieszczenie, taka ilość ciepła. Hania już ma te 4 gotowe, 5 prawie, popatrz. Co? Co nie? Dobra, komu kubicujecie bardziej? Hani czy Edycie w tym zdobieniu? Bo ja widzę, że Edyta wybrała sobie niby proste, a tak naprawdę jest trudne, bo już tyle razy gumuje i maluje. Edycie. Powiem wam, że ja jestem po kursie landscape. U pewnej sławnej instruktorki. I nie będę ukrywać, że mi dużo dało to. No, bo byś pływała trochę, nie? Teraz. O kurde! Ja to teraz maluję. Jak mi jest wstyd, jak popatrzyłam, co Hania robi, to mi się tak wstyd zrobiło. Ja nie będę to się uznane jako inspiracja czy nowe. Dobra, co my tu mamy next? Ja kolejne kółko. Co jeszcze raz malujesz, Edyta? Nie, teraz Biedronka. Co tam się stało? Uważaj. Co spokojnie, stało, ucierpiała tylko twoja duma. Goła noga, więc można szybko wytrzeć. Dobra. Co tu się, Edyta, wydarzyło? O Boże, ale wstyd szybko, mi. Szybko. Nie, no po prostu wstyd mi jest pieroński. Edyta. What? Kuptok. No bo ty nie widziałam moich zdobień, nie? A tu widzisz neonowe, Edyta? Tak. A z pyłkami czy czym? Czy kolorami po prostu? Jak pyłkami? Edyta, Hania, Edyta, only Edyta, Edyta team. Oczywiście, że Edyta. No, głosy są podzielone. Ja myślę, że Hania tym zdobieniem wygra. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Choć Edyta też tam ma doświadczenie, to... No, ale nic ci po doświadczeniu, jeżeli nie trenujesz. Team Hania, że chyba, że Edyta dorzuci ci brokat. Brokat to jest potem połowa sukcesu.
skupienie. Nikt nie oddycha. W tle słychać tylko klimatyzator. Ale nie chłodzi. No, on już nie chłodzi. Ania napisała. Edyta ma bardziej precyzyjne zdobienia, Hania ma trochę prościej, bo może lecieć bardziej spontan. Edyta, no i teraz Edyta. Już żałuję, nie? Coś mi się tutaj nie podoba do końca. No, ale blisko inspiracji jest Edyta. Ten challenge... To będzie najtrudniejsze. Ten cały sezon pierwszy może pójść w różne strony, nie? Jedynka. Żeby dziewczyny mogły oceniać, to muszą same zrobić pracę. I będzie coś ciekawego, co już jest zaplanowane, a dziewczyny o tym nie wiedzą. Co? To wiem tylko ja i Paweł. Będą elementy zaskoczenia. O kurde. Tego się nie spodziewałam. A jeszcze bardziej się będziesz spodziewała, jak już to zrobimy. Co to jest? Jaki dziwny włos na moim pędzelku. Gdzie pokaż. Nie. Już wyrzuciłam. Te zdobienia, co na proste wyglądają, są najgorsze w wykonaniu. Edyta, dasz radę. Łyk bardzo talentu. Dziękuję, widzowie. Bardzo dziękuję, naprawdę. Inspiracja, Edytę praca. Inspiracja. Edyta teraz maluje głowę konia. No bo psa to jest pies. To jest piesek, Przemek. Praca. O, maluje to Edyta? Dobra. To jest no. No. Nawet ma brwi ten pies, no padnę, nie? Krys, tak to umie rysować. Roxana, już mieszkamy na Teneryfie prawie rok. Zmieniliśmy lokalizację. Nie dugać mi teraz, proszę. Przepraszam? Hanie, muszę jakoś... Ty masz, Przemek, zakaz dotykania w ogóle stołu. Hanie, jak mam zrobić, żebyś ty mi głowy nie wkładała? Powiedz ty. Nie wiem. Mogę to poprzesuwać. Dobra, zostawiam to tak, jadę dalej. A co ja tu zrobiłam, że to utwardzam? Aha, tam. Możecie też od Krystka wybrać zdobienie, tylko je wiecie, tak... Nie, moje nie będzie dobre. Tak je podrasować, nie? Nie mam opcji, żebym Hanie chwycił tym ustawieniem kamer. To studio nie jest przygotowane na dwie dziewczyny malujące zdobienia. Długasz. Czemu? Delikatnie, Przemek, naciskaj te guziki. Tak? Jeronie! Może tak sobie kamerą i tyle. Tu trochę Hanie ukradnę w ten sposób. Tu widzę taką małą lukę pomiędzy głową i pomiędzy pędzlem. Nie podoba mi się to. Dobra. Zobaczmy, jak to wygląda. Czy mi się udało ustawić? Trzy. Mi się to nie podoba. Ja se wybrałam zdobienie strzał w kolano, bo to choćby nie wiem, jak było namalowane, że jakoś super nie będzie wyglądać. No, tu mi się kojarzy, jak Hania robi gwiazdki, to mi się kojarzy lekcja Edyty z mikro paintingu, chciałam powiedzieć, z miksa zdobień salonowych. Ciężko to widzę. Jak robić gwiazdki ładne, nie Edyta? Mhm. To jest kaktus, Edyta? Ja. Edytko, czerń w macie by się dobrze prezentowała na tle tego neon wzorku. Edyta wygrywa, 4 razy więcej głosów. Nie chce mi się w to wierzyć. Zmieńcie zdanie, jak zobaczycie to, nie, co Ania robi. Ja naciaprałam. No właśnie o to chodzi. Serio. Poza tym mam czarne, dobrze, czarne, wiecie co, czarne rękawiczki. I Tipsa też mam czarnego. I co? No i nie widzę, gdzie się Tips kończy, stary, no to! Dobra, to jest rozjechany motyl. Jak to coś? Jest rozjechany motyl przez kogo? Ja, przez Edytę. Haniu, pięknie jest. Edytko, czy macie, byś Ada już czytała? Dzięki. Jest ciężko, powiem wam. Na czas jest ciężko. Presja czasu czuję. Ja już choćby nie wiem, co zrobiła, to nie będzie gorzej. Więc spokojnie. Ja zrobię taki test kamery na ciebie, jak ty malujesz, zrobię sobie obrót, czy nagrywają kamerę. Nagrywają. Tu się nagrywa. Tu się nagrywa. Front się nagrywa. Więc jest okej. Okay. Dobra, teraz neon trzeba zrobić. Ja, więc jak uciekłeś mi do lampy, to musisz mi mówić albo zmienić kamerę. Tak, o, sorry. Dobra, pokażmy, co Hania robi. Hania maluje księżyc, tak?
No, jakąś planetkę. A jakbyś biła planetkę. Bardziej, to było ekstra. Popatrz na lewy górny ekran. Ania się śpieszy, więc tutaj ja wiem. Z trzymaniem się w kadrach może być ciężko. Przemek, niech ci siedzie, zalosuje, bo będzie mogła obmyślić plan zrobienia tych pazów. No to jutro zalosuję. Na live'ie, na Twitchu. Jutro będziemy live'ować. U Jezisku, weszłam do domu i syneczek już uciszony. Ucieszony, jaki ucieszony? Mówię, o co chodzi uciszony? Jaki ucieszony, a nie już. Ucieszony. Jaki ucieszony. Jaka jest główna nagroda, jak się wygrywa, jak się wygra? No przede wszystkim chwała. Będziesz pierwszą osobą, która wygra pierwszy wielki Namaluj moje paznokcie, pierwszy sezon. Zawsze pierwsza osoba jest najbardziej zapamiętana. Zawsze, zawsze. No. A dodatkowo to są takie tam proste nagrody. Typu 500 zł chyba Paweł wyznaczył 500 stówek na... Można wykorzystać na kulo. Chyba voucher, też nie jest pewne jako voucher. Skupmy się na tym, że będziesz najbardziej... Na Trillo. Skupmy się na tym całym... Produkty. ...procesie przejścia, ten... Będziesz miał opowiadać, będziesz, wszystko będzie zarejestrowane, wszystko będzie na wideo, wszystko będzie odcinki. Ludzie cię poznają, ludzie cię będą widzieli. Będą się z tobą, wiesz, zżyją w pewnym momencie, bo jeżeli będzie twoja historia, kawałek twojej historii, skąd jesteś i tak dalej. Będą ci kibicować, człowiek. A tak naprawdę nie wiem, czy tak będzie, ale tak sobie wyobrażam. No tak by było fajnie, jakby tak było. Wszystko zależy od tego, jak czynnie będziecie brały udział. Jak to zmontujemy, jak to wrzucimy w całość, czy damy radę to zmontować fajnie, dynamicznie, ciekawie. Nigdy nie wiadomo, no nigdy nie wiadomo. You never know. Jakie są kształty w kole fortuny? Jak ktoś ma linka, to wrzucicie linka, to ktoś tam zobaczy. Do kiedy można dawać pracę do grupy z pracami, żeby być branym pod uwagę podczas kwalifikacji pierwszej części, pierwszym odcinku? Jadzia, już ci odpowiadam. Możesz nam je na chwilę pokazać. Cztery pierwsze odcinki to są 4 tygodnie nagrań, więc co tydzień możesz oddawać pracę do pierwszego etapu. Zaczynając od tygodnia wcześniej, pierwszy odcinek będziemy nagrywać z zebraniem 50 osób w przyszły wtorek. Potem następny będzie kolejny wtorek i następny finalny kolejny wtorek. Czyli 4 tygodnie od... Czyli ostatni odcinek będziemy nagrywać za 4 tygodnie od dziś. Dobrze mówię, Hania? Chyba tak, nie? A nie za 5? Albo za 5. 1, 2... No jest wtorek dzisiaj, tak? Czyli tak, w 5 tygodniu za 35 dni będzie nagrywany ostatni odcinek, czyli 34 dni masz na to, żeby wrzucać pracę. Hania teraz maluje oko albo ptaka, nie wiem, jak to nazwać. Na Twitchu tylko da się wrzucić, kumam, bo YouTube blokuje, rozumiem. Można zrobić zdobienie na innym kształcie paznokcia? No jasne, że można. Edyta, utwardzasz już? Co chwilę. Ile już masz, Edyta? Nie wiem. Kurczaczek, dziękuję. Proszę bardzo, jeżeli macie pytania, zadawajcie, chętnie odpowiem. Dusza perfekcjonisty cierpi. Tak? Ja dzisiaj wyłączyłam duszę perfekcjonisty, nie? Stwierdziłam, że to będzie lepsze dla mojej psychiki. No, zgadzam się. Dlaczego ty robisz takie? Ja tego nie rozumiem trochę. Co? Chyba. Ja tego nie rozumiem trochę, dlaczego to tak robisz. Czemu? O nie. Żeby było szybko. Dzisiaj zobaczyłam sobie, która jest godzina. Tak? Stwierdziłam, okej, robię kurczaki. Żeby te nagrywki nie trwały do 12 w nocy na przykład. A mogłyby, prawda? A mogłyby, no. Gdyby no wy za to macie zdobienie. Nieograniczony czas w domu sobie poprawiać i testować, żeby przejść do kolejnego etapu. No, a w drugim etapie też będziecie mieli taką samą szansę, a w trzecim etapie, czyli pierwszy etap, ja mam na myśli 4 odcinki i wybieramy do 50 osób maksymalnie, które przychodzą do drugiego etapu. W drugim etapie będzie jeszcze raz malowane. Będziecie malować jeszcze raz i z tego drugiego etapu przejdzie... Już tylko 8 osób do finału. Chyba tu. Fazy pucharowej. W fazie pucharowej. No to w fazie pucharowej to się dopiero dowiemy. Dzięki. Ale są zaprojektowane, jest ciekawy format. Czy mi się to nie utwardzi tu? Żeby zrozumieć, dlaczego ja takie rzeczy maluję, trzeba zobaczyć inspirację. Tyle wam powiem. A inspiracja znajduje się tutaj.
Tylko ty już malujesz ptaka, a nie tego, a nie motylka. Hania już tam idzie z częścią planety. A co ci kurs landscape Hania dał? Bo tak coś tam mówiłaś. Żeby więcej malować na przykład na mokro, a nie utwardzać co chwilę, bo wtedy szybciej jest. No, ale to efekt. Zależy, czy masz odpowiedni produkt, bo jak masz... A, no tak. No. A tego to wiesz. Ja malowałam produktami Kulo, więc wszystko mi szło. Dobra, czy jest tu ktoś, kto przed chwilą wbił i nie wie, co w ogóle dziewczyny robią i o co tu chodzi? Dajcie mi znać w komentarzu, w czacie. Mi osobiście bardziej podoba się stylizacja Hani. Pozdrowionka. Dzięki Emilia za pozdrowienie się. Też podnosi mnie to na duchu, bo tu cierpię trochę. Podnieście Hani na duchu, ona cierpi tam. Ja też trochę cierpię. Z czym się mierzysz, Ale Hania? Z drugiej strony... Z tym, że to jest takie... Żebyś niechlujne. Wolała sobie to dopracować, nie? Ja często na TikToku widziałem, że takie prace były niechlujne, ale potem jak już był finalny efekt, już był finał i efekt pokazany, to wyglądało trochę inaczej. Ten top jeszcze coś zakryje tych nierówności, prawda? Zawsze tak Edyta powtarzała przynajmniej. Mhm. Haniu, bez pośpiechu. Mnie się bardziej neony, ale Nintendo od Edyty podobają. Ala Nintendo. Neony ala Nintendo. Nie wiem, co to jest. Ile dziewczyny mają czasu na odwzorowanie? Ile dziewczyny mają czasu? Dobrowolną ilość czasu, ale już jest późno i Edyta poszła na przykład na szybkość, nie? Ja też. W wykonaniu na szybkość. Ja i w wykonaniu, i we wzorze, nie? Krystek napisał. Ohoho! Krystyna, wiesz, że to są osoby, które się z tobą stęskniły? Poprosiłem cię, żebyś dodał swoją twarz do odcinka i powiedział, co swoje 3 grosze. Krystek, zobacz, ja nawet twój wzór wybrałam, panoczku, nie? Krystek się pyta, czy ma pomóc. Patrz, Krystek, co jest na stole. Popatrz, co jest na stole. Popatrz, co Edyta robi. Zwróć na to uwagę. Krystek, pyk. Krystek, tylko troszeczkę sobie tam dodałam od siebie, nie? Pyk. Julia dopiero weszła, czy wytłumaczę? Dobra, lecę, wytłumaczę dla Julii. No właśnie, widzę. Ale to byś musiał lecieć po kolei. Moi drodzy, Namaluj moje paznokcie to seria, która powstała dla osób, które zawsze chciały mieć jakiś wzór na paznokciach i nigdy nie wiedziały, jak taki wzór może wyglądać namalowany przez osoby, które zajmują się malowaniem takich zdobień. Malowanie zdobień, które sobie wymyśliliśmy. Powiedzmy sobie, mam marzenie, żeby na moich paznokciach powstały motyw Gears of War, czyli takiej gry komputerowej. A nikt tego wcześniej nie namalował? Gry komputerowej, na pazach? Ale nigdy tego nie widziałem na świecie, nigdy tego wcześniej mi nikt nie pokazał. Więc nie mam jak inspiracji pokazać stylistce, o. Dokładnie tak, na przykład. To jest jeden z przykładów, jeden z wielu przykładów. Hania, jakbyś mogła tutaj do kamery, włosko? O, pięknie. To jest jeden z przykładów i to jest dla osób, które... To jest pierwsza grupa osób, które może się w to zaangażować, czyli... Inspiratorzy, możemy ich tak nazwać? Inspiratorzy? Inspiratorzy? Inspiratorzy. Inspiratorzy. Tak? I dla nich jest grupa Namaluj moje paznokcie, inspiracje. I tam te osoby sobie wrzucają pracę zgodnie z zasadami, po czym przychodzą takie stylistki jak Edyta i powiedzmy nazwijmy je dzisiaj na dzisiaj stylistki. Artystki. Artystki bardziej może, które chcą zmierzyć się, czy dają radę namalować zdobienie swojego widza, takie na przykład jak widzisz tutaj. Tutaj Edyta maluje zdobienie osobnika, który nazywa się nasz montażysta, który jest naszym montażystą, czyli jest to nasz Krystian. Krystian, dajesz intro, możesz kojarzyć takie coś. Taki tekst dla Krystka zawsze wrzucaliśmy, żeby nam wrzucił intro. I on narysował takie zdobienie i Edyta dzisiaj go odwzorowuje. I teraz, odwzoruje to zdobienie i zrobi zdjęcie temu zdobieniu, to może wrzucić to zdobienie do grupy Namaluj moje paznokcie, pracę. Jeżeli tam wrzuci to zdobienie, to automatycznie bierze udział w naszym takim... Pierwszy raz taki robimy konkurs, takim challenge'u z zaangażowaniem widzów i przez pierwszy etap tego konkursu, tego challenge'u, konkursu, nie wiem jak to nazwać jeszcze, nie wiem czy to jest konkurs, nie wiem jak to nazwać profesjonalnie, ale jest to taki program Namaluj moje paznokcie, w którym przez 4 tygodnie powiedzmy zgłosi się 100 osób albo 200 osób, to przez 4 tygodnie będziemy eliminować pracę tych widzów, aż zostanie 50. I to jest pierwszy etap. I to są 4 odcinki. Następnie przychodzi drugi etap i w drugim etapie z tych 50 osób
tych 50 osób nasze, w tym przypadku nie już artystki, ale artystki z doświadczeniem zamieniają się w jurorów i eliminują pracę 42 osób, tak żeby zostało 8. I ta eliminacja ma trwać przez jeden odcinek. Jeżeli to już zrobimy, przejdziemy ten odcinek, ten etap, to jest faza pucharowa, czyli taki finał. Jest to też jeden odcinek, w którym zmierzy się 8 osób, które odwzorują najlepiej zdobienia. Będzie to faza pucharowa, czyli mamy 8 osób, które są ustawione dwie, czyli 4 po lewej, dwie, 4 po prawej, dwie z góry i dwie z dołu walczą z sobą. Potem wygrani przechodzą dalej, zostają 4 osoby, dwie osoby walczą z sobą, po czym wygrani z tych przechodzą dalej, jest finał. W finale wygrywa jedna osoba z tych dwóch. Jak gdzieś tam zostaniesz nie zostaniesz wybrana, to możesz dalej brać udział. Gdzieś tam, czyli w pierwszym etapie przez 4 tygodnie. Tak. Nagrodą jest tutaj satysfakcja, nagrodą jest tutaj przede wszystkim to, że będziesz najbardziej zapamiętaną osobą z tej serii Namaluj moje paznokcie, ponieważ będziesz pierwszą zwycięzczynią albo zwycięzcą. A poboczną nagrodą to jest jakieś 500 zł na produkty na sklepie Drillo, to tam Paweł się tym bardziej ogarnia, czy to będzie voucher, czy to będzie wybrane produkty, nie wiem jeszcze. Ważne jest to, żeby brać udział, żeby być tym pierwszym pionierem. Pionierem. Szczegółowy opis, znaczy szczegółowy, ogólny opis masz jeszcze w opisie tego live'a, więc możesz doczytać. I w obu grupach na Facebooku. Znaczy nie, opis tego jest na Hania na grupie na fejsie? Chyba nie ma. Tylko nie, w opisie live'a, jak to ma wyglądać. Więc przez 6 tygodni poznamy człowieka, który jest najbardziej... Jak to nazwać, Edyta? Jak go nazwać takiego człowieka? Do tego, żeby wygrać. Ojej, coś mi tu nie pykło. Ale jak ja to zetrę teraz, to będzie grubo. Dobra. Muszę to wywalczyć teraz. Dobra. Co my tu mamy? Czym cieniuje Edytka? Czym cieniujesz, Edyta? Ja sobie zmieszałam biały paint żel, ale on jest taki bardzo mocny, stopem. I dlatego mi wyszedł taki właśnie transparent na biegu wyszła, dzięki czemu tak mogę zrobić ten efekt neonu. Neonka dookoła. A mi planeta zniknęła. No, planeta zniknęła, będzie dobrze. A co z jej mieszkańcami? Ona była pusta, bez mieszkańców. Przemku, wrzuciłem ci w wiadomości prywatnej, czym inspirowałem się malując swoje zdobienia. Z racji tego, że jestem upośledzonym malarzem, musiałem się wspomóc, a jest to dość ciekawe. Krystek, no to wrzuć to w grupę, jeżeli tam w tę grupę tutaj, w którym jest Edyta. I tu to puścimy na live, chyba, że to nie jest na live'a. Nie mam telefonu, nie mam telefonu, ziomeczku, nie mam tu telefonu. Edyta, nie słuchajcie, dlaczego? Bateria padła? No, poniżej godziny. Dobra, uwaga, idę po baterię. Hania, mam gdzieś baterię? U Edyty będzie, nie? Tutaj na szafce są jak coś. Jest źle. Co? Ty chyba mojego nie widziałeś. Jest napaćkane hardo. Tu nic nie widać. Ale mam nadzieję, że się ktoś zainspiruje i sobie będzie robić na paznokcie. Nie muszę być same, nie? To już dużo zapomnieć, ja też. Co byście gadały, tak? Już masz zielone, możesz mówić. Tak. Ziemeczku. Ja mam nadzieję tylko, że się ktoś zainspiruje i zrobi neony na paznokciach. Nie musi to być wzór, to może być napis, taki jak ja wcześniej zrobiłam. Jak zrobicie coś takiego, oznaczcie mnie na Instagramie, ja chętnie zerknę, jak będą napisy wyglądać, nie, na paznokciach. Dobra, ja już to topuję w sumie. Zofia, idzie dobro. Mleczny, nie. A to ma być, to już jest neon, to już jest wszystko? Tak. Tak biały neon sobie zrobiłaś?
Tak. Edyta poszła na łatwiznę. Krystian napisał, Edyta, że wrzucił do opisu tego posta, więc możesz zobaczyć, jak chcesz. To muszę odświeżyć. Koło Fortuny chyba Edyta mówiła, że w środę, tak? Czy w czwartek? W środę zrobimy. W środę, jutro. Na Twitchu, w Rzymeczku. Czekaj, Krystek był gdzieś koło szczęśliwe Edyty. Jeden szpic, dwa rosyjski migdał, dwa migdał rosyjski, trzy edge, cztery balerina, piątka edge kazachstański, sześć sztylet, siódemka flare, ósemka monroe, dziewiątka lipstick, dziesiątka strzała. O, słychać. No, słychać, słychać. A czy osoby, które wrzucą inspirację, też mają możliwość coś wygrać, czy tylko jestem pomysłodawcą i tyle? Na tym etapie jesteś pomysłodawcą? A co się okaże później, to nie mam pojęcia, Karolina. Może tak być, że na przykład osoba, która wygrała, finał. Dawaj na tablet. Dawaj na tablet, gdzie inspirowane. Masz? How to draw pictures using numbers, simple drawing. Jak ja bym to widziała wcześniej. Co to jest? To jest chyba to, co Krystek się... Mhm. Krystek, ty jest dobry, nie? Krystek do tego podszedł taktycznie, ja to... Wziął, czekajcie, teraz wziął co? Bardzo taktycznie. Zmienimy tutaj troszeczkę dalej. To wziął, kurczaczka. Okej. Okay. A główną satysfakcją jeszcze dla Karolina, dla ciebie jest to, że ktoś ci w końcu pokaże, jak twoje zdobienie może wyglądać na paznokciach. Mogło być tak, że nigdy tego jeszcze wcześniej nie widziałaś, nikt ci tego nie pokazał, więc tak wiesz... Wziąłem też z innego filmiku, Krystian, bo napisał Edyta. No widzę właśnie, no, ale wiemy o co chodzi, nie? Ej, wiemy to jest o co ciekawa chodzi. Historia, bardzo Krystek. Fajnie, Krystek, bardzo czemu fajnie. Czemu tego mówiłeś wcześniej? Dobra, to ja już to topuję. Dobrze, już kończę też. Co ty gadasz, Hania? Powoli. Jest ta pierwsza u nas jest, więc no. Ja nie wiem, ja poszalałam. Ja sobie... poszalałam. Poszalałaś, no to dobrze, no. Nie wiem, czy to będzie, ale nie, no trochę w sumie jest jako inspiracja. Ile zmieniłaś? Będzie za 30%? Nie wiem. Ciężko mi na razie ocenić, bo jestem... Edyta, powiedz coś? W twórczym... Testy. Edyty już słychać, więc musisz mieć chyba opóźnienie na live, jest dla tego dziewczyny, które później piszą, że Edycie headset padł. Edytę już słychać chciałeś powiedzieć pewnie? A co powiedziałem? Edyty już słychać. O, zmęczony jestem, może przez to. No. Jak nazywają się uchwyty do tipsów? Holdery chyba, tak? Holdery. Nie foldery, tips a holdery. Holder. Tips holder. Coś lepszą? Kulka, akcelerzy i czeka na was. A mogłam brokaty tam dać, no mogłam. To by było plus 10 do zdobienia. Ha, ja zrobiłem ci, żeby widzowie widzieli. Dziękuję bardzo. Jutro będzie live na Twitchu, Edyta? Raczej tak, wieczorkiem sobie dziabniemy jakiegoś live'ika. Jak on to ładnie spoziomował, ten toporz, jestem w szoku, no. Nie wierzyłam. Że mi się na jedną warstwę uda. Myślałam, że będę raczej, bo dość grube to zdobienie, myślałam, że raczej będę matowić i jeszcze raz kłaść, ale kurde, oleję to. Nie będę matowić i jeszcze raz kłaść. Aha, mam nie po kolei teraz. No to dobrze, bo ja mam opowieści dziwnej treści. Tak, na jutro? Gites. No i w tym momencie powolutku Edyta już zakończyła etap drugi. Jeszcze musi zrobić zdjęcie tego, wstawić do grupy. I na takim, w takim odcinku, kiedy będzie nagrywać go w przyszłym tygodniu, dziewczyny będą malować takie zdobienia też swoje, prace, żeby wiedziały, jak to jest po drugiej stronie, kiedy same malują i mają coś wymyślić z inspiracji, żeby wiedziały, miały doświadczenie, a nie brało się tylko to z tego, że no, bo ja tam kiedyś malowałam, to wiem, co mam powiedzieć. Po prostu mają brać też czynny udział, żeby wiedzieli, jak to jest, kiedy widzowie malują. I pomiędzy tym będziemy, dziewczyny będą miały dwa tablety i będą wybierały, dyskutowały o tych zdobieniach, kogo wybierają, czyją pracę odrzucają, dlaczego, skąd to się bierze i tak dalej, i tak dalej.
więc będzie tak trochę emocjonująco. Będą zwroty akcji, powinny być. Powinny być, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie, z tym nie, zwariuję. Muszę iść po jakieś inne przymocowanie, ale już chyba wiem, jakie pójdę. Pomocowanie typu taśma dwustronnie klejąca. Trochę będzie za gruba. Ja zrobiłam inspirację z połączenia mehendi ptaka i nietoperza, flagi tadżyckanu widniejącej na live edyty kwiatach czuwasi i flamingowi, który został zmieniony na flaminga na Teneryfie. Tak się uśmiel mój instruktor, ja płakałam, ja jechałam ze śmiechu, no akcja za akcją. Nie mogę się doczekać efektu końcowego. A ja się nie mogę doczekać, kiedy usiądę, bo mnie już nogi bolą, a młody nie jestem. Hania została na polu boju. To masz ostatnie już, Hania? Tak. Jeszcze top. Lecimy. Jakbyś miała, ile byś potrzebowała, żeby zrobić tak sobie perfekcyjnie czasu, żeby tak sobie to zmalować po swojemu, tak wiesz, w zaciszu swojego kącika? O Boże, nie wiem. Na każdą godzinę dłużej. Na każdą godzinę dłużej? No. Ale to by było perfekcyjnie. No. Mam coś lepszego, nie? Tasiemki z takich gotowych tipsów. Zresztą faktycznie. Zmobilizowałaś mnie. Dobra, w sumie mogę to już topować, bo to już nic... Masz top? Ja, już ci dołom. Proszę bardzo. Dziękuję. Ładny. Takie ombre, taki baby boomer, brokatowe, ładne, przy skórkach. Ale o co w tym chodzi? Co chcesz no te tipsy, nic nie chcę z tym zrobić, tak tylko zaglądam. Będę teraz takie naklejki sobie kleiła, żeby tipsy na to nałożyć, zrobić zdjęcie na, z tipsami. Aha. Gotowymi. Ale najpierw zrobimy zdjęcie tak, po całości. Dobra, pokażmy, jak to będzie wyglądało. No tak, jeszcze mi się przewróciło. Możesz wstać, jak chcesz. Chyba tak zrobię, bo będzie ciężko zrobić zdjęcie. A, łamuję nogi, ale mnie bolą. Łamuję nogi. Żartuję, nie bolą mnie. Presja czasu to największy skurczybyk, mówiąc ładnie. Edyta, jak tam chodzi naokoło tego studia, nie wiem, czy ją widać, widać ją tam. Uwaga, kamera, Edyta. Sorry, dugnęłam cię, Hania. Mam nadzieję, że już nie malowałaś. Dugnęłam ją. Tu nie zaszkodzi, już spokojnie. No dobra, to Edyta, zrób zdjęcie w wersji polskiej, na dywanie. To tak ci się zmieści? Takie profesjonalne naklejki sobie wzięłaś? No ty tak. Ty gadasz, Edyta. A ty sobie wybrałaś szerokość tipsów do... Do paznokci, no. Do paznokci, dopasowałaś sobie? Hania, ty też tak zrobiłaś, czy nie? Nie, oczywiście, że nie. Zrobiłaś wszystkie takie same? No, oczywiście. Ja też tak zrobiłam. Co będę kombinował? Chwytunka. Jak nic mi tu No dokładnie. To wiesz tam ci, jak to się przyklei, to będziesz miał tam tydzień, Edyta, teraz. Nie. Jest taki mocny. Myślisz, że nie? Ja myślę, że tak. Siadaj między dziewczynami, ta, żebym od jednej i od drugiej dostał to, że je dugam. Szturcham, dotykam. Nie dugaj mnie, nie dotykaj ciepło. Mnie, ciepło. Dasz radę, czy nie dasz radę, Edyta? Edyta, no ładnie to zrobiłaś. A szkoda, że koloru nie dałaś, ale no dobra, teraz masz blisko inspiracji bardzo. Mogłam dać kolor neonowy, mogłam. Nie powiem, wystarczy, że nie. Żebyś pokryła jakimś kolorem. Nie pomyślałam o tym, nie? Serio? Widzisz, szalona. Uwaga, pierwsze przyklejenie. Pyk. Trochę mi paznokieć odstaje, ale dobra. Bo to one są płaskie, nie? Alu, bo zobaczcie, one są totalnie płaskie, one nie mają tunelu. One powinny się... Troszkę, no... Ale łupata. Widzicie, bo one po prostu nie mają tunelu, jakby trzeba było ścisnąć. Edyta, choć ten, zamiatałem, mam trochę tam... Śmiatkę do pozamiatania. Chodź ci. Pało jest teraz to, co masz. Okej.
Mogłam nie przyklejać, ale dobra. Ty sobie teraz zrobiłaś, chyba mi się wydaje, Edyta. Pójdziesz tym na chatę, do ogródka z takimi. Jak to mycie włosów, i by było po... Dobra, czy one są wszystkie zatopowane? A co tu chodzi w tych naklejkach? Czemu to tak ciężko złazi? Dobra. Tak. Potem to będę zdejmować, teraz tylko przykleję. Czy stop? Tak. Duck nail. Ej, a ja teraz będę miał takie odmoczone ręce od tego. No to se wietrz, dziążko. Gipko, wietrz se pazy. Jednego pójścia siku mogłoby nie przetrwać. Jednego pójścia siku mogłoby nie przetrwać. Myślisz? Mhm. Albo ubierania spodni, tak? Jeansów. O, albo leginsów. Boże, Edzia, prawie się dusiłam spaghetti, jak zobaczyłam od boku tego przyklejonego tipsa. Niezły, nie? Totalnie bez... Totalnie... Ja miałam gąbeczki użyć. Teraz mi się przypomniało. Może by byłoby lepiej. Skazujący, to będzie ten. Ściągnęłam rękawiczki, a jeszcze nie pomyłam tutaj. Oj. A ja nie wymyślałem koła dla Edyty? Piękne kwadraty, piękne. Bo ktoś zapytał, dlaczego nie ma duck nails w kolejce. Chyba, że żartujecie, że ja będę z łopatami chodziła, nie? Duck nails to można powiedzieć łopaty, spokojnie na nie. Uderzenie numer 184. Tak. Ja wiem, że widzowie mnie nie lubią i by mi kazali w jakichś pierońskich kwadratach chodzić albo duck nailsach. O nie. Tam ich trzeba powstrzymać. Jak ty się z tym męczysz, Edyta? No kurde, widzisz jak... Żal mi cię. W sensie żal mi tego, że... No żal mi cię po prostu, Edyta. Bez tej pensety to ja nie wiem, co bym zrobiła, nie? To jak to masz normalnie palcami? Bo ona ma takie ząbki i ładnie to chwali, Boże. Chwyta. No w końcu chwytunka, nie? No nie, to tutaj schodzi razem. Klej odchodzi przecież. No właśnie. Może te naklejki na paznokcie, a te do mocowania obrazów na ścianę, Edyta... Może to nie naklejki na paznokcie, a to do mocowania obrazów na ścianę. No, tylko że one były w paznokciach, nie? Padam. Zmęczona? Tak. Psychicznie i fizycznie. O, poszło. Boże, jak miło. Jeszcze teraz zdjęcia. Przemek, znaczy Hania... O kurde. Witaj w klubie. A jakbyśmy jeszcze bardziej skomplikowane rzeczy malowały, to ja nie wiem, to już bym w ogóle pod stołem leżała. Ja mam o dosyć, kurde! Nie? Ja za tydzień nie przychodzę jak coś. Przemek, możesz mnie zastąpić. Albo Paweł, jak woli. Hania psychicznie nie może, że nie ma tyle czasu, ile by chciała na malowanie. Założę się, ja że to szalona, że ja to wybrałam. Pogięło mnie. Ale zrobiłaś, namalowałaś. Dokładnie. A że jak? Nie tak jak sobie wymarzyłaś, no to... No. Presja czasu. O, jest, zeszło na szczęście. Ale nie z boku. Paweł mi napisał, że jest dumny. No i cyk. Że jest dumny, że sobie radzę tak dobrze. Tak? No i tak. Pięknie. Coś jestem dumna. Szkoda, że wcześniej tego nie poczytałam. Ja muszę zobaczyć, jak to wygląda, bo jeszcze nie widziałem tak. Hani to będzie lepiej troszkę wyglądać, bo ona nie ma, wiecie, takich kwadratów, łopat, tylko... Ty masz fajny owal, nie? No fakt, nie wszystkie są w tym samym... Ja nie pamiętam, w tej samej wielkości, ale przynajmniej, no, ładny kształt mają. Smukły. Mają te łopaty. Pamiętacie, jak sobie przedłużałam te moje paznokcie? I użyłam tych łopat jako flexi tipsów? To było najgorsze, co mogłam zrobić, nie? Tego się nie dało wyprowadzić, nie? Jak już jest paznokieć taką łopatą, takim plaskaczem, to już no nic nie zrobisz. Chryste, panie. O. Jak ja sobie poniszczę paznokcie przez te gówniane naklejki, to będę zła. Coś mi się wydaje, że tak będzie, Edyta. Się... Co sobie najwyżej, wiesz, zawsze mogę zmatowić, jeszcze raz połysk nałożyć. Ty byś to trzy razy szybciej przykleiła na tych gumkach, co miałaś. No ja tak będę robić. Ty sobie tak zrób, ciążko. No oczywiście, że tak. Ej, o co chodziło z ciablonami? Miałeś te nożyczki inaczej nazywać?
Nie, nazywać się miały dobrze, bo o to chodzić jak szablony. Tylko miały mieć inny kształt. Inne ostrza i wszystko było, miało być inne, no. Nie były to wymarzone nożyczki. Krystek ten kawałek wyciął chyba, tak? Taki. Jakie? Tłumaczące, o co chodziło. Nie wiem, czy to było w odcinku, czy nie, bo jak nie Aleksandra pamiętam, pyta, czy tam to pewnie widziała odcinek i... Aha, jak ty byś miała czas, to byś to tak zlewelowała, ja już tam widzę, nie? Widać presję czasu, widać. Widać. Ale ja się dziwię, że tu mi na tej inspiracji tak dobrze poszło. Tak? No, jak na moją presję czasu, ale tu... Edyta się dalej męczy. Jest, poszło, kurde, brawo. Chyba na raz poszedł, nie? Aż nie wierzę w to, na raz poszedł. Pierwszy, ostatni. Pierwszy, ostatni. No piękne! Pokaż do kamery. Beautiful. Ojej, znowu dugnęłam. So beautiful! No nie, pazy życia. A ten to jest już taki prosty, że szok, nie? Pazy życia, mówię wam. Czekaj, ostrości nie ma, ziomku. Wyżej chyba. Pazy życia. Czekaj, ustaw się w jednym perspektywie. Proszę. Tak? A zrób drugiej, z drugą stronę rękę. Mówię wam, pazy życia. Tak? W ogóle ten jest krótszy od tego, widzisz to? Dlatego tutaj tu czubek wystaje. No masakryczne są te tipsy. To są najgorsze te tipsy, nie? Te wystające, to jest dobre, widziałaś? Obejdź. Ej, no ja wiem, bo ja robię... Co? Ale ja już jak robiłam te zdjęcie podglądowe do postu i musiałam, naklejałam sobie te sztuczne tipsy, no mówię, ja pierdzielę, jak to ogromnie wygląda. Więc wybierajcie te takie, Hania ma fajne, więc to nie będzie najgorzej wyglądać, naprawdę. Edi, nie wiem, czy nie chcę twojego telefonu do zrobienia zdjęć, bo tak trochę mój... Z tych paznokci... Kolory zjadam. Dobra, Przemek, weź to przełącz, kolczyki proszę cię. Robię fotkę i zdejmuję to ten badziew. Coraz bardziej się utwierdzam w tym, że nienawidzę kwadratowych. Żrawka na małym jest ale one są, to nie są kwadratki, to są łopaty. Kaj oś palca, Edyta. To są łopaty dziubackie. Cichania wrzucam. A będzie ostrość? Nie, muszę ci zrobić ręcznie, albo zrób sobie ręcznie, no. Oh my god. Kurczę, jak zrobienie inspiracji na malowanie, to spoko. Widać tę szybkość malowania, żeby się wyrobić, nie? Oh my god, so bad. Nie, no ładne. To ja mogę powiedzieć, że jestem na poziomie ale Hani. Nawalone. Ale pewnie bym trzy razy gorzej zrobił. Co się stało, Edyta? Co robisz? Zostaw te paznokcie. No już porobiłam fotki. A ty dasz mi twój telefon? Dam ci. Proszę. Och, ja teraz to będę pół godziny zdejmować. Jaki masz, Edyta, pin? Moją twarz mi tylko podłóż. Podłóż. Trzymaj, Hania. Chcę szybko zrobić zdjęcie, żeby nie przedłużać już. Spokojnie, kiedy ktoś Hania pyta, czemu nie lubię kwadratów? Kwadraty be like. No, kwadraty. Dokładnie. A, kto ostry jest, no. Kto to wymyślił? Ja dzisiaj tak współczułam mamie Agnieszki Grzelak, że musiała nosić kwadraty, a nie lubi, bo nie lubi, jak jej się tam odstaje. Jak jej tam... Aparacie od Edyty jeszcze gorzej. Myślałam, że będzie lepiej nieco. Dobra. Chyba zostawię przy swoim. Ja. A gdzie robiłaś zdjęcie tych tipsów? Tam na tle tego, aha, bo ty masz nieprzyklejone, tak? A takich nie robiłaś? Takiego nie zrobiłam, zrobiłam dobra na wtórniku. No to Edyta zrobiła. Bez bokechu. Czy nie? Czy już te tipsy się rozleciały? Daj mi pokój. Nie chcę tego. Chyba porysowałam sobie paznokieć. Edytko, jak takie piękne, to sobie zostaw, hehe. Ale tyś do wciapna. A! O kurde, jak to boli, nie? Ja muszę trzymać paznokieć, żeby to. Co tam robisz, pokaż. Obejrz. Jak to trzyma, nie? Co za badziew. Przecież mówiłem ci, że to klej będzie jakiś gigantyczny, jak to jest na tydzień paznokcie. To jest na tydzień? No przecież chyba tak jak to jest napisane. Dwa, trzy dni chyba. Dwa, trzy dni. Dobra, teraz muszę sobie to przykleić. To jest pierwieństwo. Nie polecam klejenia tego na paznokcie. Nie polecam. Naprawdę nie polecam. Na trzy dni dokładnie, tak Hania mówi. Co ty gadasz? Ten klej musi wytrzymać gości, no to jak to mogą zrobić? Czekaj, na lewą, nie? Bo będę jak ja to zrywam, to czuję się jakbym te moje żelowe zrywała. To będzie bardzo złe. Czekaj, się robi ostrość? Aha, masz tam, tak?
Co? Zobacz. Double nice. No dobra, to jest tylko do zdjęcia. Przeżyjemy to. Wszyscy wspólnie tą traumę. Nie klej se, pchania, tak jak ja. Czekaj, ja mam traumę ze zdejmowaniem tego, ej. O, tu coś... Aha, tu ten top. Jutro podeszliśmy do takie koło, gdzie będą same duck nice. Nie bój się, Basia. Teraz... Hani, piękne. Teraz ludzie... Miała kiedyś kciuka. Czemu wy cały czas o duck nails? Bo Edyta bardzo lubi kwadraty. Aha, i to jest taki manifest, tak? Tak. Nawet sobie zrobiłam kwadraty. A, Jezusiczku. Ała, to jakbym sobie zrywała. Rozmocz to w wannie, dziełucha. I oto rozmocza dzisiaj. Ani mu wanny, Pierona. To ma tylko zabójczy prysznic. Point of view, kiedy dłużej ściągasz klej z paznokci, niż je malowałaś. No, uwielbiam poczucie widzów, poczucie humoru moich widzów, nie? Dobra, ostatni pas, nie? Nie wiem, jak to przeżyja. Dasz radę, dasz radę. A, dobra, bo tu była mana klejka, to szybko poszło. Bo trochę za dużo tego. Hania, pięknie, na gumce i nara. To skombinowane. No, teraz jestem drugi raz zazdrosna. Najpierw wyborem wzorku. Nie, uwierz. Nie. Proszę cię. Bo fajnie wyszedł, nawet na bacia prany. Ale to już ostatni, już nie musimy żadnej inspiracji robić. Ja tego koła nie robiłem, ziomki. A oliwką miała się było odmoczyć? Jeszcze se wyrwie z dłużyskiem i on ich za potem. Nie, no spokojnie. Aż tak źle nie jest. Ty pokazujesz, tak? Chciałam pokazać, no. Zrobi się ostry zaraz, no. I dobre to je. Pokażę taki zamkłość. Ten kciuk tu. Bo nie umiem tak zrobić. A jak chcesz to zrobić? Pokaż. Żeby nie było widać. Aha. No to tak. Pełna okazałość. Ale... To jest paskudne. Wy zróbcie sobie to na spokojnie, wiecie, relaksacyjnie. No nie, no to oko jest zajebiste, to na przykład, tak? To jest fajne. To mi się o, to zmatowiały podoba. Mi te paznokcie, nie? No i to też jest spoko. A reszta czarne powinna być. Ten fajnie się zapowiadał, ale... No też nawet jest spoko, ale ten mały paznokieć, ten wielki pazur mnie rozśmiesza. Ten mały paluszek, to double. To tym się inspirowała sztuczna inteligencja, Hania. Tak. Przyklejone byle gdzie paznokcie. To już wiem, jaki był proces myślowy. Tak. Mam nadzieję, że ta gumka mi nie oderwie zdobienia, co mi zrobiłaś. Ojej, jest to możliwe, nie powiem. Ja już próbowałam trochę zdrapać, czy schodzi, ale... Dobra, dziewczyny. Hania, zdjęcie porobione, jeszcze jedno zdjęcie. Jeszcze pykam zdjęcie. Wrzucajcie do grupy, finalizujemy ten odcinek, powiem tak, moi Edyta drodzy. Edyta się dzisiaj popisała kunsztem zdobienie życia. Podoba ci się? Tak. Ale serio mówisz, czy żartujesz? Żartuję. Aha. Edyta, co? Mam czuchu. Dobre to mąż. Ja se lubię, wiecie, tak poironizować. Mam dystans do siebie, więc bez problemu. Ej, czekaj, to przychodzi. Bo ci Paweł kupił dystansomierz. Bo mi Paweł kupił dystansomierz. Ej, ja to zdobienie? A nie, dobrze. Dobrze. Myślałam, że na odwrót coś zmalowałam, ale czy tu by Przemku, był... Przemku, you know, po drodze. A ja dzisiaj jedziemy samochodem, więc będzie prosto do chaty. Porysowałam sobie trochę paznokcie. Jak mogła się Edyta? I już nie ja myślę, to, tak, że ładnie, mojemu ale nie ma najgorzej. Zdobieniu odbiera kształt tych tipsów. Czyli ważne w tym miejscu jest dobór kształtu. Też, no. To jest właśnie piękna lekcja, kiedy dziewczyny są i malują i mają różne kształty, a potem zobaczą to u was. Mają doświadczenie. Znaleźć kogoś, kto ma naturalną płytkę i zrobić to na flexi tipsach. Flexi tips na... Tak, chyba, że wejdzie, czekaj. Muszę schować gumkę. Mamy nowy trend na jesień. Double nails od Hani. Może wejdą flexi tipsy. Czekaj, no zobaczymy. Na paznokieć żelowy, no bo wiecie, co innego, jak ktoś nie ma nic. Ej, wszedłby, co, dobra, co nie było źle. To tak? Wszedłby, nie było źle i by wyglądało dobrze w miarę. Tylko to sobie wziąłam za mały rozmiar.
Weźmiemy jakiś większy, tu już mam jakieś takie, wiecie, mam wypadnięte. Te paznokcie tak szerokie, że wchodzą jeden na drugi. Ej. Jest ciężko. O, widzicie? Na flex tipsie by to dużo lepiej wyglądało. Bo flex tipsy co mają? Tunel! Tunel, nie są takimi plaskaczami, widzicie to? Nie są plaskaczami bez tunelu. No. Flex tipsy mają tunel i by to dużo lepiej wyglądało, tylko sobie trzeba odpowiedni rozmiar dobrać. Więc no. Tu ściągnąłeś swoje? Pokaż. Bardzo ładne. Ty jesteś kłamcą, ale dziękuję. A teraz patrz. Nie rób tak, nie rób tak. Widzisz, patrz, widzisz, ściągnięte. A to się męczyłam pół godziny. Dobra, czyli co, ja wrzucam jeszcze? Tak, no i teraz wrzucamy do grupy. A potem zamieniacie się w panie oceniające i dajecie sobie ocenę, czy byś przeszła dalej, czy byś odpadła. Agresywne kwadraty! Sorry, musiałam, bo mama Agnieszki mówiła, że te kwadraty są agresywne. Tak? No, coś w tym stylu było. Ja tam kisłam, mówię, Boże, jak ja wiem, co ona czuje. Boże, tak, tak, pani mamo Agi, tak, ja panią tak rozumiem, kwadraty, nie? Bo wylosowali jej paznokcie, nie? Kształt, a ona nie znosiła kwadratów. Pierwszy raz paznokcie. Okay. Znaczy nie, że kwadratów nie znosiła, ale jak jej coś wystaje. Edyta, wrzuciłaś zdjęcie do grupy? Nie wrzuciłaś, Edyta. Jeszcze nie. No, Hania już wrzuca, Edyta. A, dobra, do tej drugiej zrobię muszę, też nie? Screena. Jakiej po drugiej? Paznokcie, pracę. Tak, no pracę, Edyta. O, widzę, że tutaj się posypały. O, ktoś mi zaserduszkował. Tak. I teraz co ja robię? Dobra, mina Edyty, jak Hania ściągała tipsy. Będą memy. Damy jutro na początku. Można sobie zrobić własny top z dual form? Topsy z dual, tipsy z dual form? Edzi, tipsy Edzia, z dual worry. Można. Zmieniamy pazy można. I play. Jeszcze raz możesz powtórzyć, Przemku, bo ja odpowiadam, a ty już następne pytanie zadawałeś. No, przepraszam. To nie było pytanie raczej. To jest Edzia, don't worry. W czwartek zmieniamy pazy i klej. Binkiem zjedziemy. Nie wiem, co to oznacza. Powracam na live z powrotem. Siema, Michasia. Edyta dodaje pracę. Hania też tam dodaje pracę. Za chwilę wam pokażemy, jak to będzie wyglądało. Kolejny etap, czyli kiedy dziewczyny zamienią się w panie, które będą jurorkami. Będziecie jurorkami w tym momencie? Jurorki z doświadczeniem. No tak. Jurorki z doświadczeniem. Tu jakieś mamy dymy na czatach, Edyta. Tak. Kłócą się ludzie twoje paznokcie. Ja nie wiem, o co chodzi w ogóle. Nie krótkie, jestem w temacie, ale chyba. Agresywki, no. Nie wiem, nie spędzam tyle czasu z tobą. Tak, 7 centymetrów. Nie wiem, czy te dziewczyny... Pazy i klej. Bękiem zjedziemy. Nie da się... Bękiem, a nie bankiem, a nie bien. Hashtag Benek to miał być. Dobra, kumam teraz. Uwaga. Dziewczyny dodają post do grupy. Moja praca zamiast moja praca. I na tym etapie kończy się, w tym miejscu kończy się ich udział jako uczestniczki tej grupy. Czyli dodały pracę i teraz spokojnie czekamy sobie tydzień na odcinek. Edyta i Hania malują zdobienie i oglądają pracę widzów i mniej więcej teraz zamieniają się. Dałyście już? Tak. Dodają. Zamieniają się w osoby, które będą weryfikowały, kto przejdzie dalej, jak to nie. Więc teraz dziewczyny, tak szybko posprzątajcie, wrzucimy tablety z góry, damy kamerę z góry i tak stańcie nad tymi tabletami, popowiadajcie o tych swoich zdobieniach. Może Hania od Edyty, Edyta od Hani, żeby zobaczyć, jak to jest. I dajcie informację, czy by Hania przeszła, czy by Edyta przeszła twoim zdaniem, a potem na odwrót. Ja bym nie przeszła. Ja bym nie przeszła. Ja bym też nie przeszła. Ustalcie, kto przechodzi, kto nie przechodzi. I... Nie denerwuj mnie. Dobra, robimy tutaj miejsce, plac. Nie bądźcie jak na przykład hydrauli. Do kosza? Na fuercie, który przyszedł zrobić swoją robotę i zrobił na razie malac i poszedł na chatę. Połóż to tam, zostaw. W sensie. Albo, nie wiem, raczej nie.
Przemek, przyniesiesz jakiś worek na śmieci? Bardzo bym była ci wdzięczna. Co, nie mamy worka na śmieci? No, mamy. Dlatego go przynieś. Kosz jest pełny. Te tipsy to jest takie zło. Rzucaj tutaj, Edyta. No to podłóż tu. Nie, bo spadnie. Proszę. Za chwilę się okaże, jak to będzie wyglądać. Edzia i Hania, proszę się napić. Ile można prosić? Ile można ojejku, prosić? Ojejku, już. Pozdrowimy Wiola. Siema Wiola. Pozdrawiamy. Moje bezpieczne mycie. Tą rękawiczką. No, nie jest głupi pomysł. Nie chcę mi się już ubierać. Masz tutaj kosz. Masz tu kosz. A, przejechałam sobie po paluszku. Co zrobiła się? Żłopej dziucha. Przejechałam sobie kółkiem po paluszku. Mogę napisać, jak pięknie zmieściłam się na mojej koleżance za to, że poszła do najgorszej stylistki w Polsce, żeby nagrać to na TikToka? Mogę napisać, jak pięknie zemściłam się na... Zemściłem, napisz! A zemściłam, pisz. Dobra, gotowe? Jeszcze Hania kończy? Nie, jeszcze tylko pędzle szybko wyczyszczę. A wrzuciłaś? Tak. Zdjęcia? No to ja mogę już od Hani pokazać, a potem ona moje pokaże. Nie, no razem to musicie zrobić. Tak? Chodzi o to, żeby były jakieś tam interakcje. Żeby były reakcje tej drugiej osoby. Spokojnie, ziomeczku. Poszłaś na łatwiznę i co? Darla, pozdrawiam całą ekipę. Dzięki. Proszę mi tam w komentarzach nie smarować. Co to znaczy? Oni ci nie smarują, oni ci prawdę piszą. Ale w grupie, tak? Tak. Proszę mi tam nie smarować, ja dokładnie wiem, co ja zrobiłam. A co ci smarują? Edyta, jaka kara spotkała Przemka za ostatni brak dostaw jedzenia na czas? Kaj je banan. Do dzisiaj tego banana nie mam. Ale było jeszcze ostatnio na live, nie pamiętasz? Jak 2 godziny powiedziałaś wcześniej, że chcesz jedzenia. A Przemek... Przyszedł po 2 godzinach, powiedział, co chcesz. Dobra, jeszcze pacior. Ja tu się starałem, na hulajnodze zapierdzielałem jeszcze pożyczonej hulajnodze od Gabriela, żeby zamówić ci żarcie z bombajskiej restauracji. Która była zamknięta. Indyjskiej. Która była otwarta, ale jednocześnie zamknięta. Bo tam normalnie ludzie jedli jeszcze, nie? Tak? No, kończyli jeść. Aha, no tak, tylko już po prostu nowych zamówień nie przyjmowali, nie? Pewnie o to chodziło. Ja tam stoję, czekam, ty mi tam kombinujesz. Idę się pytać, a ona mówi, zamknięte. Mówię, okej. Okay. A ty ta pół godziny myślała, co zjeść. No. A potem, jak już dowiedziałam się, co zjeść, to się dowiedziałam, że zamknięte. Najlepsze było to, że ty tam miał konkretne danie, po czym jak otwarła menu, to się okazało, że nie ma tego dania, nie istnieje tam. No, ono musi być po prostu na, tak jakby, restauracji. Jest menu na ścianie restauracji. Pozostawić, tak? Dobrze. Kochani, jak już przejdziemy etap inspiracji, zrobiliśmy sobie inspirację, albo wybraliśmy sobie czyjąś inspirację, albo sobie wybraliśmy swoją inspirację, to malujemy zdobienia i wrzucamy te zdobienia do grupy, która się nazywa... Nie widzicie, bo nie ma ostrości, ale zaraz zobaczycie. Ej. Którego... No... Spokojnie, to jest tablet. Ty to nie znalazła. Grupa się nazywa Namaluj paznokcie, myślnik. Namaluj moje paznokcie, myślnik pracy. Ściana kulo. I tu jest post. Te posty będą zamykane i będą tworzone nowe. Co tydzień? Później, co tydzień, ten tak. Zamknie się w przyszłym tygodniu we wtorek, albo w poniedziałek wieczorem, albo w wtorek rano. I mamy post od, a właściwie komentarz od Hani, tylko jest jakoś za jasno. Musisz to trochę przyciemnić. Ej, to przetrwał dużo ten top dzisiaj. No to bez dwóch zdań. Ej, to by się... Tak. To by się odbijałam tu światła. Dobra. I tak, mamy jeden komentarz od Hani i w odpowiedziach reszta. Moja inspiracja i Hania wstawiła zdjęcie z tej poprzedniej grupy, nie? Z inspiracjami z grupy. I jest wykonanie teraz, tylko nie widzimy reszty. O, jest reszta. Wykonanie najpierw na tipsach. Ej, nie dodałam trochę duże masz te tipsy. Nie dodałam zdjęcia tipsów. No, to jeszcze mogę zrobić. Jeszcze może zrobić.
No i możemy porównać inspiracje, bo kolory trochę inne, nie? I to, co namalowała Hania. Nie tylko kolory są trochę inne. Moim zdaniem mogłabyś przejść, bo fajne są maźnięcia. A ja się z tobą nie zgadzam z swoją opinią. Ja bym siebie nie przepuściła w życiu. No dobra. To teraz byłam bardzo subiektywna. Bo to moja siostra. Raczej byś nie przeszła. No, nie raczej, tylko na pewno. Dobra. Przechodzimy teraz do moich paznokci. Inspiracją były zdobienia, które naszkicował Krystek. 0 na 10. A jego inspiracją było... filmik How to Draw Picture Using Numbers, czyli jakieś proste, serio proste zdobienia. I teraz, Hania, możesz ocenić moje wykonanie? Czekajcie, jakoś mam... Ty masz, Hania, ekran prawa za, nie? Czyli tam... Ale mam jakąś taką... Co to za jakość? O, mój telefon lepiej. Taką robi, wiesz, jakość niestety. Ja myślę, że... No i masz trochę opalcowany. Ja myślę, żebyś przeszła, ale to jeszcze jest zależne, kto by z tobą konkurował. No właśnie. Bo jak ja mówię, że ja bym się nie przepuściła. Ale ogólnie odzorowanie jest identyko. No, no w sumie dobra, no nie możemy winić inspiracji za to. Nie no, chodzi... To właśnie nie chodzi o to, chodzi o to odwzorowanie. A moim zdaniem to odzorowałaś identycznie. No mogłam, no dobra, ale mogłam dodałaś... to ulepszyć, nie? No niekoniecznie. Dodałam też neon, tak, tylko tu jest troszeczkę na to tych zdjęciach. To jest takie, to jest, widzicie, troszeczkę inaczej to wygląda na żywo, a inaczej... Czekajcie, na przykład ten tutaj. Na zdjęciach to wygląda, musiałabym filmik nagrać. O, bo ten biały tu jest jakiś za biały, nie? A tu już znowu troszeczkę inaczej to wygląda. Ten biały jest no zupełnie ogóle... inny niż na żywo, jak to robimy. To więc musiałabym, jakbym zobaczyła na zdjęciach, że to nie wygląda dobrze, to bym stwierdziła, kurde, na zdjęciach nie wygląda dobrze. No, naklejki mi się tu przykleiły. Na zdjęciach nie wygląda dobrze. Nagram filmik. Ale powiem ci szczerze, mogłaś bardziej ostrość na tych tipsach zrobić. Mam, właśnie nie zrobiłam. Bo na żywo są takie bardziej wyraziste i lepiej wyglądają. Ale jak... Źle zrobiłam zdjęcie. Moim zdaniem... Proszę Państwa. Idealnie odzorowałaś styl, który Krystek tu zaprezentował. Idealnie odzorowałam twój styl. Jeżeli chodzi o inspirację, dodałaś neon, ale moim zdaniem to bardzo pasuje. 9 na 10. Ej, tu ten komentarz. Zasługuje, że nagrodę i koronę i panowanie styliskami paznokci. To jest w szoku. Wiecie, jak się czuję teraz? Jak ten koleś. Dobra, nieważne, za chwilę się poczujemy, za chwilę ten. Znaczy, co to chciałem powiedzieć. I co, kto przechodzi dalej, kto odpada? Ja odpadam. Decydujcie, dziewczyny. Ja odpadam, Edyta przechodzi. To zgadza się, czy zaprzeczasz? Edyta powiedziała to samo, więc już Edyta nie jest, Edyta jest moim zdaniem, moim zdaniem obie odpadamy. Ja się czuję jak ten koleś. Zobaczcie. Ale to są twoje umiejętności? Tak. Że wszyscy tam po prostu... Zobaczcie, jak oni tutaj skandowali? I zobaczcie, jaką on ma minę, jak wygrał. Patrzcie tę minę, nie? I znowu... Tak się czuje. On po prostu nie dowierza. On dobrze wie. On dobrze wie. Ale moim zdaniem to jest dobry przykład, bo porwałaś publikę, jak on. Odpadnę. No i tak to mniej więcej będzie wyglądało, moi drodzy. Nie, chyba tu nic więcej nie trzeba dodawać, już wszystko jest jasne. Mam nadzieję, że widzimy się w grupach. Najważniejsze to porwać publikę. A seria nazywa się Namaluj moje paznokcie i chyba pod tym kątem też będziecie oceniały, jak to fajnie już teraz wyszło. Hania fajnie podsumowała. Taka była inspiracja, tak zrobiłaś, wyszło fajnie. Zajebiście. Nie trzeba robić najpiękniejszych zdobień, trzeba robić według inspiracji. Porywające... plan i taktykę jak Edyta. Porywające zdobienia. No i to wszystko w tym odcinku. Szczegóły w opisie. Ciao! Dobra, moi drodzy, mamy to nagrane, pięknie. Dziewczyny, świetna robota. Sekta kulinek Krystek, się odpaliła, no dokładnie. Krystek, ja ci współczuję, bo kurczaki masz... i poddanie. Sorry.
Ja ci spłuczę, bo montażu będziesz miał 3 godziny, stary, nie? Pracę widzów, tego live'a którzy robimy. Przesłali? A pracę widzów, to będziemy nagrywać dopiero, to jest tylko pilot. To jest pilot dopiero. To jest pilot, my dopiero wasze prace będziemy nagrywać, inspiracje. To jest pilot, ale psycha-sitting już. Kulka, ale psycha-sitting. Chodź tu do mnie, przytul mnie. I co, jak sobie myślicie, dziewczyny, będzie to spoko, ciekawe? Kto z was by już tak był przekonany, tak, albo by po prostu rozważał wziąć udział w jednym, albo w inspiracjach, albo w inspiracjach i odtwarzaniu inspiracji, albo w samym odtwarzaniu? Powiem wam, że na spokojnie w domu to ja mogę malnąć... Luzik, nie? No. Luzik, na spokojnie, bez kamer. Teraz mnie da to spokoju, będę malować w domu, nie? Ej, kto mi zajumał tipsa? Kto mi zajumał tipsa jednego? Pewnie leży na ziemi. Tylko pamiętajcie, że Hania, jak ty będziesz malowała w domu sobie na spokojnie 5 godzin na przykład, a w finale będzie trochę... Jakieś będą inne spokojnie, zasady. Spokojnie, będę mieć doświadczenie po A, no to już po takim czasie jakieś tam doświadczenie zdobędziesz. Ktoś mi ukradł moje dzieło i jestem zniesmaczona tym faktem. Masz przyklejone gdzieś do bluzki albo do czegoś. A bardzo stań możliwe. Sobie. Nikt nikt nie kradł, Edyta. Ja? Coś mnie tu cały czas... Właśnie mówię, do kitka przyklejone. Kulka. O. Ja wziąłem w inspiracjach i mi jakieś dziwne pomysły przyszły, mieszane mehendi z krajobrazem. Dobrze. I wzorami liniowymi. Czemu nie? Ja w odtwarzaniu, dobra. Odtwarzanie, dobra. Ja bym miała rzeczy do odtwarzania kolory. I te trzymaczki na tipsy, to bym spróbowała, bo kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. A nóż, widzicie, no. Nie wiecie, jaki będziemy mieć klucz z Hanią. Wszystko wyjdzie na żywo. Wszystko właśnie wyjdzie podczas nagrywania. Ja miałam dobry plan, mówię, taktycznie to zrobię. Mokre na mokre, maźnięcia. Poległam. Czekaj, czy ktoś tam pisał o... Aha, i te trzymaczki, ale chodzi o trzymaczki, o holdery, czy... Trzymaczki, kwiatki. Aha, trzymaczki. Bo ja nie wiem, bo coś chciałam powiedzieć. Czyli to może chodzi o trzymaczkę. Jak coś, to wystarczy ta... Wystarczy sama ta guma i jakiś patyk. Mogę i to można przyklejać. Nie, będziemy to zbierać. To jest dobra. Historyczne. Zobaczki, ktoś napisał, że to może sobie poglądać inspiracje. Dziewczyny mają jakby zakaz wchodzenia w tę grupę, tak żeby reakcje były na żywo. No, inspiracje. Więc, wolę tam nie wchodzić. Inspiracje, nie? I pracę tam tak samo. No dobra, to nie. Hania to tylko będzie... po prostu musi wejść i zamknąć posta, to jest wszystko, dobra. Może to jeszcze Paweł zrobi. Ale to tak, żeby reakcje były na żywo, na pierwszy rzut oka, żeby a pracę? Nie było. Pracy też nie? A wcześniej mówiliśmy, że będziemy wcześniej oglądać, żeby już tylko potem skonfrontować zdania. W sensie, tu miałem na myśli to, że nagrywacie to wcześniej, w sensie, że odcinek będzie nagrywany na dwa etapy. Jeden to jest malujecie, a potem rozkładacie tablety i oglądacie. Dobra. I Krystek to będzie przecinał, malowanie dobra. Z oglądaniem. Żebyście nie miały, wiesz, dużo brudu na w sensie dużo produktu. No na ja to kumam, nie? Że to będzie na to dwa... Nie? Patrz, Kulka mnie myje już. I to powinno być ładnie, to powinno być takie reakcje na żywo, to najbardziej chodzi, no i to wszystko, nie? Dobra, co, mamy jeszcze jakieś teraz, pytania finalne? Czy... Chyba, że widzowie mają pytania, jak nie, to będziemy się żegnać. Ostatnie pytania. Autokorekta. Ja się już żegnam, ja wytłumaczyłem, jest opis jeszcze w opisie, w sensie... Opis w opisie tego kursu, opis w opisie tego live'a, tam czytajcie. Sprzątamy ja się jutro? Żegnam, trzymajcie się, idę zgrywać pliki. 10. Co? Sprzątamy jutro, 10 jest. Jak 10? No 10. 10 jest 22? No. Oni tu jeszcze siedzą z nami, nie? Dzięki, Pączku. Możemy jutro posprzątać. Nie będę robić tak, Nails, Basia. Choćby nie wiem co. Nie wiem, ile byście mi musieli zapłacić, żebym zrobiła tak, Nails, nie? To by musiało być tak, że każdy obieca, że da donata 5 zł, to ja mu zrobię. Każdy z no subskrybentów tak, kulą? No to tu masz 300 osób na YouTubie, ze 100 na TikToku, na Facebooku też ze 100 będzie, na Twitchu będzie ze 40. Jak każdy da piątaka, to ewentualnie rozważę to. Nie, jakby każdy u piątaka, to bym sobie zrobiła tak, Nails. Ale tak to nie ma szans, nie? Za darmo takie coś? O nie! O, jeszcze po tym chodzić w tym 2 tygodnie? Dejta pokój. Bo ani tego nie zwęzisz, bo to płaskie. No to jak zwęzisz płaskiego? To będzie masakra jakaś. Ale klikanie pokój. Na kąpia, bo coś. Daj mi pokój. Nie. Za darmo tego nie zrobię. Szybko. Jeden paznokieć do odcinka mogę zrobić i go zaraz ściągnąć. Ale żeby chodzić w tym badziewiu, absolutnie.
Nie, dziękuję. Mogę ci dać dychę, tylko zrób. No to chyba, że ktoś powie, Gosia napisze tak, ja daję za siebie i za Anię, nie? Będzie jutro jakiś live, będzie live na Twitchu wieczorem, taki gadany. Będziemy jakieś filmiki oglądać paznokciowe. Dobra, widzowie, Hania, klawiatura. O, dobra, to jest klawiatura. Żegnam się z wami. Bardzo dziękuję za to, że tutaj pomagaliście. Bardzo, tak, dziękujemy. Bardzo uczynnie. Widzimy się jutro na Twitchu, a z moimi kursantkami rano na analizach. A tymczasem Borym Lasem żegnamy się, życzymy wam dobrej nocy, udanych treningów pazurowych, takich do właśnie serii. Jak ktoś będzie chciał serio wziąć udział, to sobie przetrenujcie. Nie musicie od razu tego, co zmalujecie, wstawić. Musicie sobie przetrenować, drugi raz namalować nie. I za tym trzecim na przykład. Pamiętajcie, super. Że nie macie presji czasu. Nie ma presji czasu jakiejś takiej, no troszkę jest, nie? No bo masz ileś tam dni. Ale pamiętajcie, że nie musicie... No, analizy są dla wspierających. Nie, to ja mówię teraz o moich kursantkach. Kursantki otrzymują analizy. Kursantki, to jest zupełnie inne live'y, inne, no. Dobra, ziomeczki. Nie wiem, jak się wyłączyć w sumie. Powiedziałaś, że bordo, to nie jest... Fiolet. Okłamałaś mnie. Ja siebie też. Ania mówi, wiesz co, mamy bordo, ubierz sobie bordo bluzkę. Ale pasują. Pasują. Nie powiem, że nie. Ja chyba pasuje. Nawet nie mam nic fioletowego. Ja myślałam, że ja zrobiłam bordowy. No, bordowy. No, ale się pomyliłam. Ziomeczki, zaraz to rozkminię i idę. I się żegnamy. Tutaj chyba, nie? Jak pamiętam, to kliknę, to będzie koniec. Sprawdzić na YouTubie coś, jak zamykasz live'a? A to na Twitchu chyba miałam sprawdzić. Na YouTubie? YouTubie. Zatrzym na YouTubie może. Aha, to dobra, to czekaj, to tutaj to muszę zrobić. Dobrze, żeś mi przypomniała. Nie, prawie 23. No, u was znaczy, jest to chyba chodziło później. O paznokciowy, ale zrób sobie tu może już. Ja cię kręca, nie? Tu? Ale dzisiaj szychta. Szychta jak pieron. Porządno. Dobra, tutaj Hania to jest. Mom, przygotuj ręka do machania. Czekaj, jeszcze nie! Poczekaj, muszę tu... Muszę to wyłączyć najpierw. Akcja za akcją, żebyś wiedziała. Dobra, tu zakończę transmisję. Dobra, ziomeczki, mój palec zmierza... Mój palec zmierza tu. Już mnie ręka dziękuję boli. Jeszcze raz za wszystko i lecimy. Pa, pa, dobranoc. Chyba to jeszcze trzeba nacisnąć. Ale chyba już nas nie ma.